Cześć, nazywam się Andrzej Chnacik i jestem chyba najbardziej zakochaną osobą w tej grze na świecie. Taki wstęp. Występuję dzisiaj gościnnie u Huberta, by przedstawić Wam zasady gry Wojna o Pierścień. Od razu powiem, że jest to bardzo, bardzo takie karkołomne zadanie, dlatego że te zasady są niesamowicie specyficzne. Na wstępie chciałbym przedstawić Wam, omówić zasady, czy przedstawić Wam sposób, w który będę przedstawiał te zasady. Wojna o pierścień jest grą, w której, tak jak w większości nowoczesnych gier planszowych, jest mnóstwo zasad, reguł, które się jakby wzajemnie przenikają. Tyle, że w przypadku tej gry ta skala tego przenikania się, ta jakby te zasady tworzą taką trójwymiarową przestrzeń. Załóżmy, że taka najprostsza gra byłaby, gdzie jedna zasada implikuje następną i następną i następną. I wtedy takie coś da się wytłumaczyć łatwo, jakby jednym liniowym ciągiem, gdzie słuchający, ktoś, kto się uczy tych zasad, na bieżąco wie, o co chodzi. Cały czas rozumie i dalej uczy się nowych rzeczy. W tym wypadku, w przypadku tej gry, nie da się tego zrobić. I to kompletnie nie da się tego zrobić. Tutaj zawsze, gdy tłumaczę tą grę nowym osobom, to jest co chwilę jestem w sytuacji, gdzie mówiąc o jakimś aspekcie tej gry, od razu na myśl mi przychodzą jakieś inne aspekty, gdzie wydało mi się, że muszę to powiedzieć i muszę to powiedzieć, ale mówiąc, przechodząc, jakby zbaczając tego głównego wątku i omawiając te boczne jakby aspekty tej gry, od razu pojawiają się następne i następne. I w ten sposób jakby tworzy się taki miszmasz i coraz bardziej jakby się oddalam od tego głównego wątku. Dlatego co chwilę do niego wracam, mówię tam swoim, załóżmy, jakimś tokiem i odchodząc w bok i wracając. I tak samo jest w tej instrukcji. Dużo osób narzeka na tą instrukcję, twierdząc, że jest ona zła, czy że źle napisana. Ja gram w tą grę już prawie 5 lat, instrukcję czytałem dosłownie kilkanaście razy i stwierdzam, że w zasadzie nie mogła być ta instrukcja lepiej napisana. Znaczy, zawsze wszystko można lepiej zrobić, ale powiedzmy do jakichś granic. Tutaj ta instrukcja jest dlatego, jaka jest, że taki charakter ma ta gra. Tutaj jest mnóstwo zasad, które powiedzmy, powiem tak, jeśli bierze się jakąś instrukcję nowoczesną, człowiek czytający tą instrukcję, czyta ją jakby jednym ciągiem i zwraca bardziej uwagę, powiedzmy, na tytuły rozdziałów, później jakieś ważne rzeczy są wypisane grubą czcionką, tak samo jest tutaj w tej instrukcji. I ktoś to ją czytał, mówi, o, to jest pogrubione, to jest ważne. Później niektóre rzeczy są wypisane, na przykład jakieś uwagi czerwoną czcionką. Ktoś, o, to już jest bardziej ważne. W tej instrukcji tak naprawdę, i to nie jest przesada, ważne jest praktycznie każde zdanie. Jest to niesamowite i takie powodujące trudność w wytłumaczeniu tej instrukcji. Pokażę to jeszcze z innej strony. Bardzo często będziecie w sytuacji, gdy grając, pojawi się jakaś zagwozdka, nie będziecie wiedzieli, jak coś rozwiązać, i rozwiązanie danej sytuacji, wielu różnych sytuacji w tej grze, żeby znaleźć odpowiedź na wasze pytanie, ta odpowiedź wynika jakby nie z jednej poszczególnej zasady, ale uzyskacie ją porównując wyciągając wnioski z kilku różnych zasad, czyli na przykład możecie otworzyć instrukcję, szukać jakiegoś, właśnie macie jakieś pytanie i tak, czytacie w tym miejscu, aha, tu jest tak, więc to by wskazywało na to, a tu jest tak, aha, czyli to i to w sumie da odpowiedź na moje pytanie. I rzeczywiście takich sytuacji jest dużo. Inna sprawa, że tworząc tą instrukcję, autorzy obrali jakąś kolejność sobie, i ludzie często czytają ją i nie wiedzą, i pewne rzeczy, które są tutaj opisane, wydają mi się pobieżnie tak opisane. Czytają coś i nagle, no dobra, dlaczego to nie jest bardziej opisane? A nie jest dlatego, że będzie opisane dokładnie później i nie da się każdej nowej rzeczy wprowadzonej w danym momencie tej instrukcji, i tak samo ja, gdy będę to przedstawiał, nie dam rady każdej nowej rzeczy, którą wprowadzę, którą powiem, jakieś pojęcia, wytłumaczyć od razu, bo tego się nie da, bo tego jest za dużo, bo musiałbym w kółko tłumaczyć, bo tłumacząc już nowe pojęcie, które się pojawiło, musiałbym w tym tłumaczeniu, żeby były zawarte inne pojęcia i tworzyłoby to, i po prostu to by był za duży chaos. Postanowiłem tłumaczyć tą grę mniej więcej tak, jak tłumaczyłem to do tej pory osobom, z którymi grałem. I rzeczywiście, jeśli będziecie w sytuacji, że czegoś nie będziecie wiedzieć, że to nie denerwujcie się tym, jakby uzbrojcie się w cierpliwość i skupcie się na tym, co ja mówię, a odpowiedzi przyjdą później, mam nadzieję.
nie jest po prostu możliwe, bym powiedział, wszystko. Na początku, kiedy bardzo długo się w ogóle przymierzałem do nagrania wideo takiej instrukcji tej gry, kiedyś wyobrażałem sobie, że powiem wszystko, że będę starał się powiedzieć wszystko, co jest zawarte w podstawce, bo dziś tłumaczymy tylko i wyłącznie podstawkę. Ale teraz czytałem instrukcję kolejny raz właśnie specjalnie, żeby sobie przypomnieć te wszystkie rzeczy. To znaczy, ja te wszystkie rzeczy mam w głowie, ale one pojawiają się w moim umyśle w momencie, gdy zaistnieje sytuacja na planszy. I rzeczywiście, czytając instrukcję teraz po raz kolejny, uzmysłowiłem sobie, że nie jest możliwe, by powiedzieć wszystko. Dlatego, że tak jak powiedziałem na początku, praktycznie każde zdanie jest ważne. I chciałbym teraz też jakby troszkę wyluzować, żebyście się nie przejęli, bo nie taki diabeł straszny, jak go malują, i naprawdę podczas grania, nawet waszych pierwszych partii, jeśli przyłożycie się tak trochę bardziej rzetelnie niż tam powiedzmy do jakiejś lightowej innej gry, w sensie nie, że tak pobieżnie przeczytacie instrukcję, tylko bardziej uważnie, skupicie się, poświęcicie trochę temu czasu, to już ta pierwsza partia może być rewelacyjna. Rzeczy, które na początku ujdą waszej uwadze, które pominiecie, o których zapomnicie, i tak nie wpłyną na tą rozgrywkę, nie popsują wam rozgrywki. Te małe różne rzeczy, te małe zasady, których rzeczywiście jest tutaj mnóstwo, one nabierają znaczenia wraz z waszym doświadczeniem. Im bardziej będziecie doświadczeni, im bardziej będzie wasze doświadczenie w tej grze rosło, wasze i waszego przeciwnika, tym bardziej ta gra będzie się stawała ciasna, bardziej napięta, i tym wtedy te wszystkie małe zasady nabierają większego znaczenia, żeby utrzymać ten balans tej gry. I teraz bardzo ważna rzecz. Nie wyobrażam sobie, żeby zagrać w tą grę, żeby grając w tą grę przynajmniej jedna osoba nie przeczytała instrukcji, co najmniej kilkukrotnie. Celem całego tego materiału, który nagrywamy, jest ułatwienie wam nauczenia się tej gry, ale jest to, wydaje mi się, że jestem przekonany, że niemożliwe jest, by się nauczyć tej gry w pełni po prostu po oglądnięciu tego materiału. Co najmniej jedna osoba musi przeczytać bardzo uważnie instrukcję, według mnie to ze 2-3 razy. Tak wygląda plansza do gry. Od razu powiem, że mam tutaj figurki, których używam, są pomalowane, są z wersji rocznicowej gry. W normalnej edycji macie figurki czerwone po stronie jednego gracza, cienia, i niebieskie po stronie gracza grającego wolnymi ludami. Pominę całe tło fabularne, bo myślę, że to każdy zna. W każdym razie plansza przedstawia mapę Śródziemia pod koniec trzeciej ery, z podziałem na regiony, i wyszczególnione są granice narodów poszczególnych, i mamy tutaj różne przydatne pola, które są pomocne w trakcie gry. Zacznę może od tych pól. Regiony sobie główną planszę stawię na później. W tym momencie tutaj, w tym miejscu jest tor punktów zwycięstwa. Obaj gracze, gracz wolnych ludów, generalnie większość elementów gracza wolnych ludów odróżnia się od elementów gracza cienia kolorem. Kolor niebieski dotyczy gracza wolnych ludów, czerwony gracza cienia. Tu są dwa znaczniki punktów, które będą się przesuwać, gdy będziemy zdobywać punkty zwycięstwa dotyczącego zwycięstwa militarnego, o tym powiem za chwilkę. Często w tym tłumaczeniu tych zasad będę mu powiem coś takiego, o tym powiem za chwilę, czy o tym powiem później. Jest to po prostu konieczne, żeby nie zrobić totalnego chaosu. W tym miejscu, tutaj na górze, jest tor, bardzo ważny tor, tor drużyny pierścienia, na którym pokazane jest, jak duże jest zepsucie powierników pierścienia. Jest ono zaznaczone takim czerwonym znacznikiem, który tutaj będzie się przesuwał, gdy dojdzie do końca, wygra cień, ale to też później o tym dokładnie powiem. Natomiast tutaj jest taki znacznik, który będzie służył do śledzenia ukrytego ruchu drużyny pierścienia, bo w tej grze występuje motyw ukrytego ruchu. To też wam później o tym powiem. Poza tym jeszcze ma ten znacznik inną funkcję, ale to dokładnie omówię później. W tym miejscu, tutaj, po stronie gracza wolnych ludów, i odpowiednik jest tak samo po stronie gracza cienia, tutaj po przeciwległej stronie planszy, leżą karty wydarzeń. Są one podzielone na dwa stosy po 24 karty. Są to karty wydarzeń postaci, talia wydarzeń postaci i talia wydarzeń strategii. I tak samo u gracza wolnych ludów jest talia wydarzeń postaci i talia wydarzeń strategii, ale szczegółowo też powiem później.
Tutaj jest miejsce na takie specjalne pierścienie elfów. Mamy 3 pierścienie elfów dostępne w grze. Też omówione zostanie później. W tym miejscu jest pole drużyny pierścienia. To jest pole, które przedstawia aktualny skład drużyny pierścienia, czyli drużyny, która będzie podróżować do Mordoru, by zniszczyć pierścień. W tym polu stoją figurki członków tej towarzyszy, którzy są w drużynie pierścienia. Tutaj znajdują się takie znaczniki, które będą potrzebne później, gdy trzeba będzie wylosować jakiegoś towarzysza. Natomiast tutaj są karty postaci, czyli poszczególnych tych towarzyszy biorących udział w grze, tych, którzy są w tej drużynie. I zawsze na samej górze znajduje się karta postaci towarzysza, który jest przewodnikiem drużyny pierścienia. Tutaj mamy tor polityki, który odzwierciedla sytuację polityczną w Śródziemiu. Co jeszcze? Tutaj po tej stronie planszy mamy takie kwadraty z nazwami poszczególnych regionów i są to nazwy regionów, w których znajdują się twierdze wolnych ludów. I w momencie, gdy twierdza będzie oblegana, gdyby nie zmieściły się figurki, te figurki przenosimy wolnych ludów na daną twierdzę i wiadomo, że one są wtedy zamknięte w oblężonej twierdzy. Dla gracza cienia są tylko 2 takie pola, które nawet nie są jakąś poszczególną nazwą opatrzone, tylko ogólnie twierdza cienia, dlatego że rzadko się zdarza, by twierdze cienia były oblegane przez gracza wolnych ludów. Tutaj mamy takie pola na armię. Chodzi o to, że gdy w danym regionie jest tyle jednostek, tyle figurek, że nie mieszczą się w tym regionie, możemy sobie wziąć na przykład tutaj, te znaczniki są oznaczone elfickimi numerami od 1 do 3, na przykład gracz bierze swoją armię, gdyby mu się nie mieściła, daje ją załóżmy na to pole, a znacznik z tego pola daje do regionu, w którym była ta armia. Teraz omówię główną planszę, to znaczy te rejony plansz, na których będzie się toczyła główna rozgrywka. Teren Śródziemia jest podzielony na regiony. Każdy region ma swoją nazwę. Tutaj przykładowy region, prawda? Tu jest jego nazwa, na przykład Andrast. I granica regionów jest albo taka zwykła, jest to taka zwykła biała obwódka, na przykład tutaj, czy tutaj. Tutaj jest rzeka, ale te rzeki to są tylko tak kolorystycznie przedstawione na mapie, nie mają znaczenia, dopóki nie gracie z drugim dodatkiem. Natomiast granica, która ma większe znaczenie, to znaczy, którą... granica biała to jest granica, która powoduje, że dane regiony z sobą sąsiadują. Granica czarna dotyczy gór i są to tereny nieprzekraczalne. W tej grze wszystkie figurki, oprócz Nazguli, nie mogą przekraczać granicy czarnej. Zawsze, jedynie Nazgule w tej grze latają i one mają jakby prawie nieograniczony ruch. Natomiast wszystkie inne figurki, gdyby obojętnie, czy dotyczy to postaci, czy dotyczy to całych armii, one mogą przechodzić tylko z jednego sąsiedniego regionu do drugiego i przez zwykłe granice nie mogą przekroczyć czarnej linii. Teraz, na tej planszy mamy tak mogą występować trzy rodzaje osad. Jest to twierdza, tutaj mamy Dolamrod przykładowo, miasto, a tutaj jest wieś. Wieś w polskim tłumaczeniu występuje, bo w angielskim jest town. Miasto to city, a tu jest town, czyli tak naprawdę taka mniejsza mieścina, ale umówmy się, że jest to wieś. Czyli generalnie każda osada ma taki znacznik. Jeśli jest tam sam, to wioska, tu miasteczko, twierdza i tak samo to odpowiada po stronie cienia, tyle że tam jest w czerwonym kolorze. Teraz, niektóre narody są, przepraszam, niektóre regiony są regionami neutralnymi, tak jak właśnie na przykład ten. Natomiast kilka regionów może tworzyć, czy pojedynczy region może tworzyć dany terytorium danego narodu. I wtedy terytorium danego narodu jest obtoczone taką kolorową obwódką. W tej grze występuje 8 narodów. 5 po stronie wolnych ludów i 3 po stronie cienia. Narody wolnych ludów to tutaj, tym takim fioletową obwódką, obtoczony jest region, jest terytorium narodu Gondoru. Tutaj wyżej na północ troszkę, takim ciemnym, zielonym jest to Rohan. Tutaj. Później naród elfów ma takie pojedyncze regiony, czyli tutaj w tym miejscu Lorien.
tutaj Leśne Królestwo, tutaj Szara Przystań i te regiony, jeszcze Rivendell. Te regiony są obtoczone zieloną, jasną obwódką. Później występuje terytorium narodu północy, jest to niebieska obwódka, tutaj w tym regionie planszy i tutaj w tym. Oraz krasnoludy. Krasnoludy występują po wschodnim, we wschodnim rejonie planszy i zachodnim tutaj. Takie dwa regiony z brązową obwódką. Narody cienia są trzy. Jest to Isengard, tutaj żółta obwódka. Są to Haradrimowie i Esterlingowie, czyli wschodnia część mapy i południowa. Terytorium tego narodu obtoczone jest pomarańczową obwódką i naród Saurona. Sauron jest w różnych częściach mapy, obwódkę, jego terytorium miało czerwoną obwódkę i tutaj jest cały Mordor. Tutaj mamy Dol Guldur i sąsiedni region, Mroczna Puszcza, Moria, cała północ tak samo należy do narodu Saurona. I teraz tak, opowiem może o warunkach zwycięstwa gry. W tej grze zwycięstwo można, obie strony mogą osiągnąć dwa rodzaje zwycięstw. Jest jedno zwycięstwo, po każdego stronie można osiągnąć zwycięstwo militarne. Drugim rodzajem zwycięstwa jest zwycięstwo związane z pierścieniem. I teraz tak, ta gra doskonale wręcz odzwierciedla zmagania wolnych ludów właśnie z cieniem, z Sauronem przede wszystkim. I odbywa się to właśnie na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim na płaszczyźnie militarnej, politycznej i tej właśnie związanej z wyprawą drużyny Pierścienia do Mordoru. Drużyna Pierścienia startuje tutaj w Rivendell i jej celem jest dojście tutaj do Mordoru, wejście na tak zwany Tor Mordoru i dojście do jego ostatniego pola, czyli do szczelin zagłady, by zniszczyć pierścień. Idąc do tego celu, drużyna będzie spotykała różne niebezpieczeństwa i by uniknąć tych niebezpieczeństw, powiernicy pierścienia, oni tutaj są zaznaczeni jedną figurką, jest to dwóch hobbitów, jest to Frodo i Sam, którzy zawsze byli nierozłączni, więc są jako jedna, występują jako jedna figurka. I podczas tej podróży oni będą ulegać różnym niebezpieczeństwom i by sobie poradzić, Frodo często będzie używał pierścienia. Te użycie pierścienia, jak wiemy, powodowało, że bardziej był on podległy woli tego pierścienia, by wrócić do swojego pana, czyli do Saurona. I powodowało to większą jego jakby... Jest to wzorowane w tej grze poprzez zwiększanie się zepsucia powierników, tutaj zaznaczone tym wskaźnikiem, który będzie wędrował, zwiększał swoją wartość, czasami zmniejszał. I teraz, warunki zwycięstwa w tej grze są ułożone w pewnej kolejności. Chodzi o to, że jeśli kilka warunków zostanie spełnionych, stosujemy tą kolejność, że pewne warunki mają pierwszeństwo przed innymi. I teraz tak, podczas samej gry zwycięstwa związane z pierścieniem są natychmiastowe. Czyli jeśli w jakimkolwiek momencie gry znacznik zepsucia wejdzie na ostatnie pole 12, może być więcej, w każdym razie osiągnie pole 12, natychmiast grę wygrywa cień. Jeśli natomiast drużyna pierścienia dojdzie tutaj na to ostatnie pole, jeśli wejdzie tu, a jej zepsucie nie będzie na 12 polu, to wygrywają wolne ludy. Chodzi o to, że może być sytuacja, notabene będziecie często w takiej sytuacji, tak niesamowicie jest skonstruowana ta gra, że będziecie wchodzić tu na to ostatnie pole przy już bardzo wysokim zepsuciu, gdzie tutaj każdy po prostu krok będzie niesamowicie jakby ciężki. Ciężki w sensie, będziecie czuli, że każdy krok to jest olbrzymi ciężar dla tej drużyny i często będziecie w sytuacji, niejedno takie zwycięstwo ktoś osiągnie, gdy wejdziecie na to ostatnie pole, ale mimo wszystko w tym momencie zepsucie osiągnie ten 12 poziom bądź wyższy, 12 punktów bądź wyżej,
I zamiast zniszczyć ten pierścień, Frodo po prostu odda go Sauronowi i przegra grę. Drugi rodzaj zwycięstwa, czyli zwycięstwo militarne, nie jest natychmiastowe. Zwycięstwo, warunki zwycięstwa militarnego sprawdza się po wykonaniu wszystkich akcji, gdy już obaj gracze wykonają wszystkie swoje akcje, jeśli jeden z nich zdobył w przypadku gracza cienia 10 punktów zwycięstwa, wygrywa cień. Jeśli wolne ludy zdobędą 4 punkty zwycięstwa, to one wygrywają. Jeśli w przypadku sytuacji, gdy w jednej turze zarówno wolne ludy, jak i cień mają wymaganą ilość punktów zwycięstwa, czyli na przykład wolne ludy mają 4, a cień ma 10, cień wygrywa. Cień ma pierwszeństwo nad wolnymi ludami. Czyli jeszcze raz, natychmiastowe zwycięstwo jest związane z pierścieniem. I pierwsze, co się liczy, to zepsucie. Jeśli zepsucie osiągnie 12 punktów, wygrywa cień. Nawet jeśli drużyna by doszła do ostatniego miejsca toru Mordoru. Jeśli doszła tam, a zepsucie nie jest na 12, wygrywają wolne ludy. Natomiast jeśli w czasie tury zostało osiągnięte zwycięstwo militarne, to w pierwszej kolejności liczy się zwycięstwo militarne cienia, w następnej gracza wolnych ludów. Od razu dodam, że tutaj czasem niejednokrotnie będziecie wręcz w tak abstrakcyjnej sytuacji, że po tych kilku godzinach grania będziecie w sytuacji, gdzie jeden z was, na przykład wolne ludy bądź cień osiągnął, przecież cień osiągnął już warunki zwycięstwa militarnego, już będzie miał to zwycięstwo zapewnione, ale będzie trwała dalej wasza tura, a wy i tak wejdziecie, powiedzmy, na to ostatnie pole toru Mordoru i wygracie grę. To tylko tak, to jest taka dygresja, ale tworzy to absolutnie niesamowicie emocjonującą rozgrywkę. Omówię teraz takie ogólne elementy gry i ważniejsze pojęcia, a na początku powiem wam jeszcze taką rzecz, że często ludzie narzekają, że tą grę się długo rozkłada. Tą grę długo się składa tylko i wyłącznie na początku, natomiast rozgrywka jest tak długa i tak angażująca, że bardzo szybko zapamiętacie to rozłożenie. I nawet jeśli nie zapamiętacie go tak idealnie, że będziecie pewni każdego regionu, to będziecie pewni na tyle, żeby łatwo to i szybko rozłożyć. Chodzi o to, że załóżmy zaczynacie rozkładać stronę wolnych ludów, tylko ja mówię nie na samym początku wiadomo, że robicie to dokładnie z instrukcją, ale później, po kilku rozgrywkach, już po prostu rozkładacie poszczególne narody, rozkładacie sobie na tam, gdzie mają być, a następnie odkładacie z boku planszy resztę tych jednostek danego narodu i szybko zauważycie, że tutaj obowiązują takie nie zasady, ale takie pewne myczki. Dla przykładu, naród północy Gondoru i Rohanu, jest taka zasada 6-4-3, czyli powinno w posiłkach wam zostać 6 jednostek regularnych, 4 jednostki elitarne, 3 jednostki, 3 dowódców. I tego typu rzeczy. W przypadku krasnoludów jest inaczej, bo jest 2-3-3, elfy to 2-4, ale szybko to zapamiętacie, więc rozłożenie na pewno nie jest tak trudne, jak jest przedstawiane. Ok, teraz omówię poszczególne takie elementy występujące w tej grze. Może najpierw kości. W grze występują dwa rodzaje kości. Macie zwykłe kaszustki i kości akcji. Te moje kości już są deczko wytarte, no ale są ok. Kaszustki są używane do różnych, podczas bitew czy podczas różnych akcji, jak poszukiwania pierścienia i tego typu. Natomiast te kości akcji, każda ich stronka, na każdej stronie, na każdej ściance występuje symbol, który umożliwia wam wykonanie kilku różnych akcji. Omówię to później szczegółowo. Teraz co do figurek, czyli co mamy, w tej grze występują zarówno figurki przedstawiające całe armię, jak i figurki pojedynczych postaci. Co do postaci, to po stronie wolnych ludów są to towarzysze. Postacie wolnych ludów to towarzysze. Towarzysze z drużyny pierścienia, dlatego że wszystkie postacie wolnych ludów na początku zaczynają w drużynie pierścienia. Jest jedna taka szczególna postać, jest to Gollum, ale to jest szczególna postać, on wejdzie do tej drużyny pierścienia, on podąża w ukryciu cały czas za drużyną pierścienia przez cały czas, całą grę, a wejdzie bezpośrednio, stanie się jej członkiem i jednocześnie przewodnikiem, gdy żadnego innego towarzysza już w tej drużynie nie będzie.
I teraz postaciami po stronie cienia są, są to sługi cienia. I jest ich trzech. Jest tutaj mamy Sarumana, czarnoksiężnika Sangmaru i rzecznika Saurona. Teraz tak, co do armii. Armie mają taki podział. Jednostki takie, powiedzmy piechota, są to tak zwane jednostki regularne. Tu mamy jednostki regularne. Później konnica, są to jednostki elitarne. Mamy także dowódców. I teraz tutaj są dowódcy. Po stronie cienia jest tak samo, z tym, że dowódców po stronie wolnych ludów mamy oddzielnie dla każdego narodu, natomiast odpowiednikiem dowódców po stronie cienia są Nazgule. I teraz tak, w tej grze pojedyncza jednostka, pojedyncza figurka, załóżmy armii, jakaś tam regularna czy elitarna, odpowiada od kilkuset do kilku tysięcy wojowników, natomiast wszystkie postacie albo dowódcy są to pojedyncze osoby, dlatego w tej grze występuje ograniczenie wielkości armii i w normalnym regionie, powiedzmy w jakimś takim zwykłym regionie, ograniczenie wielkości armii dotyczy tylko jednostek armii, nie dotyczy tych postaci ani dowódców. I ograniczenie to wynosi 10 jednostek, obojętnie czy elitarnych, czy regularnych, i dowolną ilość, czy to towarzyszy, czy sług, czy nazguli, czy dowódców. Dowódców po stronie wolnych ludów. Teraz, co jeszcze? Co do tych kości. Grę zaczynamy, że gracz wolnych ludów ma dostępnych 4 kości akcji, natomiast gracz cienia ma dostępnych od razu 7 kości akcji, z tym, że obaj gracze mają możliwość dołożenia kolejnych kości akcji. W przypadku gracza wolnych ludów ma on możliwość dodania 2 kości akcji, gdy wprowadzi do gry Aragorna i Gandalfa Białego, to znaczy za każdego z nich dodaje 1 kość akcji. Natomiast gracz cienia może wprowadzić 3 dodatkowe kości poprzez wprowadzenie swoich postaci, czyli sług Sarumana, czarnoksiężnika Zagmaru i rzecznika Saurona. Ok, przejdę teraz do rozgrywki. Tą rozgrywkę omówię poszczególne jej etapy. Teraz postaram się już omówić to dość szczegółowo, chociaż tutaj troszkę może się tworzyć, może wydawać wam się, gdy będziecie to oglądać, że będzie to troszkę tak pomieszane. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie da się tego powiedzieć jednym ciągiem i to musicie naprawdę wiedzieć, że tak jest, dlatego nie dziwić się temu, bo jest to tak złożona gra, że nie da się tego po prostu wytłumaczyć inaczej. Zaczynam opowiedzenie wam, jak przebiega rozgrywka. Patrz sobie, tylko przygotuję instrukcję. Gra jest podzielona na 6 faz, przy czym ta ostatnia faza jest tak naprawdę umowna, bo to jest to sprawdzenie warunków militarnych, z warunków zwycięstwa militarnego, czyli po prostu na koniec, jeśli ktoś uzyskał warunki zwycięstwa militarnego podczas wykonywania swoich akcji, wszystkie akcje zostaną przez obu graczy wykonane, no to on wygrywa i to się mówi, że jest to ta 6 faza, ale to jest tylko tak, żeby łatwiej było zrozumieć. Ale zaczynając od początku. Grę zaczynamy od w pierwszej fazie, która jest nazywana fazą dociągania kart i odzyskiwania kości. Dlaczego odzyskiwania kości? Dlaczego tego, że wykonując tutaj akcje, wykonuje się je poprzez wybieranie poszczególnych kości akcji. Gdy wybierzemy daną kość, odkładamy ją sobie gdzieś, ale te kości mogą być odłożone w 2 miejscach. Jedno jest to jakieś miejsce, gdzie sobie odkładacie te kości zwyczajnie, które żeście wykorzystali. Natomiast jest tu też takie miejsce, o którego nie opisałem wcześniej, zapomniałem, ale nieważne. Jest to miejsce, tak zwana pula poszukiwań, pole poszukiwań, gdzie będą przeznaczane kości, które będą dotyczyć drużyny. Związane są to kości, które będą tam w wyniku, znajdą się tam w wyniku ruchu drużyną, bądź będą tam przeznaczone przez gracza cienia na poszukiwanie drużyny. I te kości podczas tej pierwszej fazy, te wszystkie kości, czy to z tego pola drużyny, pola poszukiwań, czy tam te wcześniej odłożone, bierzemy razem, czy też kości, które nam dojdą w wyniku wprowadzenia do gry jakiejś postaci, bierzemy razem i mamy te kości, dlatego to się nazywa faza odzyskiwania kości i dociągania kart.
Każdy z graczy dociąga po jednej karcie. Każdy z graczy dociąga po jednej karcie stali strategii i stali postaci. I teraz tak, w każdym momencie gry każdy z graczy może mieć góra 6 kart na ręce. Jeśli kiedy, w jakimkolwiek momencie gry ten limit zostanie przekroczony, załóżmy, że miałem 6 kart na ręce, teraz w tej pierwszej fazie dobieram 2, więc mam 8, muszę 2 karty odrzucić. I chodzi o to, że możesz wybrać te 2 karty z wszystkich 8. Nie chodzi o to, że nie możesz tam dobrać, czy że na przykład mogłeś mieć 6, masz 5 kart, dobierasz 2 i przekroczyłeś o jedną, że to musisz jedną z tych 2 dobranych. Po prostu bierzesz pod uwagę wszystkie karty, które masz na ręce i musisz je odrzucić, żeby mieć 6. I chodzi o to, że nigdy nie możesz skorzystać z jakiejś karty, a później odrzucić. Zawsze musisz, po przekroczeniu tego limitu 6 kart, najpierw musisz odrzucić karty, by mieć 6 kart na ręce. Ok. Teraz faza druga, jest to faza drużyny pierścienia. W tej fazie gracz wolnych ludów, bo dotyczy ona tylko gracza wolnych ludów, może zrobić 2 rzeczy. Może albo ujawnić drużynę pierścienia, czyli ujawnić jej aktualne miejsce pobytu, ale dokładnie opowiem to później, albo może zmienić przewodnika drużyny pierścienia. O tym teraz się zatrzymam na tym i bardziej szczegółowo to opowiem. Tutaj w tym polu, tak jak już wcześniej powiedziałem, leżą tutaj karty poszczególnych towarzyszy, którzy są członkami w danym momencie drużyny pierścienia. I teraz tak, zawsze karta leżąca na samej górze jest to karta towarzysza, który jest przewodnikiem drużyny pierścienia. Każdy towarzysz, każda karta postaci ma tutaj pod symbolem miecza cyferkę. Dla przykładu Gandalf szary ma cyferkę 3. Jest to poziom danego towarzysza. I w przypadku postaci gracza cienia jest tak samo. Też ma on poziom. I ten poziom wykorzystuje się w grze w kilku różnych sytuacjach. Jedną z nich jest właśnie, gdy towarzysz jest w drużynie pierścienia, przewodnikiem tej drużyny może być tylko towarzysz o najwyższym poziomie. Jeśli kilku towarzyszy ma taki sam najwyższy poziom, załóżmy na początku gry jest to Gandalf szary i obierzy świat, bo oni obaj mają poziom 3, reszta towarzyszy ma niższy poziom, to w tej fazie, w której teraz jestem, czyli w którą teraz omawiam, czyli w fazie drużyny pierścienia, gracz wolnych ludów może wybrać, może zmienić przewodnika. Czyli na początku gry już może sobie zdecydować, bo gra zaczyna się, że przewodnikiem jest Gandalf szary, ale już w tej pierwszej fazie drużyny pierścienia gracz wolnych ludów może zamienić go na obierzy świata. Dlaczego miałby to zrobić? Przede wszystkim niektóre z tych postaci, nie wszystkie, niektórzy z tych towarzyszy mają cechę jako przewodnik. Wszystkie te karty tych towarzyszy, wszystkie karty postaci mają różne opisy dotyczące ich różnych cech. Jedną z tych cech jest cecha przewodnika. Nie mają, mają tylko Gandalf szary, obierzy świat i obaj hobbici oraz Gollum, który wejdzie do gry później. I teraz możesz wykorzystać cechę przewodnika, żeby korzystać z cechy przewodnika, musi ta dana postać być tym przewodnikiem, czyli to, że obierzy świat ma cechę przewodnika, wszystkie postacie, które są pod spodem, one jakby się nie liczą, może to nie jest precyzyjnie powiedziane, bo będą też te postacie wykorzystywane później podczas gry, dobra, ale omówię to później. W każdym razie teraz można wybrać postać, żeby była przewodnikiem, która ma najwyższy ten poziom. Załóżmy, że zostawię sobie tego Gandalfa szarego. Teraz, następna faza jest to przydzielanie kości do poszukiwań. I to teraz się tutaj dłużej skupię. Cała ta gra, sercem tej gry, takim kręgosłupem są kości akcji. Chodzi o to, że mamy... Teraz omawiam fazę przydzielania kości do poszukiwań, ale troszkę ona się łączy z następnymi fazami, czyli następną fazą jest rzut kości, a później jest faza rozpatrywania akcji, w której rozpatrujemy wyniki uzyskane w rzucie tymi kośćmi. I teraz chodzi o to, że gdy będziemy ta właściwa, ta absolutnie główna część gry, gdy będziemy właśnie wykorzystywać te kości, to te kości odzwierciedlają dostępne dla nas akcje. I teraz tak, gracz cienia
skupia się właśnie na zarówno na tym militarnym aspekcie gry, czyli będzie dążył do militarnego podboju Śródziemia, ale także będzie chciał odzyskać pierścień, czyli będzie chciał, by zepsucie tych powierników pierścienia rosło, by osiągnęło te 12 punktów i on wygrał, odzyskał pierścień. I w fazie tej trzeciej, przydzielania kości do poszukiwań, gracz cienia musi zdecydować, ile swoich akcji przeznaczyć właśnie na te poszukiwania, czyli ile z tych kości swoich, które ma, dać tutaj, położyć w polu poszukiwań, czy puli poszukiwań, pole poszukiwań. Chodzi o to, że kości, które tutaj teraz położy, nie będzie mógł z nich skorzystać później, nie rzuci tymi kośćmi i nie wykorzysta już po prostu akcji, które ewentualnie w tych rzutach by uzyskał. I teraz tak, do tego pola gracz cienia może położyć co najwyżej tyle kości, ilu jest towarzyszy w drużynie pierścienia. Nie więcej, ale też zawsze może położyć jedną kość. Zresztą zawsze w tej drużynie będzie co najmniej jeden towarzysz, bo w ostateczności będzie to golem. Czyli może położyć co najmniej jedną kość, ale nie więcej niż jest towarzyszy w drużynie pierścienia. Teraz dalej. Jeśli w poprzedniej turze gracz Wolnych Ludów ruszył się drużyną pierścienia, zawsze po takim ruchu, jego kość, której użył do tego ruchu, też znajdzie się tutaj, w tym polu poszukiwań. I teraz, jeśli ta kość tu była, w momencie w tej pierwszej fazy, gdy odzyskiwaliśmy stąd kości, jeśli tutaj była kość Wolnych Ludów, co oznacza, że w poprzedniej turze te Wolne Ludy się ruszyły przy użyciu kości, gracz cienia w następnej turze, czyli właśnie w tej trzeciej fazie przydzielania kości do pola poszukiwań, musi przydzielić tu co najmniej jedną kość. Obojętnie ile tu kości było Wolnych Ludów, on musi przydzielić wtedy co najmniej jedną. W praktyce po prostu, gdy będziecie odzyskiwali w pierwszej fazie te kości stąd, zostawiacie sobie tu jedną od razu kościenia, żeby pamiętać, że gracz Wolnych Ludów się ruszał, że była tu kość gracza Wolnych Ludów i jedna kość musi tu być przydzielona. Ok. Trik jest taki, że na każdej kości gracza cienia jest symbol oka. I tak czy inaczej, gdy później wykona on rzut kośćmi akcji, każdą kość, na której wyrzuci oko, i tak będzie musiał od razu włożyć tam do pola poszukiwań. I teraz tak, przez olbrzymią część gry, dopóki drużyna pierścienia nie dojdzie do Mordoru, nie wejdzie na tor Mordoru, wszystkie kości cienia znajdujące się w polu poszukiwań powyżej 5 sztuk jakby się zmarnują. Chodzi o to, że on może wykorzystać sens dawania tam kości przez gracza cienia, ma tylko co najwyżej, ma to sens, gdy da on co nie więcej niż 5 kości. Dlatego gracz cienia ma teraz zagwozdkę, ile tych kości dać, bo z jednej strony chce mieć mocne te poszukiwania, ale na przykład jeśli da załóżmy tam 4 kości, a później rzuci kość, mi na początku ma ich 7 i na każdej jeszcze uzyska wynik oka, to nie zrobisz żadnej akcji podczas swojej fazy wykonywania akcji. Dlatego ma tu dość mocną zagwozdkę. Od razu, czy mu powiedzieć to? Nie, dobra, powiem to może później. Jeszcze raz, mam już chyba ostatni, powtórzę to, że pewnie tutaj wiele rzeczy było dla Was niezrozumiałych, dlatego że tu operuję jakimiś poszukiwaniami i tego typu rzeczami, pojęciami. Wyjaśni się to po prostu później. Ok, przechodzimy dalej. Następną fazą, fazą numer 4, jest po prostu rzut kośćmi akcji, czyli gracz Wolnych Ludów bierze swoje kości akcji, gracz cienia bierze swoje kości akcji, te, których pozostałe, których nie przydzielił do puli poszukiwań, i obaj gracze rzucają tymi kośćmi. I od razu następuje następna faza, ta główna faza gry, czyli wykonywanie, rozpatrywanie akcji. Tą fazę zawsze zaczyna gracz Wolnych Ludów i ma to ogromne strategiczne znaczenie. To nie będę się tutaj nad tym rozwijał, bo to może w innym filmie. To po prostu to, że właśnie, że gracz Wolnych Ludów zaczyna.
Gracze rozpatrują swoje wyniki na swoich kościach naprzemiennie i zawsze gracz, który ma w tym danym momencie rozpatrzyć, jakoś wykonać swoją akcję, jeśli ma mniej kości do rozpatrzenia, mniej kości niż przeciwnik, może spasować. Tylko jeśli ma mniej kości, może spasować i wykonuje przeciwnik. Może pasować kilka razy pod rząd, dopóki przeciwnik ma więcej kości akcji. W ogromnej większości pasującym graczem będzie gracz wolnych ludów, dlatego że on ogólnie ma mniej kości, chociaż wbrew pozorom, mimo że gracz cienia ma więcej kości, to część z jego kości będzie leżała właśnie w tym polu poszukiwań, więc podczas gry to się mniej więcej będzie wyrównywało. Każdy z graczy ma też możliwość po prostu nie spasowania, ale nie wykorzystania wyniku kości akcji, czyli po prostu wzięcia danej kości i odłożenia jej bez wykonania akcji. Od razu dodam, że na ponad 50 gier, które do tej pory rozegrałem, zdarzyło mi się to może jeden raz, może dwa razy. Chodzi o to, że masz zawsze taką możliwość i to nie wynika z tego, że nie masz co zrobić, tylko czasem nawet, bo zawsze będziesz miał jakby co zrobić fizycznie, ale czasem może być sytuacji, gdy wolał będziesz nie robić nic, prawda? Masz możliwość na przykład ruszenia się armiami, ale wolisz ich nie ruszać, wolisz, żeby pozostały tam, gdzie są. Okej, okay. Teraz przejdę do... Okej, okay, powiem tylko tak jeszcze szybko, że po tej fazie, gdy obaj gracze po kolei rozpatrzą wszystkie swoje akcje, jeśli żaden z nich nie właśnie uzyskał tego zwycięstwa dzięki pierścieniowi, to jest następuje ta ostatnia, szósta faza, tak jak powiedziałem, ona jest troszkę umowna, dlatego że po prostu sprawdzenie warunków zwycięstwa. No wiadomo, że to będzie od razu wiadome podczas wykonywania tych akcji, tyle że te akcje wszystkie muszą być wykonane do końca. Dobrze. Teraz przejdę może do omawiania poszczególnych wyników na kościach akcji. Nie wiedziałem, czy w ogóle to robić, dlatego że obaj gracze mają takie karty pomocy. Już tutaj Hubert poda. Okay. Na tych kartach pomocy jest tutaj opisane są wszystkie możliwe akcje dostępne każdym wynikiem kości. One są opisane tak bardzo pobieżnie, ale tak wystarczająco, żeby przypomnieć sobie każdemu graczowi, co może robić. I ja teraz może omówię to, tak się zastanawiam, jak to omawiać, dlatego że... Okej, okay, spróbuję na razie omówić to tak bardzo ogólnie, tak mniej więcej jak tutaj jest to opisane, a później podczas omawiania już poszczególnych akcji dostępnych w grze powiem to dokładniej. O, też od razu jedna rzecz mi się przypomniała. Przez wykonanie akcji w tej grze rozumiemy wykonanie... Robisz tak. Bierzesz kość akcji z danym wynikiem, mówisz, że wykonujesz na przykład w tym wypadku, tutaj jest narysowany miecz, jest to wynik postaci. Mówię, że wykonuję tą akcję i wykonuję wszystkie możliwe, dlatego udostępniam, znaczy wszystkie możliwe. Chodzi o to, że każdy z tych symboli umożliwia kilka różnych akcji, ale dla przykładu ruch armiami, w przypadku gracza wolnych ludów ruch armiami występuje od razu, symbol ruchu armiami występuje razem z symbolem mobilizacji. Gracz wolnych ludów musi wybrać, czy wybierze ten wynik, czy ten, czy wybierze jako armię, czy jako mobilizację. I ruch armiami, można wykonać ruch dwoma armiami. I teraz nie jest akcją wykonanie jeden ruch armią, to jest jedna akcja, drugi ruch armią, to jest druga akcja. Nie, jako akcja to jest całość, wykonanie oboma armiami. Ja mówię to dlatego, że to ma później nieraz znaczenie, już takie niuanse różne wychodzą. Okej, okay, omawiam te wyniki na kościach. Obaj gracze mają większość wyników takich samych na tych kościach, z tym, że te poszczególne symbole się różnią. Jest to tak fajnie zrobione, by odróżnić bardziej te kości. Dla przykładu tu mamy wynik mobilizacji na kości gracza wolnych ludów wygląda tak, a na kości gracza cienia wygląda tak. I tak samo tutaj jest wynik armii. A gracz wolnych ludów akurat ma też taką flagę, ale jest ona, tak jak powiedziałem, tylko występuje razem w przypadku gracza ludów razem z wynikiem mobilizacji. Okej, okay, omówię poszczególne akcje. Będę się posiłkował kośćmi wolnych ludów, tam później wezmę też kości gracza cienia, jak będą mawiał akcje, które są tylko na jego kości. Jakie mamy możliwości? Zacznę, nie będę omawiał w tej kolejności, która tu jest podana, troszkę inaczej, ma to swoje uzasadnienie. Zacznę od wydarzenia. Tutaj mamy symbol Palantiru,
I to, ten, używając tej kości, jeśli wypadnie na niej wynik tego palantiru, tutaj tej kuli szklanej, mogę zrobić tak, albo zagrać jedną dowolną kartę wydarzenia, albo dobrać jedną dowolną kartę wydarzenia, czyli obojętnie sam wybieram, czy dobieram kartę z stali strategii, czy stali postaci. W każdym razie mogę dobrać jedną kartę lub mogę zagrać jedną dowolną kartę. I ważne jest to, że karty wydarzeń mogą, każda karta wydarzeń może być zagrana tym wynikiem wydarzenia, ale też oprócz tego kilka innych, dokładnie trzy inne wyniki też pozwalają nam zagrać karty wydarzeń, ale bardziej, muszą one mieć te wyniki też napisane. Okej, nie chcę wam motać, mówię dalej. Teraz omówię wynik armii. Wynik armii, tak jak powiedziałem, wynik armii jest tutaj na kości wolnych ludów razem, tylko jeden występuje i jest on razem od razu z mobilizacji, czyli gdy wybierze gracz wolnych ludów tą ściankę i wybierze ją jako wynik armii, czy w przypadku gracza cienia on wybierze sobie po prostu wynik armii, ale on też ma taką ściankę, gdzie występuje wynik mobilizacji razem z wynikiem armii. Czyli jeśli gracz wybiera wynik armii, co może zrobić? Może ruszyć do dwóch armii swoich na planszy. Wykonanie ruchu jest zawsze po prostu bierzemy figurki i ruszamy się z jednego regionu do sąsiedniego regionu. Może wyruszyć się dwoma armiami. I teraz tak, wykonując ruch, jeśli wykonuje się ruch dwoma armiami, mogę zrobić ten ruch na wiele różnych sposobów. Dla przykładu, teraz będę pokazywał, załóżmy, tutaj robię ruch armiami. Mogę zrobić ruch taki, na przykład jedna armia ta idzie tu, a ta armia idzie tu. Ale mogę te armie dowolnie jakby dzielić. Chodzi o to, że mogę zrobić ruch taki, że wziął się na przykład kilka figurek, czy jedną i na przykład zrobię tak. Jedna armia idzie tu, a jedna armia idzie tu. I mogę to robić dowolnie, czyli mogę iść na przykład tutaj, może być na przykład stąd mogą pójść dwie jednostki, obojętnie ile jednostek stąd weźmiemy z danej armii, to te jednostki, które się ruszają, już tworzą następną armię, czyli dzielimy armię, powstaje nowa armia. I to jest wykonywane jako jeden ruch, a później drugi ruch mogę zrobić czy stąd, czy gdziekolwiek indziej na planszy. Są ograniczenia ruchu armii związane z polityką, ale to omówię przy okazji toru polityki, przy okazji omawiania polityki. Teraz mówię takie ogólne zasady ruchu. Czyli, tak jak powiedziałem, w ten sposób może wyglądać ruch armii. I mogę ruszyć do dwóch swoich armii. Oczywiście nie mogę przekraczać gór. Teraz drugą akcją, która nam umożliwia wynik armii, jest atak. Mogę zaatakować dowolną swoją armią, której naród jest w stanie wojny, od razu powiem, ale to też później to powiem. Mogę po prostu, ten wynik umożliwia mi atak i wszelkie rodzaje ataku, bo tu będzie można atak, tak zwany wykonywać bitwy w polu, czyli zaatakować po prostu sąsiedni region. Jeśli zaatakujemy region, w którym jest twierdza, tam armia broniąca tej twierdzy może wejść do tej twierdzy, później my jako atakujący przesuwamy się do tego regionu i będzie wykonywane oblężenie, więc tak samo wynik armii będzie można stosować do kontynuacji oblężenia. Będzie można robić wypad wojsk z twierdzy, które są w oblężeniu i różne tego typu wykonywać ataki. To też dokładnie atak omówię później, teraz mówię tak ogólnie. Kolejną akcją, którą umożliwia mi wynik armii, jest zagranie karty wydarzenia, która tutaj w rogu ma symbol armii. Czekajcie, o, tu mam taką kartę. Chodzi o to, że każda karta wydarzenia ma w prawym górnym rogu symbol. Symbol odpowiada, albo jest to symbol postaci, albo armii, albo mobilizacji. I oprócz tego, że każdą z tych kart mogę zagrać wynikiem palantiru, mogę też zagrać symbolem odpowiadającym temu znajdującemu się tutaj w prawym rogu, czyli wynikiem armii mogę zagrać kartę, w której tutaj rogu jest symbol armii. Ok, teraz omówię symbol mobilizacji. Symbol mobilizacji. Mobilizacja
jak sama nazwa wskazuje, umożliwia nam też kilka różnych czynności. Umożliwia nam rekrutację wojsk. Rekrutować możemy po pierwsze tylko narodem, który jest w stanie wojny, po drugie możemy tylko w osadach danego narodu. I gdy rekrutujemy, to możemy zrekrutować tak, albo dwie regularne jednostki, mogą to być obojętnie, czy tego samego narodu, czy różnych narodów, tak jak powiedziałem, rekrutować można przy użyciu kości, rekrutować można tylko, gdy dany naród jest w stanie wojny. Ale jeśli rekrutujemy kilka figurek, znaczy co najwyżej dwie, to mogą być to różne narody, może być to ten sam naród, ale zasada jest taka, że te dwie figurki muszą być zrekrutowane w dwóch różnych osadach. Nie można w tej samej osadzie zrekrutować dwóch figurek. I teraz tak, wracając, mogę zrekrutować albo dwie regularne jednostki, na przykład załóżmy, że Rohan mam w stanie wojny, nawet nie chcę mi się teraz tu, no, przesunę na stan wojny, chociaż może nawet to jeszcze odpuśćmy, bo to będę musiał dokładnie omówić później. Po prostu zakładamy, Rohan jest w stanie wojny, więc rekrutuję sobie na przykład jedną figurkę tutaj, w zachodnim Mnecie i jedną na przykład w Helmowym Jarze. Mogę rekrutować dwie regularne lub dwóch dowódców lub kombinację jedną regularną i jednego dowódcę lub mogę zrekrutować jedną jednostkę elitarną. W przypadku cienia jest tak samo, czyli albo dwie regularne, albo jedną elitarną, albo dwóch Nazguli, bo jego odpowiednikiem dowódców są, jak już powiedziałem, Nazgule. Nazgule zawsze się rekrutuje w twierdzach Saurona. I tak samo mogę zrobić kombinację, na przykład jedną jednostkę regularną, powiedzmy Isengardu i jednego Nazgula. Oprócz tego wynik mobilizacji, a powiem jeszcze coś o tej mobilizacji, że można też dokonywać mobilizacji przy użyciu kart wydarzeń. I jeśli zagrywamy kartę wydarzenia, która pozwala nam mobilizować, to wtedy możemy zignorować warunki polityczne danego narodu. Czyli możemy rekrutować, jeśli karta nam umożliwia rekrutowanie jakichś jednostek, to możemy rekrutować jednostki narodu, nawet narodu, który nie jest w stanie wojny. Tak samo jak możemy na przykład wynikiem mobilizacji z kart rekrutować jednostki w obrażonej twierdzy, natomiast wynikiem mobilizacji z kości akcji nie możemy rekrutować jednostek w obrażonej twierdzy, o czym też szczegółowo powiem później. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić wynikiem mobilizacji, jest przesuwanie znaczników na torze polityki. Tutaj jest tor polityki, ma on cztery pola, z czego ostatnie pole oznacza stan wojny. I tu są znaczniki odpowiadające każdemu narodowi w grze i możemy te znaczniki przesuwać. Wykorzystanie symbolu mobilizacji z kości akcji oznacza przesunięcie jednego wybranego znacznika o jedno pole w kierunku stanu wojny. Jest tylko taka zasada, że te znaczniki mogą być odwrócone na dwie strony. Jedna szara strona oznacza, że dany naród jest nieaktywny, druga niebieska oznacza, że jest aktywny, czyli nieaktywny, czyli pasywny. Szara strona, niebieska strona oznacza, że naród jest aktywny i żeby wejść na ostatnie pole tu stanu wojny, naród musi być aktywny. Ale to też powiem za chwilę może, bo jeszcze mówię te kości. To będzie następna rzecz, którą powiem. Kurczę, przepraszam. Nie, powiem to teraz. Powiem to teraz, bo jednak tu za chwilę zacznę omawiać wynik postaci, który jest abstrakcją do omówienia. To wolę skupić się teraz na tym. Omówię teraz przy okazji, mimo że omawiam te poszczególne akcje, omówię właśnie ten tor polityki. Słuchajcie, tor polityki reprezentuje sytuację polityczną wśród ziemi i tak naprawdę on w ogóle doskonale odzwierciedla rzeczywistą sytuację, kurczę, na świecie. No bo gdy jest gdziekolwiek wojna, gdy dzieje się wojna, że każdy naród będzie się nogami i rękami bronił przed przystąpieniem do wojny. Politycy mogą mówić jedno, a w praktyce jest coś innego. Zawsze każdy, jeśli nie ma bezpośrednich korzyści, czyli w praktyce, jeśli nie jest jakimś agresorem lub ofiarą, nie będzie szedł łatwo do wojny. I ten tor idealnie wręcz to odzwierciedla. Jest to doskonały element tej gry.
Każdy naród ma swój znacznik na tym torze. Tak jak powiedziałem przed chwilą, te znaczniki, każdy naród może być aktywny bądź pasywny, co reprezentuje aktywny naród, ma ten znacznik niebieską stroną do góry w przypadku wolnych ludów, pasywny szaro. W przypadku cienia jego wszystkie narody od samego początku gry są aktywne, są czerwoną stroną do góry w jego przypadku. Tu jest wydrukowana z drugiej strony szara, ale to może nie wiem, kiedyś powstaną jakieś warianty. W każdym razie ten układ, który tu widzicie, to jest początkowy układ gry. Tutaj od razu na tym torze są nadruki tych poszczególnych znaczników, żeby sobie łatwo, szybko na początku je ułożyć. I w tej grze wszystkie narody cienia nie dość, że zaczynają najbliżej stanu wojny, to znaczy to jest nieważne, jak to jest ułożone, to jest jedno pole, są cztery pola tutaj na torze politycznym, to narody cienia nie dość, że są najbliżej w sumie, tutaj naród akurat Haradrimów jest, Sterlingów jest tak samo blisko jak i Gondor, ale wszystkie jego narody cienia są aktywne, natomiast wśród narodów wolnych ludów tylko elfy są aktywne, pozostałe narody są pasywne. I teraz tak, każdy gracz będzie dążył do tego, by mieć jak najwięcej swoich ludów w stanie wojny, dlatego że dopiero naród w stanie wojny może uzyskuje pełnię swoich możliwości militarnych, bo naród, który nie jest w stanie wojny, taki naród obowiązują pewne ograniczenia. Jakie to są ograniczenia? Przede wszystkim taki naród, pasywny naród, który nie jest w stanie wojny, nie może rekrutować swoich wojsk wynikiem właśnie z kości mobilizacji. Po drugie, jednostki narodu, który nie jest w stanie wojny, nie mogą przekraczać granic innych narodów, nawet przyjaznych narodów, czyli na przykład naród elfów nie może, póki nie jest w stanie wojny, nie może wejść na teren narodu północy czy krasnoludów i tak dalej. Teraz naród, który nie jest w stanie wojny, nie może atakować. Jeśli będzie połączona armia, bo tutaj mogą te jednostki razem się łączyć, oczywiście w przypadku jednostki gracza wolnych ludów, tak samo jak jednostki gracza cienia dwóch różnych narodów po danej stronie, mogą występować razem na planszy i mogą na przykład razem, załóżmy w jakimś neutralnym regionie, być na przykład jednostki dwóch narodów na przykład i jeden z tych narodów jest w stanie wojny, a drugi z tych narodów nie jest w stanie wojny. To dalej cała ta armia może się poruszać, ale gdy będzie wchodziła na terytorium innego narodu, to jednostki w tej armii, które nie są w stanie wojny, nie mogą tam wejść, one muszą pozostać w tym regionie, załóżmy, neutralnym. Tak samo, gdyby cała ta armia, w której są jednostki też narodu, to nie jest w stanie wojny, gdyby ta armia atakowała, to te jednostki nie mogą uczestniczyć w tym ataku, nie mogą walczyć. Z kolei, jeśli armia, w której są jednostki i narodu w stanie wojny, i narodu, który nie jest w stanie wojny, jeśli ta cała armia zostanie zaatakowana, a zawsze atak następuje na cały region i atakiem objęte są wszystkie jednostki w danym regionie, to ta armia, mimo że nie jest w stanie wojny, ona walczy. I tak samo, jedyny moment, gdy armia narodu nie będąca w stanie wojny może wejść na terytorium innego narodu, to jest moment, w którym armia się wycofuje. Czyli jeśli armia, załóżmy, żebym miał taką, o, załóżmy, że tutaj jest naród północy, załóżmy, że elfy są już w stanie wojny. Załóżmy, że elfy są w stanie wojny i tutaj sobie weszły do Dale i są razem z jednostkami północy. I załóżmy, że armia północy zostanie zaatakowana i po pierwszej rundzie bitwy gracz Wolnych Ludów decyduje, że wycofuje tą armię, to mimo że te jednostki północy nie są jeszcze w stanie wojny, podczas wycofywania się mogą sobie wejść na teren innego narodu, czyli na przykład na teren Leśnego Królestwa. Wtedy mogą. Zasada jest taka, że gdyby później następował ruch tymi jednostkami, to nie można nimi zrobić żadnego innego ruchu, tymi jednostkami należącymi do narodu, który nie jest w stanie wojny, niż tylko wyjść z regionu, w którym wyjść z terytorium innego państwa, innego narodu, ale w praktyce one oczywiście mogą sobie tam stać i czekać na następne ataki. Dlaczego powiedziałem czekać na następne ataki? Bo te znaczniki narodów tutaj na torze politycznym, oprócz tego, że przesuwamy je wynikiem mobilizacji, mogą też przesuwać się w wyniku różnych innych działań. I teraz tak.
Te znaczniki, tak jak powiedziałem, mogą być przesuwane, ale żeby dojść do ostatniego pola, ostatniego, czyli do stanu, żeby dany naród wszedł w stan wojny, muszą być aktywowane. Kiedy następuje aktywacja? Aktywować dany naród może być aktywowany w kilku przypadkach. Po pierwsze, jeśli jednostki tego narodu zostaną zaatakowane, natychmiast ten znacznik jest, znacznik danego narodu jest odwracany na drugą stronę, czyli na stronę w przypadku Wolnych Ludów niebieską i jest aktywowany. Druga sytuacja, jeśli jednostki nieprzyjaciela wejdą na teren, przekroczą granicę jakiegoś narodu Wolnych Ludów, wtedy ten naród Wolnych Ludów zostaje też aktywowany. Kolejna sytuacja to jeśli drużyna pierścienia, czyli ta figurka powierników drużyny pierścienia, znajdzie się, w praktyce ta drużyna ujawni się, ale czym jest ujawnienie powiem później, gdy ta figurka ujawni się, czyli tak teraz do uproszczenia powiem, wejdzie do miasta lub twierdzy danego narodu Wolnych Ludów, wtedy też następuje aktywacja tego narodu, czyli przekręcamy ten znacznik na torze polityki na stronę aktywną. Kolejna sytuacja jest, gdy jeden z towarzyszy, który może aktywować dany naród, wejdzie do miasta lub twierdzy tego narodu. O co chodzi? Na karcie tych towarzyszy w prawym dolnym rogu jest zawsze symbol. Jest to symbol albo symbol jakiegoś narodu, czyli w przypadku Legolasa na przykład symbol elfów, w przypadku Gimiego symbol krasnoludów, w przypadku Boromira symbol Gondoru. Chodzi o to, że gdy na przykład krasnolud Gimli wejdzie, powiedziałbym, do twierdzy bądź miasta, ale krasnoludy nie mają miasta, mają tylko jedną twierdzę w Ereborze, czyli jeśli Gimli wejdzie do Ereboru, natychmiast aktywuje Erebor, czyli przekręcamy znacznik na torze polityki, znacznik krasnoludów na aktywną stronę. Tak samo jeśli na przykład Boromir wejdzie do miasta czy twierdzy Gondoru, tak samo wtedy przekręcamy znacznik Gondoru na aktywną stronę. Niektórzy z towarzyszy, a dokładniej mówiąc Gandalf, obie wersje Gandalfa, zarówno Gandalf szary, jak i Gandalf biały, którego możemy mieć później w grze, Aragorn, ale nie obierze świat, obierze świata możemy później zamienić na Aragorna, obierze świat ma symbol północy, czyli może aktywować symbol północy, ale Aragorn, Gandalf szary, jak i obaj hobbici, których mamy w grze, nie licząc powierników pierścienia, bo powiernicy pierścienia tak nie mają żadnych jakby cech, to jest tylko figurka i taka karta, która tylko służy temu, by przypomnieć, że jeśli zostaną sami, to przewodnikiem staje się Gollum. Czyli obaj hobbici, Meriadoc, Peregrin, Gandalf szary i Aragorn mają tutaj symbol Wolnych Ludów. To oznacza, że mogą aktywować dowolny naród Wolnych Ludów. Czyli jeśli oni wejdą do dowolnego miasta bądź twierdzy tego narodu, oczywiście ta twierdza i to miasto musi być dalej pod kontrolą tego narodu, wtedy aktywują ten naród. Ok, powiedziałem o aktywacji. Teraz powiem o przesuwaniu tych znaczników. Przesuwać znaczniki na torze polityki też można, tak jak powiedziałem, z wynikiem mobilizacji na kości akcji, ale te znaczniki tak samo przesuwają się też w innych przypadkach. Przede wszystkim, gdy jednostki danego narodu zostaną zaatakowane. Jeśli na przykład, załóżmy tutaj, Haradrimowie zaatakują krasnoludy, ja to tak pokazuję, że zaatakują, ale tak naprawdę przy ataku nie przesuwamy jeszcze jednostek, ale to też powiem później. W każdym razie, jeśli zaatakują, to od razu znacznik danego narodu, w tym wypadku krasnoludów, na przykład przesuwamy o jedno pole dalej. I teraz tak, oprócz tego przesunięcie następuje, tego znacznika, gdy jednostki przeciwnika zajmą, czyli przejmą kontrolę nad jakąś naszą osadą, obojętnie czy wioską, czy miastem, czy twierdzą. I teraz tak, załóżmy, że tutaj mamy armię Haradrimów i Esterlingów. Oczywiście ona, Haradrimowie i Esterlingowie muszą być w stanie wojny, żeby zaatakować. Dam ich tutaj w stan wojny, pokażę, ok. I teraz załóżmy, że ta armia atakuje Dale. W takiej sytuacji, jaką mamy teraz. Nie możesz tutaj tak najechać, żeby był widoczny i tor polityki i to. I teraz tak. Haradrimowie atakują, bo są w stanie wojny. Północ jest tu, gdzie zaczęła grę. Tu jest znacznik północ. I oni, załóżmy, zaatakują. Atakują i załóżmy, te dwie jednostki zginęły.
i oni tu wchodzą. Ten atak spowodował, po pierwsze, że północ została aktywowana i teraz zaatakowali, więc atak spowodował przesunięcie tego znacznika o jedno pole dalej, ale jednocześnie później zajęli ich miasto, a zajęcie spowodowało kolejne przesunięcie tego znacznika. Czyli na przykład, czyli w praktyce atak, jeśli tak jak tutaj, spowodował nie tylko... Atak zawsze powoduje przesunięcie znacznika polityki. Oczywiście jak już się znacznik zajdzie na to, że wojny nie ma, to już się go nie przesuwa, bo nie ma sensu i nie ma gdzie. W każdym razie atak powoduje zarówno aktywację danego narodu, jak i przesunięcie tego znacznika, przy przesuwaniu jakby się też kumuluje, bo jeśli nastąpił atak, a jednocześnie zajęcie osady, to i za atak się przesuwa o jedno pole, i za zajęcie osady o kolejne pole. Okej, okay. Teraz to wszystko powiedziałem przy okazji omawiania symbolu mobilizacji na kości akcji. Nie wiem, czy w ogóle pamiętacie, że jesteśmy w tym momencie omawiania, ale musiałem to zrobić i często będę właśnie takie podróże stosował w inne rejony zasad. Okej. No to wracamy do omawiania tego symbolu mobilizacji na kości akcji teraz. I ostatnią rzeczą, które możemy zrobić tym symbolem, jest zagranie karty wydarzenia, w której w prawym górnym rogu jest symbol mobilizacji. Czyli tak jak w przypadku armii, tak też, czy, że kościół wynikiem armii możemy zagrać kartę z symbolem armii, symbolem mobilizacji, możemy zagrać kartę z symbolem mobilizacji. Teraz przechodzę do omówienia jeszcze kilku symboli dostępnych na tych kościach, z tym, że zrobię teraz troszkę taką inną kolejność, zastosuję specjalnie, bo mamy tutaj jeszcze taki symbol postaci, który jest dostępny zarówno na kości gracza Wolnych Ludów, jak i na kości gracza Cienia, ale ten symbol omówię na końcu, bo zobaczycie, że jest deczko abstrakcją do omówienia. Natomiast teraz powiem ogólnie, że na kości Wolnych Ludów jest też taki symbol jak wola zachodu. Wola zachodu oznacza dowolny inny symbol, że wybieracie sobie, gdy macie wolę zachodu, że używam tej woli zachodu jako na przykład wynik postaci, albo jako wynik mobilizacji, albo jako wynik armii, albo wynik wydarzenia. Po prostu dowolny wynik. Natomiast na kości gracza cienia jest symbol oka i tak jak powiedziałem, jeśli ten symbol wrzucie kośćmi akcji, jeśli na każdej kości, na której będzie ten symbol, natychmiast tą kość przydzielamy do pola poszukiwań. I to się nie liczy jako akcja, tylko na samym początku, zaraz po wrzucie poszukiwań. Nie, przepraszam, nie w poszukiwań, tylko wrzucie kośćmi akcji, te wszystkie kości z okiem tam gracz odkłada, gracz cienia tam, te kości tam odkłada. I gracz, aha, jeszcze dodam, że gracz cienia nie ma takiego symbolu odpowiadającego symbolowi woli zachodu. To ten wolę zachodu, czyli możliwość wybrania dowolnego z tych wyników ma tylko gracz Wolnych Ludów. Został mi do omówienia jeszcze jeden wynik ostatni, ten wynik miecza, czyli tak zwany wynik postaci, ale będę go długo omawiał, dlatego wcześniej powiem o pierścieniach elfów. Mamy w grze, dostępne są od początku, trzy pierścienie elfów i są one dostępne na początku graczowi Wolnych Ludów. Wykorzystanie pierścienia elfów polega na tym, że gracz Wolnych Ludów podczas wykonywania swojej akcji, czy przed wykonaniem swojej akcji, może wziąć jeden z tych pierścieni, dowolny z nich, i powiedzieć, że wykorzystuje go po to, by dowolną kość swoją, z jakimś wynikiem z tych kości, które mu jeszcze pozostały do wykorzystania, może odwrócić na dowolny inny wynik, z wyjątkiem woli zachodu. Nie można po prostu tej kości przekręcić na wynik woli zachodu, ale możemy wybrać dowolny inny wynik. Następnie, gdy gracz wykorzysta tak dany pierścień, by to zrobić, przekręca ten pierścień na drugą stronę, czerwoną, i oddaje go graczowi cienia. Gracz cienia tu ma swoje pole na te pierścienie. Może wykorzystać je w ten sam sposób, co gracz Wolnych Ludów, z tym, że gracz cienia ma dostępne te pierścienie dopiero po tym, gdy zagra je gracz Wolnych Ludów. Dlatego one są bardzo cenne i tak łatwo się ich nie pozbywamy. Teraz, taki pierścień można wykorzystać jeden na turę. Nie można wykorzystać dwóch pierścieni w jednej turze, może być wykorzystany zarówno przez gracza Wolnych Ludów, jak i gracza cienia, tylko jeden.
I tak jak powiedziałem, gracz Wolnych Ludów nie może go wykorzystać, by odwrócić kość na wynik Woli Zachodu, natomiast gracz Cienia może wykorzystać ten pierścień, by odwrócić kość na stronę z okiem i wtedy, jeśli to zrobi, natychmiast tą kość z okiem odkłada na pole poszukiwań i to nie liczy się jako akcja. To jest tak, jakby ta kość na tej kości wynik oka został uzyskany, załóżmy w rzucie kośćmi akcji, że to i od razu ta kość byłaby odłożona. Chodzi o to, że zamienienie przez gracza cienia na wynik oka nie jest akcją. On może sobie wtedy dowolnie wykonać akcję. Oprócz tego jest jeszcze taka zasada, taka troszkę dziwna, bo nie wiem po co ona jest w sumie, to jest jedna z chyba z takich zasad, że my możemy wykorzystać ten pierścień, by zamienić jakąś naszą kość na inny wynik, ale wcale nie musimy wtedy od razu wykorzystywać akurat tej kości z tym wynikiem, na który żeśmy zamienili. Możemy wykorzystać inny wynik. Okej. Powiedziałem te pierścienie, wracam do omawiania ostatniego wyniku, czyli wyniku postaci. Co możemy zrobić przy użyciu wyniku postaci na kości akcji? Możemy zagrać jedną kartę postaci, czyli kartę, która ma tutaj symbol postaci. Tak od razu powiem, że wśród tych kart wydarzeń, one są podzielone na dwie karty, kartę strategii i kartę postaci. To są karty strategii, tak są oznaczone karty postaci. Oczywiście gracz cienia ma trochę inne symbole, ale to troszeczkę. I teraz, wśród kart postaci, każda z tych kart tutaj w rogu zawsze ma wynik postaci, czyli możemy ją zagrać wynikiem albo wydarzenia, albo wynikiem postaci. Natomiast karty strategii mogą tutaj mieć wynik albo armii, albo mobilizacji. OK, wracamy do wyniku postaci, czyli mogę zagrać jedną z rzeczy, którą mogę zrobić, jest zagranie karty wydarzenia z wynikiem postaci. Drugą rzecz, którą mogę zrobić, to mogę zrobić coś podobnego do wyniku armii, czyli mogę albo ruszyć, tylko w tym wypadku jedną armią, albo zaatakować jedną armią. I warunek jest jednak taki, że w tej armii, którą ruszę, bądź którą zaatakuję przy użyciu tego wyniku postaci, w tej armii musi być jakaś postać, czyli albo to w przypadku Wolnych Ludów, albo jakiś towarzysz, albo dowódca w tej armii musi być. W przypadku cienia musi w tej armii poruszanej wynikiem postaci, bądź atakującej z wyniku postaci, musi być albo Nazgul, albo jedna z jego postaci, czyli ten Saruman, Czarnoksiężnik Zangmaru, bądź Rzecznik Saurona. Saruman się nie rusza nigdy, ale to z czego to może później to powiem. Chociaż w sumie zaraz to powiem, właśnie przy omawianiu tego wyniku postaci. I teraz tak, gdy ruszamy się wynikiem postaci w danej armii, to nie dość, że w tej armii musi być jedna postać, to jeszcze ta postać musi się ruszyć z tą armią. To nie jest tak, że na przykład mam tutaj Nazgula w tej armii, no to jest w tej armii Nazgul i ruszy się armia bez Nazgula. Musi się ruszyć z nim. W poruszającej się armii musi być ta właśnie postać. Okej. Teraz tak. Omówię kolejną rzecz, którą można wykonać wynikiem postaci. I tutaj omówię ruch postaciami na planszy. Przy użyciu tego wyniku każdy z graczy może wykonać ruch wszystkimi swoimi postaciami dostępnymi na planszy. W przypadku gracza cienia może on tym jednym wynikiem ruszyć od razu wszystkie Nazgule, które ma na planszy, bądź dowolną ilość tych Nazguli, bądź kilku z nich. I tak samo swoje postacie. On, tak jak powiedziałem, ma trzy te postacie. Jak wygląda ruch tymi postaciami? Nazgule latają gdziekolwiek chcą. Nie mogą przylecieć tylko do twierdzy Wolnych Ludów, chyba że tą twierdzę oblega Armia Cienia. Wtedy one tam wejdą. Teraz sobie przypomniałem, że nie powiedziałem dwóch bardzo ważnych pojęć występujących w tej grze. Jest to wolny region i wolny do celów ruchu. Teraz to powiem.
wolny region w tej grze jest to region, który nie dla gracza, dla danego gracza, wolnym regionem jest region, który nie zawiera osad ani żadnych jednostek przeciwnika. Chodzi o tylko o jednostki armii. Mogą tam znajdować się jego postacie czy towarzysze. Chodzi tylko o jednostki armii, czyli jednostki i osady. Ani nie może tam być ani miasta, ani wsi, ani twierdzy. To jest wolny region. Natomiast wolny dla celów ruchu jest to region, który nie zawiera armii przeciwnika. Nieważne, że są tam jego osady, jeśli są puste. Nieważne, że są tam jego postacie. Nie może zawierać tylko żadnych jednostek. I teraz wracam do omawiania tego wyniku postaci, do ruchu, z wynikiem ruchu postaciami. Nazgûle latają gdzie chcą, z wyjątkiem twierdzy wolnych ludów, która, chyba że Armia Cienia oblega tą twierdzę. Postacie, każdą postać możemy ruszyć o tyle, ile wynosi poziom tej postaci. Znowu tu wrócę. Dla przykładu mamy Gandalfa Białego, przepraszam, Szarego w tym wypadku. On ma poziom 3, to oznacza, że taką postać możemy ruszyć o 3 regiony na mapie. Postacie, które się poruszają po mapie, te chodzące ludzie, czy tam ludzie w zasadzie, czy elf na przykład, czy hobici, nie mogą oczywiście przekraczać gór, czyli regionów czarnych granic. I teraz tak, wśród postaci cienia są 3 postacie, z czego jedna, czarnoksiężnik z Angmaru, jest Nazgûlem. Dlatego na karcie czarnoksiężnika z Angmaru, tutaj jak jest jego poziom, jest napisany, znajduje się symbol nieskończoności. Chodzi o to, że on może sobie latać po tej planszy. Teraz Saruman ma poziom 0. Oznacza to, że po wprowadzeniu Sarumana wprowadzamy go do Ortanku i on nigdy tego Ortanku nie puści. To jest taka wyjątkowa postać, jeśli chodzi o podstawkę, bo w dodatkach tam są następne. Ale to jest jedyna postać w podstawce, która ma poziom 0 i po wprowadzeniu on zawsze jest w Ortanku, nigdy Ortanku nie opuści. Natomiast Rzecznik Saurona ma poziom 3, i on może poruszyć się o 3. I teraz przy poruszaniu się Rzecznikiem Saurona jest taka sama zasada jak przy Nazgûlach, że on nie może, nie może zakończyć swojego ruchu w twierdzy wolnych ludów, jeśli, chyba że jest ona oblężona przez Armię Cienia, bo oblężona twierdza przez daną armię, na przykład przez Armię Cienia, region, w którym Armia Cienia oblega twierdzę wolnych ludów, jest, uważa się za region, za wolny region dla gracza cienia. I teraz, teraz poruszanie towarzyszy, poruszanie postaci gracza wolnych ludów. Gracz wolnych ludów, używając wyniku postaci, może poruszyć wszystkie swoje postacie, czyli w praktyce towarzyszy, którzy są na planszy. Tak samo zresztą jak gracz cienia mógł poruszyć zarówno swoje te postacie, czyli w jego przypadku Rzecznika Saurona, Czarnoksiężnika z Angmaru i wszystkie Nazgûle. Dowolą ich ilość, nie musi wszystkich. I tylko że gracz wolnych ludów może albo poruszyć dowolną ilość tych postaci, czyli tych towarzyszy, którzy są na planszy, albo może wyjść z drużyny pierścienia jednym towarzyszem bądź grupą towarzyszy. Może zrobić albo to, albo to. Albo odłącza towarzyszy z drużyny pierścienia, albo rusza towarzyszami, którzy są na planszy. I teraz tak, jak to wygląda? Jest taka zasada ruchu, która obowiązuje ogólnie wszystkie figurki w tej grze, że jednym, obojętnie jaki to jest ruch, czy jest to ruch armiami, czy jest to ruch postaciami, czy obojętnie jakim wynikiem na kości akcji się, jakiego wyniku użyjemy, by poruszyć się, każda figurka jednym wynikiem z kości akcji może być poruszona tylko raz. Czyli gdy na przykład ruszaliśmy armiami, że z wyniku armii ruszamy dwie armie, nie możemy zrobić tak, że jedna armia ruszy się na teren sąsiedni, tam była już jakaś armia i wtedy ta armia
ruszy się cała, jako całość dalej. Nie może być. Każda figurka może się ruszyć tylko raz. Teraz tak. Ale też tu powiem przy okazji, jeszcze raz przepraszam, że tu dużo tak często są takie wstawki zupełnie z innej bajki, niż w danym momencie omawiam dany temat, ale muszę tak robić. To jest taka ile rzeczy, że no niestety sobie przypomnę sobie na przykład w takim momencie. Chodzi o to, że limit wielkości armii, o którym wcześniej mówiłem, 10 jednostek na danym terenie, jest zawsze sprawdzany dopiero na końcu akcji. Czyli możesz zrobić akcję taką, że masz w danym regionie 10 jednostek, w drugim regionie masz 10 i wchodzisz tymi 10 tutaj. Teoretycznie jest przekroczony limit, ale tymi drugimi wtedy wychodzisz. Nie jest przekroczony limit, bo sprawdza się go dopiero po ruchu. Tak to wygląda. Ok, teraz wrócę do opisu ruchu postaci gracza Wolnych Ludów. Jeśli używam tego wyniku do poruszania postaciami na planszy, każda z tych postaci może się ruszyć co najwyżej o tyle, ile wynosi poziom danej postaci. Czyli jeśli poziom danej postaci wynosi na przykład 2, to ta postać może się ruszyć o 2 regiony. I teraz te postacie mogą tworzyć grupy postaci. Załóżmy, że mam w grupie 3 postacie. Mam Peregrina, który ma poziom 1, czyli sam by się mógł ruszyć o 1 region. Mam Gimliego, który ma poziom 2, czyli on sam mógłby się ruszyć o 2 regiony. I mam Gandalfa, którego poziom wynosi 3, czyli on sam może się ruszyć o 3 regiony. Jeśli te postacie poruszają się jako grupa, mogą się ruszyć góra o tyle regionów, ile wynosi najwyższy poziom jakiegoś towarzysza w tej grupie. Czyli w tym wypadku byłby to Gandalf poziom 3, czyli cała grupa może się ruszyć o 3. Jeśli ruszamy się danymi postaciami jako grupą, ten ruch trzeba wykonać z tą grupą w całości, czyli nie może być tak, że po drodze przyłączają się jakieś inne postacie, bądź po drodze odłączają się jakieś inne postacie. Pokażę to lepiej tutaj na przykładzie. Tutaj proszę, załóżmy tak, Gimli. Załóżmy, że w tym regionie, tak jak powiedziałem, Gandalf, Gimli i jeden Hobbit. I teraz tak, chcę się ruszyć nimi. Wynikiem postaci ruszam swoje postacie na planszy. Mogłem ruszyć się gdzieś tu innymi postaciami, gdzieś tutaj jakimś towarzyszem, gdzieś tutaj, gdzieś jakimś innym, a później ruszam tym jako grupę. Mogę zrobić tak, ruszyć na przykład pierwsze Gimlim o 2 na przykład, bo ma jego poziom jest 2, rusza się tutaj, a później tymi, jak jest to Gandalf szary, jego poziom jest 3, tutaj jest Hobbit, który ma poziom 1, więc razem ruszają się o 3, góra o 3 i mogą się razem ruszyć o 3. Gdyby ruszali się jako całość, mogą się razem ruszyć też o 3. Nie można zrobić czegoś takiego, że na przykład oni stąd ruszają się, jest Gandalf i ruszają się raz, dwa, wtedy Hobbit idzie tutaj swoje jeden, czy załóżmy, że to jest jego ten trzeci, a oni się ruszają 3. Nie. Całość musi się rozpocząć i zakończyć w tym samym miejscu, jeśli ruszają jako grupa. I teraz, gdy poruszają się towarzysze, oni mogą wchodzić do regionów z twierdzami gracza cienia, ale muszą się w tych regionach zatrzymać. Nawet jeśli by mieli właśnie ten poziom 3, teoretycznie mogliby iść jeszcze dalej, muszą się w twierdzy cienia zatrzymać. Kolejna zasada jest taka, że te poszczególne postacie w grze, i dotyczy to wszystkich postaci, zarówno gracza cienia, jak i gracza Wolnych Ludów, tak jak powiedziałem wcześniej, to są pojedyncze postacie, dlatego one mogą współistnieć w danym regionie razem z jednostkami, z armiami przeciwnika. Nie ma zupełnie problemu, nie ma żadnego ograniczenia. Gandalf czy jakakolwiek inna postać Wolnych Ludów, jakikolwiek inny towarzysz Wolnych Ludów może normalnie przechodzić przez regiony zawierające nieprzyjazne armie, może przechodzić przez regiony zawierające postacie przeciwnika. Nie ma tu żadnego ograniczenia. Ograniczenie jest tylko takie, że... Ograniczenie jest takie, że przechodząc przez twierdzę przeciwnika musi się zatrzymać. Jakie jest jeszcze ograniczenie, okej? Jeśli jest gdzieś w jakimś regionie jakaś twierdza oblężona, to gracz do... Powiedzmy, że gracz Wolnych Ludów ma tutaj w Helmowym Jarze, gracz cienia oblega Helmowy Jar. Powiedzmy, że Helmowy Jar jest oblegany przez armię Isengardu. Ta armia w praktyce gracza Wolnych Ludów będzie przeniesiona na pole tutaj z boku, na pole Helmowego Jaru. Tutaj, na regionie Helmowego Jaru jest armia cienia. I teraz, po pierwsze, jeśli w tej oblężonej armii Wolnych Ludów byliby jacyś towarzysze,
Oni nie mogą opuścić, nie mogą wyjść z oblężonej twierdzy, tak samo jak nie można wejść do oblężonej twierdzy. Umożliwiają to pewne karty wydarzeń, ale to będzie wyraźnie na nich napisane, jeśli to umożliwią. Tak samo graczowi cienia. Jeśli gdzieś gracz wolnych ludów oblegałby twierdzę gracza cienia, to gracz cienia, jeśli w tej twierdzy miałby jakąś postać, z wyjątkiem rzecznika, z wyjątkiem czarnoksiężnika Zangmaru, który jest Nazgulem, tak samo jak Nazgule, one mogą, Nazgule mogą wylatywać i przylatywać do oblężonych twierdz. Natomiast dla przykładu rzecznik Saurona nie może takiej twierdzy opuścić, tak samo jak nie może przybyć do regionu, w którym przeciwnik oblega jego twierdzę. Teraz od razu powiem o tym, że drużyna pierścienia, ta figurka wierników pierścienia, może przybywać do regionów zawierających oblężone twierdze, tyle że jej ruch jest zupełnie inny i go opowiem później. Ok, wracam do tego opisu poruszania. Omówiłem, jak poruszają się postacie po planszy, postacie, i teraz omówię, jak wygląda wyjście towarzyszy z drużyny pierścienia. Odbywa się to właśnie tym samym wynikiem postaci. Przy użyciu tego wyniku mogę powiedzieć, że jedna bądź więcej postaci opuszcza drużynę pierścienia. I jeśli opuszcza ich więcej niż jedna, czyli opuszczają jako grupa, to cała ta grupa idzie w jedno miejsce i ten ruch obowiązuje na tych samych zasadach, które przed chwilą opisałem, czyli te same ograniczenia, że przechodząc przez, załóżmy tam, twierdzę cienia, muszą się zatrzymać. Na tych samych zasadach, że jeśli idzie grupa, to idzie o tyle, ile wynosi najwyższy ten poziom, plus, zaraz to powiem, jeśli idzie pojedynczy czy trzeba postać, to idzie tyle, ile jest jej poziom, plus tyle, ile wskazuje tutaj wskaźnik na torze drużyny pierścienia. O co chodzi? Załóżmy, że drużyna pierścienia jest tak tutaj w Rivendell, tutaj zaczyna grę. Załóżmy, że ten znacznik jest na piątce. I mówię, że drużynę pierścienia opuszcza Gimli i, no załóżmy, nie wiem, Boromir. Teraz tak, zarówno Gimli, jak i Boromir mają poziom 2, czyli 2. To jest nieważne, gdyby któryś z nich miał, gdyby to był Gimli i Boromir i powiedzmy Hobbit, no to Hobbit ma 1, Gimli ma 2, czyli liczy się ten wyższy poziom, czyli w tym przypadku 2. Tutaj znacznik na torze postępów drużyny pierścienia jest na 5, 2 plus 5 mamy 7, czyli te postacie wychodząc z drużyny mogą się poruszyć o 7 regionów licząc od Rivendell. Są w Rivendell, czyli na przykład liczę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mogą wylądować na przykład w Helmowym Jarze. Gdyby te postacie przychodziły przez Morię, mimo że mogły iść o 7, musiałyby się w Morii zatrzymać, bo to jest twierdza gracza cienia. Tak wygląda opuszczenie towarzyszy, gdy opuszczają drużynę pierścienia. Oczywiście karty tych towarzyszy musimy wtedy wyciągnąć z tego pola drużyny pierścienia, tych, którzy opuścili drużynę pierścienia, i sobie je gdzieś tutaj ustawić, położyć na stole. Tak samo musimy wyjąć ich znaczniki, żeby one już nie brały udziału w losowaniu, chyba że później, gdyby był wylosowany ten znacznik, to po prostu go zignorujemy. Można też zostawić. Ok, czyli powiedziałem wynikiem postaci, jak można poruszać postaciami. Kolejną rzeczą, i teraz taką bardziej skomplikowaną rzeczą, bardziej skomplikowanym motywem w grze, może on nie jest skomplikowany, on tak naprawdę jest prosty, ale troszkę na początku on przysparza dużo trudności nowym graczom, jest ruch drużyną pierścienia. I teraz go omówię. Jeszcze tylko tak zobaczę, czegoś takiego mniejszego nie opuściłem. Nie, okej. Ruch drużyną pierścienia. W tej grze drużyna pierścienia, aktualne, czy raczej powiedzieć można, ostatnie znane miejsce drużyny pierścienia jest reprezentowane przez figurkę powierników.
Natomiast wskaźnik na torze drużyny pierścienia wskazuje, w jakiej odległości liczonej w regionach może znajdować się w praktyce, może znajdować się drużyna pierścienia, czyli ci powiernicy. To ja bym powiedział, drużyna pierścienia. I teraz, jeśli gdziekolwiek na jakiejś karcie będzie odnośnik do aktualnego bądź ostatniego znanego miejsca pobytu drużyny pierścienia, zawsze chodzi o tą figurkę powierników pierścienia. To jest miejsce, gdzie jakby oni się, można powiedzieć, aktualnie znajdują. Jeśli będzie na karcie sytuacja, w której chodzi o tor drużyny pierścienia, będzie zawsze napisane, że jeśli znacznik na przykład na torze drużyny pierścienia jest tam na polu 1 bądź wyższym, coś takiego, zawsze będzie to napisane, że albo to dotyczy tego toru, albo miejsca. Jeśli będzie napisane, że chodzi o miejsce pobytu drużyny pierścienia, zawsze jest to miejsce, w którym znajduje się ta figurka. I teraz, jak porusza się drużynę pierścienia? Gracz wolnych ludów może użyć właśnie wyniku postaci, by poruszyć drużynę. Jak to się odbywa? Gracz wolnych ludów mówi, że ruszam drużynę pierścienia. Używam tego wyniku, by poruszyć drużynę pierścienia. Tą kość nie odkładamy byle gdzie. Ona musi sobie czekać na swoją kolej, dlatego że później będzie na końcu akcji, będzie włożona tutaj do pola poszukiwań, ale będzie włożona na końcu całej tej akcji. Więc mówię, że ruszam drużyną pierścienia, kładę sobie na razie ta kość, niech sobie tutaj czeka w pobliżu tego pola. Wiadomo, że na końcu ją tu dam, ale teraz jej jeszcze nie daję. Zaraz zobaczycie dlaczego. Wtedy pierwsze co robię, to przesuwam znacznik, wskaźnik na torze drużyny pierścienia o jedno pole dalej, czyli wzrasta tutaj ta wartość o jedno pole. Zawsze jak gdy używam tej kości do poruszenia drużyny, to tutaj nie ruszam tej figurki na mapie, nie ruszam figurki na planszy powierników pierścienia, ruszam znacznik. Czyli najpierw ruszam ten znacznik o jeden. Następnie, za każdym razem, gdy drużyna pierścienia się ruszyła, gracz cienia ma możliwość gdzieś tam szukania tej drużyny, ma możliwość jej znalezienia. I teraz, w zależności od tego, ile kości gracza cienia jest tutaj w polu poszukiwań, tyle kości K6 bierze gracz cienia i rzuca tyloma kośćmi. I teraz, sukcesem są szóstki. Gracz cienia rzuca kośćmi, powiedzmy, o, mam dwa sukcesy, niesamowite. Mam dwa sukcesy. I teraz tak, sukcesem są szóstki. Oprócz tego, jeśli w regionie na planszy, w tym regionie, w którym jest figurka drużyny pierścienia, jest jedna z rzeczy, które zaraz opiszę, gracz cienia może mieć przerzut do tego rzutu poszukiwań. Kiedy gracz cienia ma przerzut? Po pierwsze, jeśli w regionie czyli w regionie, w którym znajduje się figurka powierników, ma jakąś armię, nieważna jest liczebność tej armii, nieważna jest ilość jednostek, za sam fakt, że jest tam armia, gracz cienia ma jeden przerzut w rzucie poszukiwań. Oprócz tego, jeśli jest w tym regionie jakiś Nazgul, tak samo nieważna jest ilość Nazgul i liczy fakt, że jest tam Nazgul, ma kolejny przerzut. Dodatkowo, gdyby ta figurka była w regionie z twierdzą cienia, to za fakt, że jest tam twierdza cienia, ma kolejny przerzut. Czyli mamy góra trzy przerzuty do poszukiwań. Jakiekolwiek przerzuty wykonujemy w tej grze, a wykonujemy je albo właśnie po rzucie poszukiwań gracza cienia, tudzież później w rzutach, później podczas bitew, każda kość może być przerzucona jeden raz. To znaczy, że jeśli na przykład rzucaliśmy pięcioma kośćmi, uzyskaliśmy sukces na trzech, czyli na dwóch nie mamy sukcesu, a mamy możliwość przerzucenia czterech kości, to i tak przerzucamy tylko raz te dwie kości. To nie tak, że te dwie kości możemy dwa razy przerzucić, bo mamy cztery. Nie. Przerzut wykonuje się zawsze tylko raz. Tylko raz po prostu. Dana kość może być przerzucona tylko raz. Czyli tak.
w naszym przypadku, to co opowiadałem, rzuca, gracz cienia rzucił przy poszukiwaniach tyloma kośćmi, ile kości, tyloma kośćmi K6, ile kości akcji miał w polu poszukiwań. Tych kości, które tam wcześniej umieścił i tych, na których wypadł wynik oka w czasie rzutu, prawda? Tyloma kośćmi rzucił. Liczy się sukces, sukcesem jest, są szóstki. Teraz jest, tu mi nie wypadła, na jednej kości miałem sukcesu, mogę, jeśli bym miał tu Nazgula, czy właśnie armię, czy jeśli tam byłaby twierdza gracza cienia w regionie, gdzie jest duża pieśnia, można by było wykonać przerzut. I teraz, co się dzieje, gdy jest sukces? Gdy jest sukces, następuje losowanie żetonu poszukiwań. Zaraz powiem, jaki można wylosować żeton i co się dzieje. Teraz tylko jeszcze powiem, jakie są sukcesy w tej grze, bo tak jak powiedziałem, sukcesem jest szóstka, ale po wykonaniu całej tej akcji, kość, której żeśmy użyli do ruchu, kość wolnych ludów, jest kładziona na polu poszukiwań. I teraz, jeśli za każdą taką kość, która leży tu, kość wolnych ludów, która leży tu w polu poszukiwań, czyli za każdą kość, której gracz wolnych ludów użył w tej turze do ruszenia drużyną pierścienia, mamy modyfikator plus 1 do tego rzutu poszukiwań dla gracza cienia. Czyli jeśli pierwszy raz się gracz wolnych ludów ruszył drużyną pierścienia, sukcesem w rzucie poszukiwań jest dla gracza cienia jest 6. Gdyby to był drugi ruch, co oznaczałoby, że w tym polu już leży jedna kość gracza wolnych ludów, to mamy modyfikator plus 1, czyli wchodzą piątki i szóstki. Gdyby to był trzeci ruch, co oznaczałoby, że w tym polu tutaj leżą już dwie kości gracza wolnych ludów, oznaczałoby to, że mamy modyfikator plus 2, czyli by wchodziły już czwórki, piątki i szóstki. I to by się liczyło jako sukces. Ok. Załóżmy, że mamy sukces, że uzyskaliśmy dwa sukcesy, że gracz cienia uzyskał dwa sukcesy w rzucie poszukiwań. Gracz cienia bierze, ja mam tutaj woreczek z wersji rocznicowej gry, gdzieś macie żetony, tutaj są żetony poszukiwań i losujemy jeden żeton. Wysypię je tutaj, żeby pokazać, jakie to mogą być żetony. Tu mamy w tej grze od samego początku występują wszystkie żetony, które są. To są żetony w kolorze beżowym i są to tak zwane zwykłe żetony poszukiwań. I chodzi o to, że w grze, występuje jeszcze każdy z graczy po każdej stronie ma jeszcze po 4 specjalne żetony, które będzie mógł zagrywać, które będzie mógł wprowadzić do gry przy użyciu kart wydarzeń. Tyle, że te żetony, jeśli są zagrywane zanim drużyna pierścienia będzie, zanim dojdzie do toru Mordoru, zanim będzie na torze Mordoru, to te żetony nawet po zagraniu kartą wydarzenia są gdzieś odkładane na bok, na przykład powiedzmy można je sobie położyć albo przy torze Mordoru, albo gdzieś tu przy, na przykład przy polu poszukiwań, żeby pamiętać, że zagraliśmy już tą kartę i że te żetony wejdą do gry, czyli będą wrzucone w moim przypadku do tego worka, gdy drużyna pierścienia wejdzie na tor Mordoru, co jeszcze omówię później, za chwilę to omówię. W każdym razie każdy z graczy ma taką możliwość wrzucenia tych żetonów. Gdyby drużyna pierścienia już była na torze Mordoru, a gracz cienia czy wolnych ludów zagrałby taki żeton, to on natychmiast jest umieszczany w tym worku. Ale dobra, wracamy. Gracz cienia losuje, miał sukces w rzucie poszukiwań, losuje jakiś żeton. I co może wylosować? Może wylosować albo żeton z jakąś wartością liczbową od 1 do 3. Może też wylosować żeton, który ma symbol oka i dodatkowo są też takie symbole tutaj odkrycia. Każdy żeton z symbolem oka ma jednocześnie żeton odkrycia, natomiast te podnumerowane żetony niektóre mają taki symbol, niektóre go nie mają. I omówię po kolei te symbole. Symbol na takim żetonie oznacza ciężar brzemienia. Czym jest ciężar brzemienia? Teraz muszę trochę fabularnie jakby opisać całą sytuację.
ta sytuacja, którą opisuje, odzwierciedla ruch. I w tej grze jest zobrazowane, że gdy drużyna pierścienia się rusza, prawda, ona cały czas się ukrywała. Cały ten ruch drużyny, wolne ludy starały się ukryć przed Sauronem, że idą do tego Mordoru, że one w ogóle, że chcą zniszczyć ten pierścień. To była tajna akcja wolnych ludów, ale Sauron cały czas szukał tego pierścienia. Wiedział oczywiście nie tylko o istnieniu pierścienia, to wiadomo, że wiedział, ale chodzi o to, że on wiedział, bo fabularnie przesłuchał tam Golluma i wiedział, że ten żeton ma Hobbit i szukał tego żetonu. Szukał go i w grze jest to odzwierciedlane właśnie tym, jak wiele akcji, wielkości akcji przeznaczał na poszukiwania tego pierścienia. I w momencie, gdy jest wykonywany ruch, gdy gracz cienia wykonuje rzut poszukiwań i uzyskał sukces, to oznacza, że ci jego słudzy, czy jacyś słudzy znaleźli tą drużynę i gdzieś tam miało jakieś wydarzenie, na przykład załóżmy Nazgule napadł na tą drużynę. Oni i walczyli, prawda, drużyna pierścienia, towarzysze, którzy się w niej znajdują, walczyli z tymi Nazgulami. Może to nie tylko mogli być Nazgule, to mogli być jacyś szpiedzy Saurona i tego typu postacie. I wartość liczbowa, która jest na tym żetonie, odzwierciedla, jak ciężka to była sytuacja dla tej drużyny, jak trudna, jakby im wyższa wartość tutaj, ta liczbowa, tym ta sytuacja była cięższa. I drużyna pierścienia, gracz, który gra drużyną pierścienia, czy gracz wolnych ludów, musi sobie jakoś z tym poradzić. I teraz tak, możemy mieć tutaj na tym żetonie wartość liczbową lub oko. Oko oznacza, że wartość liczbowa, czyli ciężar brzemienia. To jest bardzo ważne pojęcie, bo ciężar, żeby nie mylić ciężaru brzemienia z zepsuciem. Ciężar brzemienia to nie jest to samo, co zepsucie. Zepsucie jest odzwierciedlane, jest obrazowane na torze drużyny pierścienia. Oznacza już, jak bardzo ci powiernicy, szczególnie Frodo, są zmęczeni, są, jak bardzo ulegają wpływowi tego pierścienia, bo ten pierścień cały czas, za każdym razem, gdy Frodo użył pierścienia, ten pierścień go niszczył wewnętrznie, niszczył psychicznie, chciał złamać Frodo, by po prostu porzucił nadzieję, by oddał ten pierścień w ręce nieprzyjaciela, w ręce Saurona. I to odzwierciedla zepsucie, natomiast ciężar brzemienia, czyli ta wartość na żetonie, odzwierciedla, jak trudna była to sytuacja. I jeśli mam wylosowane zostanie oko, to oko oznacza, że ten ciężar brzemienia wynosi tyle, ile sukcesów było na kościach w rzucie poszukiwań. W tym wypadku ja rzucałem trzema kośćmi, znaczy Sauron by tam gracz cienia rzuciłby trzema kośćmi, miał 2 6, a liczyły się tylko 6, bo był to pierwszy ruch drużyny pierścienia w tej turze, więc ma 2 sukcesy, czyli w tym wypadku oko oznaczałoby, byłoby, praktycznie oznaczałoby 2. Tak jakby tutaj, jakby to miało napisane 2. To nie jest to samo, ale ciężar brzemienia by wynosił 2. I ten o symbolu odkrycia powiem później, dlatego że symbol odkrycia rozpatruje się na końcu. I teraz, załóżmy, że wylosowałem symbol, żeton z trójką, czyli ciężar brzemienia wynosi 3. Jak może poradzić sobie gracz wolnych ludów z tym? Po pierwsze, co może zrobić, to wykorzystać, jeśli ma jakąś kartę wydarzenia zagraną na stół. Po prostu część kart wydarzeń po ich zagraniu umieszcza się na stole i one dotyczą różnych aspektów, zarówno politycznych, na przykład, jak i właśnie drużyny pierścienia. I karty dotyczące drużyny pierścienia, zagrane przez gracza wolnych ludów, oczywiście pomagają w jakiś sposób tej drużynie pierścienia. I na przykład może to być karta, która pozwala zmniejszyć ciężar brzemienia o 1, albo karta, która pozwala wylosowany żeton na przykład odrzucić i tego typu akcje. Czyli tak, pierwsze, co może gracz wolnych ludów zrobić, to wykorzystać jedną, tylko jedną. Jeśli by miał kilka kart zagranych na stole, i kilka by pasowało do tej sytuacji, musi wybrać, którą kartę z nich wykorzystać. Załóżmy, że może wykorzystać na przykład kartę, tą kartę musi odrzucić ze stołu i wtedy ciężar brzemienia zmniejsza się o 1, czyli z tej trójki by zostało na przykład 2. Następnie gracz wolnych ludów może wykorzystać cechę przewodnika, jeśli jest adekwatna do sytuacji, czyli na przykład jeśli ma za przewodnika kogoś,
to w danej sytuacji może na przykład, nie wiem, spowodować ciężar, że ten ciężar brzemienia się zmniejsza. Na przykład hobita, który powoduje zmniejszenie tego ciężaru o jeden i tam poprzez odłączenie tego hobita może to wykorzystać, cechę przewodnika. Następnie, jeśli dalej jakieś punkty tego ciężaru brzemienia jeszcze pozostały, to gracz Wolnych Ludów może zdecydować się ponieść straty. Co to znaczy ponieść straty? Gracz Wolnych Ludów może zdecydować, że poświęca to przewodnika albo losowo wybranego towarzysza, ale wtedy w losowaniu także uczestniczy ten przewodnik, jest zawsze, on może teoretycznie zginąć. I ten ciężar po wylosowaniu bądź po wybraniu przewodnika, ciężar brzemienia jest zmniejszany o tyle, ile wynosi wartość, czyli poziom poświęcanego towarzysza. Załóżmy, że towarzyszem, że przewodnikiem pierścienia jest na przykład Gimli i uznaje, że ok, poświęcam go, czyli ściągam tego towarzysza, on ma poziom 2, czyli on ten poziom zmniejsza mi o 2. I teraz tak, teraz pokażę, jak się losuje towarzysza. Jeśli po prostu decyduje się, że poświęcam przewodnika, to po prostu wyciągam jego figurkę z pola drużyny pierścienia, wyciągam jego kartę, biorę, ona jest zawsze na wierzchu, bo jest przewodnikiem, odłączam ją, on ginie, on jest już poza grą. Natomiast jeśli uznałbym, że na przykład nie chcę, że wolę, żeby przewodnik nie ginął, to mogę zdecydować, że gracz cienia będzie losował tutaj spośród tych znaczników poszczególnych postaci, wylosuje jeden i ten wylosowany towarzysz zginie. Załóżmy, że losuje, wylosowałem Obieży Świata, przewałowany gracza Wolnych Ludów, on ma poziom 3, on ginie i wtedy ten ciężar brzemienia może zostać zmniejszony o 3, czyli o tyle, ile wynosi ten poziom. Oczywiście ten towarzysz, który zginął, musi opuścić tą drużynę, on już opuszcza ją całkowicie. I teraz, jeśli po poniesieniu tych strat dalej są jeszcze jakieś punkty do przydzielenia, bo ciężar brzemienia dalej jeszcze jest, no w tym wypadku, to ja omówiłem, już by nie było żadnych, prawda, bo tam na początku załóżmy, żeśmy użyli jakiejś karty, czy później żeśmy użyli na przykład jakiejś zdolności przewodnika, czy coś takiego. I jak nie ma żadnych, to wiadomo, to już nie ma problemu, ale jeśli po poniesieniu strat są jeszcze jakieś punkty do przydzielenia, to te punkty muszą się zamienić w zepsucie. I w instrukcji jest to nazwane, jest to często mylące dla graczy, bo czasem jest to też napisane, to pojęcie na kartach, że gracz cienia musi wykorzystuje pierścień. Czyli wykorzystanie pierścienia to po prostu była jakaś sytuacja, która się tam wydarzyła, była tak ciężka, że Frodo, żeby uciec, musiał ubrać pierścień na palec, założyć pierścień na palec, wtedy znikał, okej, uratował sytuację, ale pierścień na niego oddziaływał i wtedy jego zepsucie wzrasta. Wiem, że teraz dla was pewnie to, co powiedziałem, jest chaosem, dlatego jeszcze dłużej to będę omawiał, dam wam jeszcze przykłady i omówię to nieco dokładniej. Kolejność, którą teraz omówiłem, to jest tylko kolejność, w jakiej macie to rozpatrywać, ale jeśli dla przykładu pierwsze macie zagrać jakąś, możecie zagrać, wykorzystać, właśnie, bo tu też to opowiem, w instrukcji polskiej jest złe tłumaczenie, w tym momencie, który jest opisany, że pierwsze możesz wykorzystać kartę leżącą na stole, w polskiej instrukcji jest napisane, że możesz zagrać jedną z kart, zagraj na stół, a to nieprawda, to jest złe tłumaczenie, bo w angielskiej instrukcji jest use, możesz wykorzystać jedną z kart leżących tutaj na stole. Teraz, jeśli nie masz jakiejś karty na stole, oczywiście, no to niczego nie wykorzystasz, możesz skorzystać z cechy przewodnika. Jeśli przewodnikiem nie jest postać, która ma cechę, którą w tej sytuacji możesz wykorzystać, to jedyne, co zrobić, to możesz od razu zdecydować się, jeśli chcesz, na poniesienie strat. Albo poświęcasz tego przewodnika, albo losowo dokonujesz tych strat. Oczywiście to jest też twój wybór, bo możesz zdecydować, że nie ponosisz żadnych strat, tylko po prostu wykorzystujesz pierścień, czyli od razu przesuwasz ten znacznik na torze drużyny pierścienia o taką wartość, jaką tutaj ma ten wylosowany żeton. Następnie, i tutaj jest bardzo ważna rzecz, że jeśli w jakimkolwiek momencie rozpatrywania tych poszukiwań, tego co się stało po wylosowaniu żetonu, jeśli w jakimkolwiek momencie pojawi się nowy przewodnik, który
którego cechę możesz wykorzystać, który ma cechę, którą można w tej sytuacji wykorzystać, w praktyce mają tylko obaj hobici, Peregrin i Meriadoc oraz Gollum, możesz natychmiast tą cechę wykorzystać. Czyli na przykład, załóżmy, że mam w drużynie tylko już Gimliego i jednego z hobbitów, Meriodaca. Gimli ma poziom 2, Meriodac 1, więc Gimli jest przewodnikiem. I teraz, załóżmy, że radzę sobie, że gracz cienia miał taki hiper sukces w rzucie kośćmi, rzucał 5 kośćmi, uzyskał 5 trafień, 5 sukcesów, na przykład 5 szóstek, a wylosowany żeton miał oko, czyli oznacza, że ciężar brzemienia wynosi tyle, ile było sukcesów, czyli w tym wypadku 5. Co gracz Wolnych Ludów może zrobić? Jeśli nie ma żadnej karty na stole, którą wcześniej zagrał, którą w tej sytuacji może wykorzystać, to może powiedzieć: ok, poświęcam Gimliego, są to straty, Gimli ma poziom 2, więc z tych 5 zostaje mi jeszcze 3. Przewodnikiem staje się natychmiast ten hobbit, który tam był, Meriadoc, a on ma cechę, że możesz go przynam wam tu cechę, obaj hobbici mają taką samą cechę. Jeśli podczas poszukiwań pierścienia ciężar brzemienia wynosi 1 lub więcej, odłącz Meriodaca od drużyny pierścienia, aby zmniejszyć go o 1. I mogę natychmiast go odłączyć, aby zmniejszyć ten ciężar o 1. Kolejny, czyli poświęciłem Gimliego, miał 2. Teraz wykorzystuję, bo przewodnikiem stał się Meriadoc, wykorzystuję jego cechę, bo może ją teraz wykorzystać. Odłączam go i zmniejszam ten ciężar o kolejny 1, czyli mam 3. Natychmiast, gdy w drużynie pierścienia nie ma już żadnych towarzyszy, natychmiast przewodnikiem drużyny pierścienia staje się Gollum. Symbolicznie umieszczamy, znaczy symbolicznie, jego kartę umieszczamy tutaj w polu drużyny pierścienia, jest przewodnikiem teraz. Jego figurkę to możecie dać gdzie chcecie, albo koło tej figurki tutaj powierników na planszy, albo tutaj w polu, żeby było to bardzo widoczne, tak wyraźnie widoczne w tym polu drużyny pierścienia, będzie to wtedy jedyna figurka, która tam jest, będzie tym jedynym towarzyszem, nazwijmy, który tam jest. I on staje się przewodnikiem. I teraz jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważny niestety błąd w polskim wydaniu Wojny o Pierścień. Jest to bardzo ważny błąd. Tam więcej takich błędów nie ma. Jest kilka jeszcze takich małych błędów na kartach. Powiedzmy, że one mają mniejsze znaczenie. Tam chyba bodajże jeden taki błąd na karcie, ale to jest nieważne. Na karcie Golluma w polskim wydaniu jest napisane tak. Ja tu celowo coś zasłaniam. Pisze: przewodnik. Cecha jako przewodnika. Zwyczajne żetony poszukiwań z symbolem odkrycia nie odkrywają miejsca pobytu drużyny pierścienia. Jeśli w efekcie poszukiwań drużyna pierścienia zostanie odkryta, sam możesz zdecydować się ją odkryć, aby zmniejszyć o 1 ciężar brzemienia do minimum 0. Błąd jest taki, że tak naprawdę chodzi tylko o zwyczajne żetony, zwyczajne, czyli beżowe. Czyli dotyczy to tych beżowych żetonów, a nie tych specjalnych, czerwonych czy niebieskich, które też mogą wejść w późniejszym etapie gry. Ale chodzi tylko o zwyczajne żetony, które są ponumerowane, czyli które mają ten numer. Nie dotyczy to żetonów z symbolem oka. Jest to bardzo ważne. To znaczy w waszych początkowych grach nie będzie to miało aż takiego znaczenia. Ale już później, gdy już będziecie coraz lepsi w tą grę, może mieć to gigantyczne, że to może zadecydować o niesłusznej wygranej gracza Wolnych Ludów, dosłownie. I teraz, bo o co chodzi? Chodzi o to, że ten Gollum umożliwia wam, że on działa tak, że jeśli byśmy wylosowali na przykład taki żeton 0 z symbolem odkrycia, to ten symbol jest to zwykły żeton z numerem, czy tam ponumerowany, i ten symbol odkrycia nie działa. Gollum jest przewodnikiem drużyny pierścienia, więc te nie działają na drużynę pierścienia, te zwykłe, ponumerowane żetony z symbolem odkrycia. Gdyby wylosowano żeton z okiem, to odkrycie by działało. I teraz jest ważna rzecz, bo kolejną cechą Golluma jako przewodnika jest to, że jeśli w efekcie poszukiwania drużyna nie została odkryta, to gracz Wolnych Ludów sam może zdecydować, by ją odkryć po to, by zmniejszyć ciężar brzemienia o 1.
Czyli jeśli na przykład wylosowano żeton trójkę i mamy za przewodnika Golluma, ta trójka nie ma w ogóle symbolu odkrycia, czyli drużyna nie została odkryta, wtedy gracz może zdecydować, że żeby zmniejszyć ten ciężar brzemienia o jeden, sam ją odkryje i zawsze odkrycie, a to powiem później, za chwilkę, bo odkrycie rozpatruje jako ostatni etap tych poszukiwań. Więc gracz Wolkrutów może zdecydować, mając Golluma, że sam odkryje drużynę pierścienia po to, żeby zmniejszyć ten ciężar brzemienia o jeden. I teraz, mając ten, gdyby gracz nie wiedział o tym błędzie na polskiej instrukcji, to przy wylosowaniu żetonu z okiem, a każdy żeton z okiem ma symbol odkrycia, to zgodnie z tą błędnie napisaną regułą tutaj na tej karcie, gracz mógłby uznać, ok, każdy żeton zwykły, beżowy nie odkrywa miejsca drużyny pierścienia, to znaczy, że ten symbol jest ignorowany, nie odkryliśmy drużyny, drużyna nie została odkryta, czyli to oznacza, że mogę sam zdecydować, by ją odkryć po to, by zmniejszyć ciężar brzemienia o jeden. Ma to gigantyczne wręcz znaczenie na torze Mordoru, czyli w ostatnim etapie gry. I tak jak powiedziałem, na przykład dałem przed chwilą przykład, że gracz cienia miał 5 sukcesów. W tym wypadku oko by oznaczało, że ten ciężar brzemienia wynosi aż 5, więc gdyby gracz Wolnych Ludów mógł użyć zdolności Golluma, odkryłby to i zmniejszyłby o 1 ten ciężar brzemienia, ale tak naprawdę nie może nigdy tego zrobić, gdy jest oko. Może to zrobić tylko, gdy jest zwykły żeton z numerem. Dobra, daję dalej przykłady, bo wiem, że to się na pewno dalej wydaje mega zamotane. Daję taki przykład. Mamy w drużynie pierścienia... niech będzie tak, mamy dwóch hobbitów, mamy Meriadoka i Peregrina i cień wylosował żeton z symbolem 3. Załóżmy, że na stole gracz Wolnych Ludów nie miał żadnej karty, nie mógł wykorzystać żadnej karty, żeby w tym wypadku, żeby zmniejszyć ten ciężar brzemienia, czy żeby wylosować inny żeton. I teraz tak, hobbici mają cechę swoją, że można ich po prostu podczas poszukiwań odłączyć, by zmniejszyć ten ciężar brzemienia o jeden. Czyli odłączam pierwszego hobbita, czyli z tych trzech, z tego ciężaru brzemienia wynoszącego 3, zostaje 2. Przewodnikiem staje się drugi hobbit. Natychmiast mogę wykorzystać cechę drugiego przewodnika, czyli tak samo drugiego hobbita odłączam, zmniejsza się ciężar brzemienia o kolejną jedynkę, czyli zostaje nam 1. W tym momencie nie ma w drużynie pierścienia żadnego towarzysza, automatycznie przewodnikiem drużyny pierścienia staje się Gollum. Wylosowany żeton nie ma symbolu odkrycia, nie odkrył drużyny pierścienia, a skoro drużyna pierścienia nie została odkryta, to cecha Golluma pozwala w tym momencie samemu graczowi Wolnych Ludów zdecydować, że odkrywa drużynę pierścienia po to, by zmniejszyć ciężar brzemienia o 1. Czyli mogę zdecydować w tym momencie, że odkrywa drużynę pierścienia, zmniejszam ciężar brzemienia o kolejny jeden, czyli całkowicie go niweluję. Wykorzystałem cechy dwóch przewodników, czyli pierwszy jednego hobbita zmniejszyłem o 1, drugiego hobbita zmniejszyłem o 1, pojawił się przewodnik, czyli Gollum, od razu wykorzystuję jego cechę, zmniejszam o kolejną jedynkę i z tych trzech zostało nam 0, nic. W ten sposób zniwelowałem całkiem. Gdyby to było oko i byłyby 3 sukcesy na kościach, w tej sytuacji, którą właśnie opisałem, to gdyby były 3 sukcesy na kościach, czyli wartość ciężaru brzemienia byłaby 3, mógłbym znowu odłączyć tego, wykorzystać cechę pierwszego hobbita, wykorzystać cechę drugiego hobbita, zmniejszyłbym o 2, jako przewodnikiem stałby się Gollum, ale drużyna zostaje odkryta, więc nie mogę wykorzystać jego cechy, więc ten pozostały jeden punkt musiałbym tutaj przydzielić. Teraz tak, to co opisałem, cały ten motyw poszukiwań drużyny pierścienia, opisałem, jak on wygląda zanim drużyna pierścienia znajdzie się na torze Mordoru. Jeśli drużyna pierścienia jest już na torze Mordoru, wtedy poszukiwania wyglądają inaczej. Załóżmy, że drużyna pierścienia jest już na torze Mordoru. Teraz trochę
pójdę jakby w inny region, ale muszę to teraz zrobić. Drużyna Pierścienia może wejść na Tor Mordoru, jeśli w drugiej fazie gry, czyli w fazie Drużyny Pierścienia, ta drużyna znajduje się, czyli figurka Drużyny Pierścienia znajduje się albo w Morannon, albo w Minas Morgul. I wtedy, jeśli ona się tam znajdzie, a może się znaleźć dokładnie w tej fazie, gracz Wolnych Ludów może powiedzieć, że ujawnia, za chwilę powiem o ujawnieniu i odkryciu, to za chwilę powiem, ale w tej fazie, ona nawet w fazie Drużyny Pierścienia może się tam znaleźć i gracz Wolnych Ludów może, nie musi, może powiedzieć, że ta drużyna od razu wchodzi na Tor Mordoru. Czyli jeśli w fazie Drużyny Pierścienia ta figurka, figurka powierników znajduje się w Morannon lub Minas Morgul, gracz Wolnych Ludów może powiedzieć, że Drużyna Pierścienia wchodzi na Tor Mordoru. Jeśli zdecyduje się, by ona tam weszła, pamiętajcie, że nie musi. Możecie być w sytuacjach, gdy bardziej będzie się opłacało wam czekać, niż wejść tam. I mogą być różne tego przyczyny. Jeśli gracz Wolnych Ludów powie, że ta figurka wchodzi na Tor Mordoru, wtedy co się dzieje? Kładziemy tą figurkę tutaj na pierwszym polu i do puli poszukiwań, do tego w moim przypadku worka, w którym mam te wszystkie moje żetony, pozostałe żetony poszukiwań, które nie zostały wcześniej wylosowane, do tego worka dorzucam wszystkie te specjalne żetony niebieskie bądź czerwone, które zostały wcześniej podczas gry zagrane kartami wydarzeń i one gdzieś były z boku odłożone, żeby pamiętać, że one mają być wrzucone gdy drużyna wejdzie na tor Mordoru. Oprócz tego, spośród tych zwykłych żetonów, które wcześniej podczas całej tej podróży były wylosowane, to wszystkie żetony z okiem, wszystkie żetony, które mają symbol z okiem, oka, z powrotem tutaj wrzucamy. Czyli po wejściu drużyny na Tor Mordoru do tego miejsca, w moim przypadku do worka, w którym mam te żetony, czy mam te żetony poszukiwań, wchodzą wszystkie specjalne żetony, które żeśmy wcześniej zagrali. Oprócz tego wchodzą wszystkie już wcześniej zagrane, wykorzystane, wylosowane żetony z okiem. Tak jak powiedziałem, jeszcze przypomnę, gdy drużyna jest już na torze Mordoru, a dowolny z graczy ma kartę wydarzenia umożliwiającą zagranie, wejście do gry jakiegoś specjalnego żetonu, czyli w przypadku Wolnych Ludów niebieskiego, w przypadku gracza Cienia Czerwonego, można zagrać tą kartę i wtedy natychmiast taki żeton, jeśli drużyna jest na torze Mordoru, umieszcza się w tej puli tutaj poszukiwań, w moim przypadku w tym worku. Czyli tak, gdy drużyna jest na torze Mordoru, używam wyniku postaci, żeby poruszyć drużynę pierścienia, ale w tym momencie tą kość odstawiam sobie gdzieś tutaj na bok, ale jeszcze, teraz już nie przesuwam tutaj tego znacznika drużyny pierścienia, tylko już będzie poruszana sama figurka na torze Mordoru, ale nie poruszamy jej od razu. Dlatego, że nie wiadomo co wylosujemy, a każdy specjalny żeton cienia ma symbol zatrzymania i wtedy figurka się w ogóle nie ruszy. I teraz tak, mówię, że ruszam drużyną pierścienia, używam postaci, kładę tu ten wynik postaci gdzieś z boku, i teraz, gdy drużyna pierścienia jest na torze Mordoru, nie ma żadnego rzutu poszukiwań. Gracz cienia od razu losuje żeton. Od razu bierze worek, czy tam jakąś inną rzecz, którą ma pojemnik, i od razu losuje żeton. I odbywa się wszystko tak samo jak wcześniej, tylko że teraz oko oznacza, że ciężar brzemienia wynosi tyle, ile jest wszystkich kości tutaj w polu poszukiwań. Czyli tych kości, zarówno tych kości, które gracz cienia przeznaczył tam w fazie przeznaczania kości do puli poszukiwań, jak i tych kości, które później, na których wypadł wynik oka, jak i tych kości, na których gracz Wolnych Ludów użył wcześniej w tej turze, by się poruszyć. Czyli jeśli byłby to pierwszy ruch w tej turze i byłaby taka sytuacja, po wylosowaniu oka ciężar brzemienia wynosi tyle, ile jest tu kości. 3. Gdyby wcześniej gracz się ruszał raz, to tu już by wynosił 4. Gdyby 2,
pieruć. Jest to sytuacja, w której żetony oka są niesamowicie niebezpieczne dla gracza wolnych ludów, bo tutaj wtedy gracz cienia będzie chciał generalnie przeznaczać, gdy drużyna będzie na torze Mordoru, gracz cienia będzie chciał tutaj przeznaczać jak najwięcej kości się da. Oczywiście inna jest taka sprawa, że przeważnie wtedy jest już mało towarzyszy, a gracz cienia może tam dać, przypominam, tylko co najwyżej tyle kości, ilu jest towarzyszy w drużynie. Czyli pierwsza różnica jest taka na torze Mordoru, że właśnie to oko oznacza już tyle, taki ciężar brzemienia, ile kości wszystkich jest w polu poszukiwań. Druga różnica jest taka, że nawet gdybyśmy, rozpatrując ten efekt tych poszukiwań, gdybyśmy chcieli, gracz wolnych ludów, gdyby chciał zmniejszyć ciężar brzemienia tam poprzez wykorzystanie cechy przewodników, w praktyce tą cechę ma tylko dwóch hobbitów, Meriadol i Peregrin. I ich cecha polega na tym, że zamiast poświęcać jego straty, możesz ich odłączyć, ale na torze Mordoru nie można zwyczajnie odłączyć. Po prostu już taki towarzysz, który wychodzi z drużyny pierścienia właśnie wskutek jakichś tam poszukiwań, po prostu on wychodzi poza planszę, tak jakby ginął. W ogóle, gdy drużyna pierścienia jest już na torze Mordoru, nie można już odłączać od niej towarzyszy, bo odłączenie oznaczałoby po prostu, że on ginie, więc wiadomo, że nikt tego nie zrobi. Tak samo też, czego od razu taka wstawka, czego wcześniej powiedziałem, towarzysz, który opuści drużynę pierścienia, nigdy już do niej nie wróci. Okej. Powiedziałem tą różnicę, jaka jest na torze Mordoru, czyli że te oka oznaczają natychmiastowe, tylko oznaczają taki ciężar brzemienia, ile jest kości w polu poszukiwań. Oprócz tego, jeśli drużyna pierścienia jest na torze Mordoru, to gracz wolnych ludów, jeśli przez całą turę nie spróbuje się ruszyć, bo nie musi, wystarczy próba, dlatego że tak jak powiedziałem, jeśli byśmy wylosowali czerwony żeton, to on ma symbol zatrzymania i on w praktyce, ta drużyna się nie ruszy. Ale wystarczy próba, obojętnie czy się ruszył, czy spróbował się ruszyć. Tak samo, jeśli chociaż się zakrył, o zakryciu i odkryciu ujawniają drużyny pierścienia, powiem za chwilę, ale jeśli chociaż się zakrył, to wtedy nic się nie dzieje, jeśli się ruszył, czy spróbował się ruszyć, czy się zakrył. Ale jeśli przez całą turę gracz wolnych ludów nie spróbowałby się ruszyć drużyną pierścienia, ani nie zakryłby jej, to automatycznie zepsucie wzrasta o 1. Czyli będąc na torze Mordoru, gracz wolnych ludów musi co turę to zrobić, bo inaczej zepsucie wzrasta o 1. Teraz powiedziałem już, jak radzimy sobie z tym ciężarem brzemienia, ale ostatnią rzeczą, którą rozpatrujemy, która może być na żetonie poszukiwań, jest symbol odkrycia. I teraz powiem, co się dzieje, gdy drużyna pierścienia jest odkryta. W grze występują dwa takie bardzo ważne pojęcia. Jest to odkrycie i ujawnienie. Ujawnienie drużyny może mieć miejsce tylko i wyłącznie w fazie drużyny pierścienia. I w tej fazie gracz wolnych ludów może zdecydować, że ją ujawnia. Co to oznacza? Oznacza to, że załóżmy, że ta figurka powierników jest w Rivendell i tu znacznik postępu drużyny pierścienia jest tutaj na polu z numerem 5. Jest, załóżmy, faza drużyny pierścienia, druga faza w grze. Gracz wolnych ludów mówi: ujawniam drużynę pierścienia. To oznacza, że w tym momencie on może ruszyć tą figurkę o maksymalnie tyle regionów, ile właśnie tutaj wynosi ta wartość. Czyli w tym wypadku 5, czyli on może przejść 5, na przykład 1, 2, 3, 4, 5. I teraz nie ma żadnych ograniczeń ruchu dla tej figurki powierników w momencie ujawnienia, prócz nieprzekraczalnych granic, czyli prócz czarnej linii. Nie podczas ujawnienia możemy przechodzić przez twierdzę cienia, nie musimy się tam zatrzymywać, nic się nie dzieje. Jest dokładnie jedna karta w podstawce, Balrog z Morii, która powoduje, że rzeczywiście nawet podczas ujawnienia, przechodząc przez Morię, losowalibyśmy żeton poszukiwań, ale to jest jedna taka karta w grze i gdy ona musi być zagrana na stole, leżeć na stole i wtedy rzeczywiście gracz wolnych ludów by miał zagwozdkę, czy iść przez tą na przykład Morię, czy nie, czy nawet wtedy, gdyby wchodził, nie wiem, do Morannon, czy do Minas Morgul już w końcowej fazie gry, po to, żeby
żeby tam później się ujawnić, żeby później wejść na Tor Mordoru, no to też byłby losowany żeton. Gdyby była ta karta w grze, ale tak w żadnym innym wypadku, gdy drużyna jest ujawniana, to idziemy sobie dowolnie i nic się nie dzieje. I teraz tak, czyli w fazie ujawnienia możemy powiedzieć, że właśnie ta drużyna rusza się maksymalnie o tyle pól, ile tutaj jest, wynosi ta wartość. I teraz, jeśli ujawnimy drużynę pierścienia w mieście bądź twierdzy wolnych ludów, cały czas będącym pod kontrolą tych wolnych ludów, to automatycznie zepsucie tej tutaj na tym torze zmniejszamy o jeden, czyli drużyna pierścienia się leczy, odpoczywa. Oprócz tego przypomnę, że ujawnienie drużyny pierścienia w mieście bądź twierdzy wolnych ludów powoduje automatycznie, że aktywujemy naród, ten dany naród, jeśli nie był do tej pory aktywny. I teraz od razu też jeszcze znowu przypomnę trochę, że możemy właśnie w tej fazie drużyny pierścienia, załóżmy, że drużyna pierścienia znajdowała się na przykład w Minas Tirith, mamy odległość 3 regionów do Minas Morgul i rzeczywiście tu znacznik jest na 3, na znacznik na to, że postępu drużyny pierścienia, możemy powiedzieć, że ujawniamy drużynę pierścienia w Minas Morgul, czyli tu jest, czyli bo znacznik był na 3, ujawniamy ją. Idzie raz, dwa, trzy. Jest w Minas Morgul. Zawsze po takim ujawnieniu ten znacznik tutaj z powrotem wraca na 0 i on wraca zawsze na 0. Obojętnie, czy dystans, który przebędziemy, czy maksymalnie wykorzystamy tą wartość, na której był ten znacznik, załóżmy, ten znacznik był na 5. Jeśli byśmy ujawnili ją w regionie, który jest oddalony tylko o 4 od danego miejsca pobytu drużyny pierścienia, i tak ten znacznik zawsze spada na 0. Ten znacznik obojętnie w momencie ujawnienia czy odkrycia drużyny pierścienia zawsze spada na 0. Tak jak powiedziałem też wcześniej, jeśli w fazie drużyny pierścienia, tylko wtedy, gdy może drużyna być ujawniona, jeśli ujawnimy ją w Minas Morgul bądź w Morano, możemy od razu, gracz Wolnych Ludów może od razu zadecydować, że wchodzi ona na Tor Mordoru. Tak wygląda ujawnienie. O, jeszcze jeden jest aspekt z ujawnieniem. Że jeśli drużyna pierścienia ma jakieś na przykład duże, załóżmy, zepsucie, załóżmy, że ma zepsucie na poziomie 5 i ujawniłaś, załóżmy, że zepsucie jest na 5 i tutaj drużyna jest w Rivendell, ten wskaźnik jest na wskaźnik zepsucia, wskaźnik postępu drużyny pierścienia też jest na 5. I zepsucie jest, załóżmy, też na 5, czy tam na dowolnym innym. Żeby się nie myliło, dam zepsucie na przykład na 4. I jest faza drużyny pierścienia. Ujawniam ją. Mogę przejść maksymalnie 5 regionów. Z Rivendell 5 regionów akurat oznacza, że mogę się ujawnić w Lorien. Bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mogę tą figurką 3, 4, 5 ujawić się w Lorien. Na tym, czyli tak, wskaźnik wtedy postępu drużyny pierścienia przechodzi z powrotem na 0, ujawniłem się w twierdzy wolnych ludów, kontrolowanej ciągle przez wolne ludy, więc zepsucie spada o 1. I teraz, jak długo jestem tą figurką tutaj w twierdzy, w każdej fazie drużyny pierścienia mogę mówić, że ujawniam się, to tak mówię symbolicznie, po to, żeby zmniejszyć ten ciężar brzemienia o 1. Ale trzeba mieć na uwadze, że gdybyśmy na przykład w jakiejś, na przykład załóżmy, że jesteśmy w tym Rivendell i mamy na przykład zepsucie już, załóżmy, na 0 i chcemy się ruszać dalej i wykonujemy podczas akcji te ruchy tą drużyną, że ten znacznik na przykład idzie, na przykład jest na 1, bo ruszyliśmy się pierwszy raz, ruszyliśmy się drugi raz, jest na 2, ale podczas tych ruchów gdzieś tam jednak gracz cienia uzyskał sukces w rzucie poszukiwań, wylosował jakiś żeton i zepsucie nam na przykład wzrosło na, niech będzie na przykład na 3. Jesteśmy ciągle w twierdzy wolnych ludów. Gdyby teraz gracz wolnych ludów chciał wyleczyć tą drużynę pierścienia, to może to zrobić, ale zawsze może powiedzieć w fazie drużyny pierścienia, że ją ujawnia i leczy, czyli by zmniejszył to zepsucie o 1 punkt, ale zawsze wtedy ten znacznik spadłby o 0. To spadłby do 0.
Chodzi o to, że ten znacznik zawsze spada do zera. Gracz, gdy ujawnia tą drużynę, może teoretycznie może iść o maksymalnie tyle regionów, ile jest tutaj ten znacznik, ale może nawet zostać w tym samym miejscu. I chodzi o to, że gdy się leczy, to najlepiej, jeśli wiesz, że będziesz się leczyć, że masz duże zepsucie, jesteś tą drużyną w twierdzy bądź w mieście wolnych ludów, a chcesz się trochę podleczyć, to nie ma sensu w ogóle wykonywać wtedy podczas wykonywania akcji, nie ma sensu wykonywać ruchu drużyną, bo to by znaczyło, że gdybyś chciał się wyleczyć, a pozostać w tym samym miejscu, to byś zmarnował te ruchy, które do tej pory wykonałeś. Dlatego, że po prostu po ujawnieniu by to spadło do zera. W każdym razie, gdy masz tą drużynę w twierdzy bądź mieście wolnych ludów, możesz co turę w fazie drużyny pierścienia ją o jeden punkt zmniejszać to zepsucie, ujawniając ją, czyli tak w praktyce symbolicznie, bo ona tam jest, w praktyce zawsze ten znacznik będzie raczej na zerze i wtedy będzie, ten znacznik postępu drużyny pierścienia i wtedy będzie decydował, że ujawniasz, czyli że leczysz. Okej, to było ujawnienie, czyli ważne jest, że ono może być tylko w fazie drużyny pierścienia. Kiedy następuje odkrycie? Odkrycie drużyny pierścienia może nastąpić tylko podczas fazy wykonywania akcji. I odkrycie może nastąpić w dwóch przypadkach. Albo wskutek wyniku zagrania jakiejś karty cienia, gdy cień zagra jakąś kartę, która może spowodować odkrycie wolnych ludów. Albo odkrycie może nastąpić, gdy wolne ludy się ruszają i podczas tego ruchu zostanie wylosowany żeton z symbolem odkrycia. Co oznacza odkrycie? Tak jak wcześniej powiedziałem, jeśli odkrycie następuje w wyniku wylosowania tego żetonu, to odkrycie rozpatruje się jako ostatnie, czyli pierwszy rozpatruje się tą wartość ciężaru brzemienia, radzi sobie drużyna pierścienia z tym ciężarem brzemienia, prawda, w jakiś sposób, albo go jakoś tam zmniejsza poprzez użycie jakichś kart, które są na stole, czy poniesienie strat, albo po prostu przydziela tutaj to zepsucie na torze i zwiększa poziom zepsucia. Ostatnie, co wykonujemy, to jeśli nastąpiło odkrycie. Odkrycie polega na tym, że załóżmy znowu, że drużyna jest w Rivendell, ma wskaźnik ten, jest na piątce, załóżmy, że tam zepsucie gdzieś jest na przykład na, nie wiem, na sześciu. To nie ma tak znaczenia, ale ten wskaźnik jest na piątce, drużyna jest w Rivendell, i gracz po wykonaniu tego ruchu, który go przesunął tutaj z czwórki na piątkę, rozpatruje te poszukiwania, został wylosowany żeton z symbolem odkrycia. Jeśli ten żeton, i jak rozpatrujemy odkrycie? Odkrycie oznacza, że gracz wolnych ludów rusza, załóżmy, że figurka jest w Rivendell, że powiednicy są w Rivendell. Gracz wolnych ludów rusza, przemieszcza tą figurkę znów maksymalnie o tyle regionów, ile tutaj wskazuje ten wskaźnik. Od razu sobie też ten wskaźnik, skoro jest odkrycie, przekręca na stronę odkrytą. To nieważne, czy teraz to zrobić, czy później na zerze, ale w każdym razie może ruszyć się maksymalnie tyle regionów, ile tutaj wskazuje ten wskaźnik, ale ten ruch nie, w przypadku odkrycia nie może zakończyć się w twierdzy bądź mieście wolnych ludów. Ma to olbrzymie znaczenie, dlatego że twierdze i miasta są najbezpieczniejszymi miejscami schronienia dla powierników. Najbezpieczniejsze są bezwzględnie twierdze. I teraz tak, czyli jest odkrycie, wskaźnik jest na piątce, teoretycznie można zawsze, mógłbym na przykład, gdyby ta figurka była gdzieś indziej w regionie przodu, mógłbym nawet w ogóle się nie ruszać, tylko zawsze ten wskaźnik spadnie do zera, mógłbym się nie ruszać. W tym wypadku, gdy jest w Rivendell, muszę się ruszyć, bo nie mogę zostać w Rivendell, bo zostałem odkryty. Nie mogę po rozpatrzeniu tego odkrycia, ta figurka nie może znajdować się w twierdzy ani mieście wolnych ludów. I teraz, kurczę, miałem 5. Gdybym nie miał odkrycia, to w następnej fazie drużyny pierścienia ujawniłbym się w Lorien. Byłbym bliżej, gdybym chciał iść przed Lorien, oczywiście, to jest zależy, jak tam gracz sobie decyduje, ale to jest taka najbezpieczniejsza i najkrótsza droga, jest przez Morię i do Lorien. I teraz tak, bym sobie od razu wyleczył punkt, a tu nie dość, że nie mogę zakończyć tego ruchu w tej twierdzy, czy w innym mieście wolnych ludów, to jeszcze, rozpatrując ten ruch, jeśli będę przechodził tą figurką przez twierdzę cienia,
wtedy losuje się kolejny żeton poszukiwań. Dlatego to jest tak niebezpieczne. Czyli w tym wypadku gracz Wolnych Ludów musiałby zdecydować, kurde, albo idę najkrótszą drogą, najkrótsza droga, bo zawsze oczywiście idę w kierunku Mordoru. Albo idę przez Morię, najkrótszą drogą, ale wtedy znowu w Morii będę losował kolejny żeton. Albo idę jakąś inną drogą, dłuższą, mogę iść tutaj od razu, w tym kierunku, przez Wysoką Przełęcz, przez Bramę Goblinów, ale to już mi konkretnie wydłuży tą drogę. Mogę iść tutaj, o bardziej iść wschodnią, zachodnią częścią mapy i przejść od południa do tam. Mamy różne możliwości. W każdym razie wyznaczam ten ruch, ten wskaźnik z dużej pierścienia spadł tutaj, przesuwam na 0 i on zostaje już odkryty. I teraz, jeśli rzeczywiście przechodziłbym przez tą Morię, na przykład załóżmy, że szedłem 5 regionów, 1, 2, 3, 4, 5, załóżmy, jestem tutaj, za Morię znowu losuję żeton poszukiwań. Tylko że tym razem, jeśli drużyna już przechodzi przez Morię, bo została odkryta, to przez Morię, przez Twierdzę Cienia, to tym razem na wylosowanych żetonach, jeśli wylosowany żeton ma symbol odkrycia, tam już w ogóle nie działa, no bo ona tak czy inaczej jest już odkryta. I oprócz tego oko też nie działa. Tu łatwo to można zapamiętać w ten sposób, że oko oznacza, prawda, póki drużyna jest tutaj, nie jest na torze Mordoru, oko oznacza taką wartość ciężaru brzemienia, ile sukcesów jest na kościach. A w tym wypadku ten żeton był losowany nie dlatego, że był sukces na kościach, tylko dlatego, że drużyna przeszła przez Twierdzę Cienia. Więc w tym wypadku wylosowanie tego oka było, takiego żetonu byłoby czymś super dla drużyny, bo by nic nie zrobiło. A oczywiście, gdyby został wylosowany z kolei żeton z numerem, to on by już, drużyna pierścienia musiałaby sobie poradzić z tym. Tak jak właśnie to przed chwilą opisałem znowu, czyli albo ponieść straty, albo tam wykorzystać cechę przewodnika, czy coś, w jakiś sposób musiał sobie w każdym razie poradzić. I teraz może być sytuacja, że przechodząc przez na przykład tą twierdzę, ja tu od razu coś powiem, zwrócę uwagę na jedną rzecz. Tak, tutaj jest tak, jak będziecie czytali instrukcję, powtarzam, musicie to zrobić, a przynajmniej jeden z grających. Jest takie pole białe i napisane są efekty poszukiwań ujawniające bądź odkrywające drużynę pierścienia. I to jest napisane tak. Kiedy gracz Wolnych Ludów ujawni drużynę pierścienia, pewne zdolności i wydarzenia mogą zmusić go do wylosowania żetonu poszukiwań. I tu od razu coś zaznaczę. Zdolności, czyli zdolności postaci. W praktyce nie ma w podstawce postaci, która ma taką zdolność. Taką postacią jest Balrog, ale on występuje dopiero w pierwszym dodatku. Czyli oni tutaj, tworząc te zasady, od razu dali taką zasadę, zaznaczyli to, żeby nie dodawać jakby kolejnych zasad w dodatku, czyli automatycznie, żeby ten dodatek był już jakby, już działał zgodnie z tymi zasadami. W praktyce, wyjaśniam to teraz po to, żebyście nie główkowali, o co chodzi z tą zdolnością, gdy będziecie tutaj czytać. I teraz. Jest taka karta, na przykład jak karta Balrog z Mori. W podstawce jest to karta z rozszerzeniem, już jest tam Balrog jako figurka. W każdym razie ta karta, jeśli gracz cienia zagrał wcześniej gdzieś kartę Balrog z Mori, to ta karta leży na stole i wtedy na przykład przechodząc przez Morię, gdy drużyna pierścienia przechodzi przez Morię i w tym wypadku jest to ona nawet i ujawnienia bądź odkrycia, gracz losuje kolejny żeton. I gdyby ta karta, kolejny żeton poszukiwań, gdyby ta karta leżała na stole, w tym przypadku, który właśnie teraz opisywałem, czyli że drużyna się ruszała te 5 pól w wyniku odkrycia, a tu była ta karta, to w wyniku tego, że przeszliśmy przez tą twierdzę, byłby losowany dodatkowo żeton za twierdzę i żeton za Balroga. I teraz tak, załóżmy, że tak jak powiedziałem, był wylosowany pierwszy żeton z odkryciem, na przykład, załóżmy, że był, okej. Ruszałem się, prawda, było, już tak wracam trochę, załóżmy, że ten znacznik był na 4, gracz Wolnych Ludów się, ta figurka jest w Rivendell, gracz Wolnych Ludów używa w wyniku postaci, by się poruszyć, wtedy przesuwa
przesuwa ten znacznik na piątkę. Załóżmy, że gracz cienia wykonywał rzut poszukiwań, uzyskał sukces, niech ma tam na przykład 2 sukcesy, losuje żeton, wylosował oko z symbolem odkrycia. Oko oznacza tyle wartość wymiaru, ile sukcesów, czyli w tym wypadku 2. I drużyna pieśnia musi to jakoś rozpatrzyć. Najpierw rozpatruje te 2, ten ciężar brzemienia. Następnie jest symbol odkrycia, więc robi to, co przed chwilą opisałem, czyli odkrywa tą drużynę pierścienia, znacznik jest na piątce. Ta drużyna pierścienia, załóżmy, że gracz Wolnobrodów decyduje się przejść przez tą morię, nie może zakończyć ruchu w twierdzy, czyli tak, ten znacznik przesuwamy na 0. Załóżmy, że drużyna poszła o 5. Raz, 2, 3, 4, 5 jest tutaj, ale w wyniku odkrycia losowała, przechodziła przez morię, więc losuje. I była ta karta, załóżmy, że ta karta Balrog jest zagrana. Pierwsze rozpatrujemy te wszystkie żetony, które będziemy losować, rozpatrujemy kolejno w całości. Nie, chodzi o to, że pierwszy losujemy jeden żeton, na przykład za Balroga, rozpatrujemy go znowu, oczywiście jeśli by, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli byłoby już odkrycia, już drużyna jest odkryta, to on nie działa. I tam za Balroga też oczywiście na tej karcie Balroga będzie napisane, co się dzieje, gdy jaki żeton tam jest wylosowany. Następnie losujemy żeton, który losujemy dlatego, że przechodziliśmy przez twierdzę cienia. Ja to tak mówię, żebyście, odnoszę się do tej sytuacji, gdy będziecie to tutaj czytać, to troszkę jest tak niejasno napisane, bo tutaj jest napisane, że pierwszy rozpatrujemy ten żeton, który odkrył drużynę pierścienia, w następnej kolejności rozpatrujemy żetony wynikające z jakichś wydarzeń, czyli kart, które są zagrane na stole, bądź ze zdolności postaci, tak jak powiedziałem, w wypadku postawki nie będzie żadnej zdolności postaci, bo jeszcze nie będzie postaci, czyli tego Balroga, będzie tylko karta Balroga, a w ostateczności rozpatrujemy żeton, który jest spowodowany wylosowaniem przez to, że przechodzimy przez twierdzę cienia. Ok. Teraz, gdy drużyna pierścienia jest odkryta, to żeby ruszyć się kolejny raz, żeby ruszyć tym wskaźnikiem, pierwsze trzeba będzie ją zakryć. Do zakrycia również używamy właśnie symbolu postaci. Czyli jeśli drużyna pierścienia jest odkryta, gracz Wolnych Ludów może zdecydować, że zakrywa drużynę pierścienia, czyli przekręcam ten znacznik na drugą stronę, stronę zakrytą. I dopiero wtedy wynik użyty do zakrycia nie jest odkładany do pola poszukiwań. Jest on odkładany normalnie tam, gdzie sobie odkładasz kości. I dopiero zawsze, gdy drużyna pierścienia jest zakryta, dopiero wtedy kolejnym wynikiem tam postaci możemy znowu ją ruszać. I teraz taka uwaga, że drużyna pierścienia może wejść na tor Mordoru, nawet będąc odkryta, czyli podczas ruchu drużyny pierścienia w fazie akcji, wykonywania akcji, gracz Wolnych Ludów się tam ruszał, jest już gdzieś tam pewnie daleko, pewnie tam czy w Minas Tirith, czy gdzieś w tych okolicach. Rusza się tak, bo chce, żeby dojść do tego Morannon, tudzież Minas Morgul. I następuje wynik, i ruszał się, no i następuje ta cała procedura, prawda? Rzut poszukiwań, losowanie żetonu, jeśli był sukces. I załóżmy, że wylosowany żeton odkrył tą drużynę. Wtedy ten gracz może zdecydować, gracz Wolnych Ludów, że wchodzi, w wyniku odkrycia wchodzi do twierdzy tej Minas Morgul, bądź Morannon. Automatycznie, skoro w wyniku odkrycia wszedł do tej twierdzy, to losuje kolejny żeton. Kolejny żeton poszukiwań go tam rozpatruje, ale chodzi o to, że jest on odkryty i nawet jeśli pozostanie w Minas Morgul lub Morannon, będąc odkrytym tam, to i tak w fazie drużyny pierścienia może zdecydować, że wchodzi na tor Mordoru, tylko wchodzi będąc odkrytym. I sytuacja, gdy gracz Wolnych Ludów ma odkrytą drużynę, jest dla niego najgorszą z możliwych sytuacji, dlatego że działa wtedy na niego wiele kart cienia, zawsze oczywiście w ogóle wiele kart cienia tak działa na drużynę pierścienia, oczywiście negatywnie na nią działa, wtedy, gdy drużyna pierścienia nie jest, jest na przykład w osadzie Wolnych Ludów, a wiadomo, że jak jest odkryta, to nie będzie ani w mieście, ani w twierdzy. I jest dużo kart, które działa po prostu, tym warunkiem zagrania jest, jeśli drużyna pierścienia jest odkryta, kart cienia, które na nią źle wpływają, więc gracz Wolnych Ludów zawsze będzie starał się mieć tą drużynę zakrytą. Okej, to chyba wszystko.
Jest teraz jedna rzecz, którą odkryłem i nie wiem, nawet zastanawiałem się, czy ją mówić, nie chcę wam namieszać, ale powiem wam. Jest rzecz, którą odkryłem dosłownie za tym ostatnim czytaniem instrukcji, która jest niezła dla mnie, była zagwozdką. Dlatego, że opisując wam kolejność rozpatrywania efektu poszukiwań, czyli radzenia sobie z tymi poszukiwaniami, z tym ciężarem brzemienia, czyli tą wartością, którą mieliśmy na żetonie, chociaż w wypadku oka z ilością sukcesów. Procedura, która jest tutaj napisana w instrukcji, kolejność, co się w tym wypadku robi, w polskiej instrukcji jest to strona 41, jest efekty poszukiwań i jest to opisane po kolei, pierwszym krokiem, jak sobie z tym radzimy, że gracz Wolnych Ludów może, tu jest napisane zagrać jedną, to powinno być, tak jak powiedziałem wcześniej, napisane użyć jednej z zagranej wcześniej kart wydarzenia leżących tam na stole, aby anulować czy zmniejszyć ciężar brzemienia wyniku z poszukiwań. Drugim punktem, który tutaj jest, następnie gracz Wolnych Ludów może skorzystać ze specjalnej zdolności przewodnika. Jeśli po wykonaniu tych dwóch czynności ciężar brzemienia wynosi nadal jeden lub więcej, gracz Wolnych Ludów może zdecydować się ponieść straty. I teraz jest motyw, że ta kolejność znowu została zapisana w ten sposób, by nie dodawać kolejnych zasad w dodatku, tylko oni od razu zapisali taką kolejność, która w praktyce nigdy nie będzie miała miejsca. Dokładnie. Nigdy grając w podstawkę nie użyjesz pierwsze podczas rozpatrywania poszukiwań, nie użyjesz pierwszej zdolności przewodnika, a następnie poniesiesz straty. Dlatego, że jedynymi postaciami, jedynymi towarzyszami w drużynie pierścienia, którzy mają zdolność pozwalającą rozpatrzeć efekt poszukiwań, są dwaj hobbici, a oni są towarzyszami o najmniejszym poziomie, czyli jeden. To oznacza, że jeśli przewodnikiem jest postać, która ma cechę jako przewodnik, że może zmniejszyć tam ciężar brzemienia, jest nią jeden z hobbitów, a to oznacza, że w tej drużynie pierścienia pozostał albo tylko on sam jeden hobbit, albo tylko jeszcze jeden hobbit, a żaden inny towarzysz. Więc nawet w przypadku, gdybyś miał tych dwóch hobbitów w drużynie pierścienia, czyli użyłbyś najpierw cechy przewodnika pierwszego hobbita, pojawia się drugi, czyli on odłączyłbyś go od drużyny pierścienia, przewodnikiem staje się automatycznie drugi hobbit, natychmiast wykorzystujesz jego cechę jako przewodnika, bo możesz to zrobić. Zawsze, gdy pojawi się nowy przewodnik, natychmiast możesz wykorzystać jego cechę. Odłączasz go od drużyny, pojawia się, nie ma nikogo już w drużynie, pojawia się Gollum, więc nigdy nie będzie takiej kolejności, że najpierw wykorzystasz cechę przewodnika, a później poniesiesz straty. Może być na odwrót. Poniesiesz straty, a później wykorzystasz cechę przewodnika. Jeszcze raz dam przykład. Na przykład był Gimli. Ginie Gimli, a pod spodem już pod nim, już w drużynie pierścienia są tylko hobbici. Zginął Gimli. Przewodnikiem jest hobbit, który ma cechę, którą może w tym momencie wykorzystać, więc może ją wykorzystać. Odwrotnej sytuacji nigdy nie będzie. Ta kolejność została tak stworzona, bo ona tak naprawdę w niczym nie przeszkadza, tylko że w praktyce jakby nie będzie wykorzystywana, może troszkę tu ludziom trochę jakby utrudniać, bo można było po prostu napisać tak, jak jest w praktyce, czyli że najpierw tam możesz użyć jakąś jedną z kart leżącą na stole, później możesz użyć cechy, później możesz ponieść straty, następnie jeśli pojawi się jakiś przewodnik, którego cechy można wykorzystać, może ją wykorzystać, a to jest na odwrót, że pierwszy może wykorzystać cechę przewodnika, a później straty. Jest tak dlatego, że w dodatku Panowie Śródziemia są alternatywne wersje postaci, wersje towarzyszy, którzy mają już ten Gimli, Legolas i Boromir mają cechę jako przewodnika, w podstawce nie mają takiej cechy a tam mają i może być taka sytuacja, gdzie najpierw wykorzystasz tą cechę, a później poniesiesz straty. No kurczę, mogło to ostro wam zamotać, ale mam nadzieję, że nie dałem tyle przykładów, że chyba już wystarczy tego motywu drużyny pierścienia. Jak zdobywamy punkty zwycięstwa? Każda zdobyta twierdza przeciwnika jest warta dla nas 2 punkty zwycięstwa. Tutaj nawet mają gdzieś na twierdzy, jest takie dwie literki F. Jest to oznaczone, tak jak tutaj, na znaczniku punktów. Każde miasto jest warte 1 punkt zwycięstwa. Osady nie dają nam żadnych punktów zwycięstwa. I teraz tak,
Jeśli na przykład cień zdobędzie jakąś twierdzę, niech to będzie Minas Tirith, uzyska za nie 2 punkty, przesuwa sobie tam wskaźnik na torze tej punktacji, ale jeśli później to Minas Tirith zostanie z powrotem odbite przez gracza Wolnych Ludów, to gracz cienia z powrotem cofa te punkty. Czyli te punkty odzwierciedlają rzeczywistą ilość zdobytych twierdz przeciwnika, które mamy w tym momencie na planszy. I to zawsze bardzo łatwo sprawdzić, bo wystarczy policzyć to, co mamy. To nie jest tak, że zdobywamy te punkty i my już mamy do końca. Nie, tu będzie mnóstwo walk, gdzie będziecie po prostu odbijać swoje twierdze. Rozpoczęła nam się właśnie burza za oknem. Będą fajne efekty dźwiękowe. A omówię teraz karty występujące w grze i zacznę od kart postaci, od kart towarzyszy i kart sług cienia. Już trochę wcześniej omawiałem, ale myślę, że to był dobry sposób, żeby poszczególne ich symbole omawiać przy okazji omawiania aspektów gry, które te symbole wykorzystują. A teraz powiem tak ogólnie. Każda postać, czyli każdy towarzysz drużyny pierścienia ma taki tekst, to znaczy, przepraszam. Tu na samej górze jest tekst opisujący jaką ma cechę dany towarzysz jako przewodnik. Jeśli jakąś ma, bo nie każdy ma. Teraz, tutaj pod spodem są cechy wymienione, cechy tych towarzyszy, które obowiązują, gdy dany towarzysz jest poza drużyną pierścienia. I teraz tak, tutaj w tym rogu jest ten mieczyk, oznacza poziom danej postaci, wykorzystywany, tak jak już mówiłem, przy radzeniu sobie z efektem poszukiwań bądź podczas ruchu. Tutaj taka tarcza jest to wartość zdolności przywódczych. One opisane to będzie później, ale zdolności przywódcze oznaczają przerzut. Ile kości możesz przerzucić podczas walki? Wezmę od razu tutaj postacie cienia też. I tutaj przy postaci cienia oczywiście też jest mieczyk. On troszkę inaczej wygląda. Tutaj taka tarcza też, to zdolności przywódcze trochę inaczej wygląda. Tutaj ten czerwony symbol, tu jest czerwony z kolei na kartach, tu na przykład Gandalfa jest taki zielony, oznacza, że ta postać po wprowadzeniu daje nam dodatkową kość. Tak jak powiedziałem wcześniej, gracz Wolnych Ludów może wprowadzić dodatkowo dwie postacie, które mu dadzą kość, znaczy wprowadzić dodatkowo, zamienić Gandalfa Szarego na Gandalfa Białego, natomiast obierze świata na Aragorna i uzyska wtedy dodatkową kość. I na kartach tych towarzyszy, których może zamienić, właśnie które może dodatkowo wprowadzić, jest napisany warunek ich zagrania. Tak samo jak na kartach sług cienia jest napisany warunek zagrania tychże. I teraz, co tu jest jeszcze? Każda też ta postać, ta wprowadzona, tak samo ma jakąś cechę. Pod spodem jest ona napisana. Ja tych cech tak nie będę omawiał, bo wiadomo, że musicie sobie poczytać kilka razy te karty i wam się to utrwali podczas po prostu gier. Dodam tylko, że bardzo łatwo to po kilku grach, czy w czasie gry nawet zapamiętać. Są to cechy. Te cechy są na przykład są takie wspólne czegoś, na przykład Gandalf Szary obierze świat, Boromir, Legolas, Gimli mają taką cechę jak Kapitan Zachodu, czyli dodają kość, jeśli uczestniczą w tej walce i tego typu rzeczy. To jest w zasadzie wszystko, co tych kart dotyczy. Oczywiście jest na tych kartach też jeszcze symbol narodu, do którego należy dana postać, czyli to, co powiedziałem wcześniej, jaki naród dany towarzysz może aktywować, gdy wejdzie do miasta lub twierdzy tego narodu, kontrolowanego przez ten naród ciągle. Okej, teraz opowiem o kartach wydarzeń. To będzie dłuższa opowieść. Karty wydarzeń, tak jak powiedziałem, mamy dwie talie. Każdy z graczy ma dwie talie. Talie postaci i talie strategii. I pierwsze powiem taką ogólną różnicę, jaka jest różnica pomiędzy tymi taliami, dlatego że później te karty są bardzo podobne.
każda karta, tak samo jest w przypadku gracza cienia, może wezmę, albo no, dobra, na razie tak przodem. Każda karta podzielona jest na dwie części, część górna, ten górny tekst, to jest tekst, jest opisane wydarzenie, czyli w tą kartę możesz zagrać, każdą kartę możesz zagrać jako kartę wydarzenia, wtedy liczy się ten górny tekst tutaj na niej, albo możesz taką kartę zagrać podczas walki i wtedy liczy się ona jako karta bitwy i wtedy liczy się ten dolny tekst tutaj na niej. Czyli każdą kartę możesz zagrać na dwa sposoby i zawsze masz zagwozdkę, bo masz fajne karty, które mają fajne wydarzenia. Możesz zagrać te wydarzenia, coś pozytywnego się stanie, ale z drugiej strony możesz zagrać tę kartę jako kartę bitwy, w czasie bitwy i to też ci tam coś da, jakoś pomoże. No i to jest ta zagwozdka, w której często będziesz. Najgorsza zagwozdka w tej grze to jak musisz odrzucić kartę, bo masz nadmiar. No to jest jedyny moment gry, którego nie lubię. I teraz tak. Różnica pomiędzy talią strategii a talią postaci jest taka, że generalnie talia postaci, wydarzenia w niej zawarte, albo ten dolny tekst, czyli gdy zagrywasz jako karty bitwy, bazują na postaci występującej, na jakiejś postaci. O co chodzi? Przeważnie, jeśli zagrywasz tę kartę jako kartę bitwy, to karty ty postaci umożliwiają ci jakieś bonusy podczas bitwy. Jeśli w tej bitwie uczestniczy jakaś postać czy dowódca, to zawsze jest tam wyszczególnione, za później to dokładnie opiszę. Natomiast karty postaci zagrywane jako wydarzenia przeważnie na przykład pomagają drużynie pierścienia, karty wydarzeń oczywiście wolnych ludów zagrywane jako wydarzenia. Pomagają drużynie pierścienia, mogą powodować, że ona się leczy i tego typu rzeczy. Natomiast karty stali strategii są bardziej ogólne i tutaj już karty stali strategii wykorzystywane jako karty bitwy, ta dolna część jest bardziej ogólna i daje ci jakieś tam też bonusy, ale z reguły mniejsze na przykład niż karta bitwy stali postaci, dlatego że nie mają tego warunku, że tam musi być już jakaś postać czy coś takiego. Z kolei karty stali strategii wykorzystywane jako karty wydarzeń, czyli jako zagrywane jako wydarzenia, te, które są napisane tu u góry, z reguły mają jakieś takie koneksje polityczne, powiedzmy, czy umożliwiają taką ogólną rekrutację gdzieś, jakiś wojsk i tego typu rzeczy. Z kolei w talii gracza cienia te karty z talii postaci gracza cienia zagrywane jako wydarzenia z reguły jakoś dokuczają drużynie pierścienia. Z kolei zagrywane jako karty bitwy, karty z talii postaci gracza cienia jakoś tam bazują na jego postaciach, jeśli uczestniczą tam powiedzmy w walce, a karty z talii strategii ogólnie są, tak jak powiedziałem, bardziej takie strategicznie pozwalają na jakąś rekrutację i tego typu rzeczy. I teraz tak. Omówię te karty teraz jako karty wydarzeń. Część dolną, czyli rozpatrywaną wtedy, gdy zagrywamy taką kartę jako kartę bitwy, omówię przy okazji omawiania walk i tych aspektów walki, bitew. I teraz tak, jak już powiedziałem, jako wydarzenie każdą kartę możesz zagrać wynikiem wydarzenia lub wynikiem odpowiadającym temu symbolowi tutaj. To ja muszę wyjść z poli, żeby się światło nie odbijało. Czyli w tym wypadku na przykład postaci, może też być tutaj symbol armii lub symbol mobilizacji. I teraz, karty, gdy zagrywasz kartę, to wydarzenie, jeśli karta ma jakiś warunek zagrania, to oczywiście ten warunek musi być spełniony. I teraz jest tak, niektóre karty zagrywasz na stół, czyli po zagraniu ich ta karta będzie leżeć na stole. I jeśli taka karta ma warunek zagrania, i ty oczywiście, żeby zagrać tą kartę, spełnisz ten warunek, zagrasz tą kartę i ona leży na stole, przeważnie te karty mają też troszkę niżej napisany warunek, kiedy ta karta schodzi ze stołu, czy na przykład kiedy w jaki sposób przeciwnik może odrzucić tą kartę. Jeśli ta karta jest napisana na tej karcie, na przykład, że przeciwnik, na przykład karta jest wolnych ludów i jest napisane na niej, że gracz cienia
może odrzucić tą kartę, by to zrobić, musi wykorzystać dowolny wynik na kości akcji i jakąś tam kartę na przykład, czy karty. Jeszcze na przykład musi odrzucić dodatkowo. To chodzi o to, że jeśli tak piszę, to odrzucenie tej karty traktuje się jako akcję, czyli leży karta na stole, jest na niej napisane, że musisz wykorzystać jakąś kość akcji, na przykład gracz dzieje, musi wykorzystać dowolny wynik na kości akcji i odrzucić z ręce, na przykład, mówię, są takie karty, po jednej karcie stali postaci, karcie strategii, to zrobienie tego przez gracza cienia jest akcją. Dalej, jeśli karta leżąca na stole ma warunek zagrania tej karty na stół i oczywiście ten warunek był spełniony, gdy żeśmy tą kartę zagrywali, ale karta leży na stole i warunek zagrania tej karty przestanie być spełniony, to ta karta schodzi. Jest to takie dziwne trochę rozwiązanie. Przeważnie zejście z tej karty będzie bardzo takie naturalne, jakby logiczne. Te warunki, gdy ona jest zagrana, gdy nie są spełnione, już jakby są oczywiste, że ta karta tym spadnie, ale są też takie karty, w przypadku których tak nie jest. I na to musicie pamiętać, że może być karta, w której będzie pisało warunki zagrania, czyli co ta karta powoduje i warunki, kiedy ta karta schodzi, ale oprócz tych warunków, kiedy ta karta schodzi, czy kiedy może zejść, to również, jeśli przestaną obowiązywać, przestaną być spełniane warunki zagrania tej karty, gdy należy na stole, to również tą kartę trzeba zdjąć ze stołu. Dalej. Karty wydarzeń, zagrywane jako wydarzenia, pozwalają jakby łamać pewne reguły. Znaczy w sumie ja bym nie powiedział, że to są nawet wyjątki, że pozwalają łamać pewne reguły, tylko to jest po prostu reguła, że na przykład jeśli karta wydarzenia pozwala ci rekrutować jakieś armie, możesz rekrutować te armie nawet gdy dany naród nie jest w stanie wojny, to znaczy czyli zagrać taką kartę i zrekrutować jednostki narodu, który nie jest w stanie wojny. Poza tym, używając karty wydarzenia, możesz zrekrutować jednostki w obleganej twierdzy. Normalnie wynikiem kości nie możesz tego zrobić, ta karta ci to pozwala. Czyli jest to bardzo, bardzo ważny element gry. Gdy już poznacie te karty, gdy będziecie wiedzieli, jakie karty mogą dojść, to zawsze będziecie czekać na tę kartę, macie obrażenie, giną wam tam jednostki, a tutaj karta spowoduje, że tam dołożycie, co no, ma to olbrzymie znaczenie. I teraz jest jedna sprawa, że karty, które pozwalają wam, to co teraz powiedziałem, że możecie mobilizować na przykład w twierdzach, nawet gdy są oblężone, to część na przykład kart może mieć napisane, ma napisane karty, które pozwalają na rekrutację, to na tych kartach czasami będzie napisane, w jakim regionie możesz to zrobić i może być na przykład konkretny region wymieniony, a czasem nie, na przykład załóżmy karta... Jest taka karta statki Cirdara i tam na niej pisze, że jeśli elfy są w stanie wojny, zrekrutuj dwie jednostki elfów regularne bądź elitarne w dowolnym regionie wybrzeża. Oznacza to, przy okazji powiem, że region wybrzeża to oczywiście każdy region sąsiadujący tu z zachodnim brzegiem mapy z całym tym morzem. I jeśli masz tą kartę i ona pozwala ci zrekrutować w dowolnym regionie wybrzeża, to zagrywając ją możesz zrekrutować dwie jednostki elfów, na przykład w Dol Amroth, mimo że Dol Amroth będzie oblegane przez Armię Cienia. I ta karta pozwala ci to zrobić. Oczywiście, jeśli byś przekroczył tam limit jednostek, akurat w przypadku obrażenia wynoszący 5 w twierdzy możesz się zmieścić, to nie możesz przekraczać tego limitu, ale można rekrutować w obleganej twierdzy, można rekrutować nawet jednostki narodu, który nie jest w stanie wojny. Inne rzeczy, które są ważne w przypadku kart. Gdy dobieracie karty z tej talii, tak jak powiedziałem w tej pierwszej fazie, jeśli któraś z tych talii się skończy, to po prostu nie dobieracie z niej karty. I to nie jest tak, że wtedy dobieracie dwie karty z pozostałej talii, tylko po prostu dobieracie jedną kartę z tej pozostałej talii. Karty w tej grze, które zostały użyte, nigdy już nie wrócą do gry. Czy coś jeszcze o wydarzeniach? Od razu powiem, że są tu jeszcze takie symbole dotyczące gry wieloosobowej w 3 czy bądź 4 osoby. Dodam od razu, że dla mnie jest to rewelacyjna gra 3 i 4 osobowa, ale w ogóle tego trybu nie będę omawiał, bo ani nie będę omawiał zasad tego trybu, ani nie będę się odnosił tutaj w kartach, dlatego że żeby zagrać więcej osób, musisz już mieć naprawdę kilka ładnych partii za sobą i musisz się płynnie w tej grze poruszać. Więc
nie będę omawiał takich tu takie symbole, które wykorzystuje się tylko w przypadku gry wieloosobowej. Tutaj tak zerkam do instrukcji jeszcze, bo jest mnóstwo takich małych rzeczy, o których po prostu zapominam, tłumacząc je. I jeszcze jest tak. Karty wydarzeń, gdzie zagrywasz, to oprócz tych rzeczy, które powiedziałem, czyli że właśnie takiej reguły, jak to, że karta umożliwia reputowanie tam obleżonej twierdzy, czy reputowanie jednostek narodu, który nie jest w stanie wojny, to oprócz tego musisz trzymać się wszystkich, zagrywając daną kartę, wszystkich reguł obowiązujących. Co to oznacza? Jeśli na przykład karta, jest taka karta, która pozwala ci, daję przykład taki konkretny, nie pamiętam nazwy karty, w każdym razie załóżmy, ma tu kartę gracz Wolnych Ludów i ta karta pozwala, że jeśli gracz cienia oblega graczowi Wolnych Ludów jakąś twierdzę, to mogę tą armię cienia zaatakować swoją armią z sąsiedniego regionu. I na tej karcie mniej więcej pisze tyle. Ale w takim wypadku armia, którą atakujesz, musi należeć do narodu, który jest w stanie wojny. To jest bardzo ważne. Zawsze, gdy będzie na karcie napisane, że możesz zaatakować jakąś armią, armia, którą wybierzesz, jeśli jest wskazana konkretna armia, ta armia musi być w stanie wojny. Tak samo, jeśli jakąś tą armią zaatakujesz, armię gracza cienia i ta armia tego gracza cienia należałaby do narodu, który nie jest jeszcze w stanie wojny, tak samo oczywiście przesuwasz mu znacznik na to, że polityki i to się dzieje, to oddziałuje, ma wpływ polityczny. Chociaż przyznaję, że w praktyce prawie chyba no nigdy, ja nie wiem, czy mi się zdarzyło w ogóle kiedykolwiek, żebym atakował armię cienia do narodu, którego on nie miał w stanie wojny. To chyba raczej się w praktyce nie zdarzy. Znaczy, oczywiście jest to możliwe i może się zdarzyć, możesz zrobić szybki atak na Isengard czy właśnie na, nie wiem, na Mordor. No, chociaż szybki atak na Mordor to chyba nie. W praktyce zobaczymy, ile tam jest jednostek. No ale może się zdarzyć, jest to w każdym razie możliwe. Teraz dalej. Jeśli zagrywasz kartę wydarzenia, to akcje na niej opisane są obowiązkowe, musisz je wykonać. Jeśli nie jesteś w stanie jej wykonać, bo nie możesz zrobić wszystkiego, to wykonujesz je na tyle, na ile jest to możliwe. Czyli jeśli na przykład karta pozwala ci zrekrutować jakąś jednostkę Wolnych Ludów na przykład i dowódcę, jeśli nie masz dowódcy, po prostu rekrutujesz tylko tą jednostkę. Dalej, coś sobie przypomnę. Aha, teraz ważna rzecz. Jeśli zagrywane są karty, w wyniku których następuje jakiś atak, i załóżmy, że w wyniku tej zagrasz kartę i przeprowadzisz atak na jakąś armię przeciwnika, to jeśli ta armia zginie, to giną w tej armii wszyscy, w przypadku Wolnych Ludów, gdyby to armia Wolnych Ludów była zaatakowana, to giną wszyscy dowódcy, którzy są z tą armią, ale wszystkie postacie, czyli wszyscy towarzysze, w przypadku gracza Wolnych Ludów, tak samo jak Nazgule i postacie, czyli sługi gracza cienia, zostają. Oni przeżyją, chyba że w tekście karty wyraźnie zaznaczyli, że w wyniku tego ataku giną też te postacie, czy tam sługi, czy towarzysze. Chodzi o to, że atak z karty, jeśli nie ma na niej napisane, że giną jakiekolwiek postacie, to nawet jeśli zginie cała armia, to te postacie nie giną. Tylko dowódcy giną, ale dowódcy Wolnych Ludów nigdy nie mogą być sami na planszy. Nigdy, w żadnym wypadku dowódca Wolnych Ludów nie może być sam na planszy. Wszelkie inne postacie, zarówno po stronie gracza Wolnych Ludów, jak i cienia, mogą być same na planszy. Powiem teraz o chyba jednym na pewno z najważniejszych aspektów gry, czyli aspekcie militarnym. Powiem o armiach, bitwach i tego typu sprawach. Z boku tutaj, nie wiem czy w kadrze jeszcze nie leży instrukcja, ja będę tak do niej zaglądał, żeby trzymać się pewnego porządku, żeby sobie to jakoś tam, żeby czegoś nie zapomnieć ważnego. Jeszcze raz przypomnę, że armie dzielą się na jednostki regularne, jednostki elitarne, czyli te konne. W przypadku gracza Wolnych Ludów mam też dowódców, odpowiednikiem dowódców po stronie cienia są Nazgule. I tak, ograniczenie wielkości armii w jednym regionie może być nie więcej niż 10 jednostek, dowolna ilość z kolei dowódców, dowolna ilość postaci, sług i tego typu sprawy.
Ograniczenie wielkości armii zawsze sprawdza się na końcu wykonywanej akcji. Jeśli na przykład byłoby jakieś wydarzenie, cień dużo takich ma szczególnie, że które pozwala wam ruszyć jakąś armię o kilka regionów, to ten ograniczenie wielkości armii jest sprawdzane tylko na końcu. Czyli on może przechodzić przez regiony, w które już mają tam na przykład 10 jednostek też, a on może przez nie przejść. Oczywiście to muszą być jego jednostki, nie może przejść przez jednostki przeciwnika, ale to już będzie na karcie wyszczególnione, na karcie, która umożliwia taki ruch. Teraz powiem może o... tak ogólnie teraz powiem o różnicy pomiędzy elitarnymi jednostkami a regularnymi. Powiem to szczegółowo później. Generalnie zasada jest taka, że te jednostki elitarne pozwalają dłużej trwać danej armii, co pozwalają na większą, ta armia ma większą siłę, bo za każdą jednostkę podczas walki, obojętnie czy elitarną, czy regularną, będziemy rzucać jedną kością, ale z kolei każdy jeden, a jednostka regularna schodzi jako jedno trafienie, jako jedna strata, elitarne jako dwie. Ja to później tak wytłumaczę dokładniej. W każdym razie one mają taką funkcję, że są troszkę silniejsze. Ta armia ma większą żywotność i większą siłę, im więcej jest jednostek elitarnych. Ale też tak samo im więcej jednostek elitarnych, tym ta armia jest silniejsza dzięki temu, że dużo kart zagrywanych jako karty bitwy podczas właśnie toczenia bitew i mają warunek zagrania, żeby w tej armii walczącej była jednostka elitarna. Teraz, jak rekrutujemy? Tak jak powiedziałem, zawsze gdy rekrutujemy, żeby zrekrutować z wynikiem kości dany naród musi być w stanie wojny. Oprócz tego zawsze możemy rekrutować w osadzie danego narodu, czyli tam, gdzie jest taki znacznik, obojętnie czy we wsi, czy w mieście, czy w twierdzy. Tylko ważne, że nie można rekrutować kością w twierdzy, która jest oblężona. Oprócz tego, tak jak powiedziałem wcześniej, już o to też przypomnę, że jeśli rekrutujemy dwie figurki, muszą być one rekrutowane w dwóch różnych osadach. Jeśli rekrutujemy z kolei kartą, z karty, to tam już na karcie jest wyszczególnione, gdzie możemy co rekrutować, ale tak samo zawsze możemy rekrutować dane figurki należące czyli figurki armii należące do danego narodu, możemy rekrutować tylko w osadach należących do tego narodu. Co to oznacza? Jeśli na przykład cień zajmie nam cały Rohan i wszystkie te pola będą już zajęte, na każdym z nich, przy okazji też powiem, to są takie, pokażę, w grze znaczniki kontroli. Po jednej stronie znacznik wolnych ludów, po drugiej znacznik cienia. Zawsze, gdy jakaś osada, czy miasto, twierdza, czy wieś zostanie zdobyta, to taki gracz bierze i kładzie, ten, który zdobywca, kładzie z znacznikiem wskazującym jego stronę na znaczniku osady, na tym terytorium. I teraz, jeśli by na przykład cały Rohan był zdobyty i tu każda z tych osób byłaby już, należałaby do cienia, prawda? Tu wszędzie tego już by tam nie było, już tu wszędzie by leżały te znaczniki, powiedzmy, załóżmy, że to tutaj też tam, nieważne. Chodzi o to, że to jest taki mocny, strategiczny motyw w tej grze. Chodzi o to, że ja tych jednostek już nie mogę rekrutować. Co z tego, że ja mam w stanie wojny, że mam jeszcze dużo, dużo jednostek w posiłkach, gdy ja ich nie mogę na przykład wynikiem mobilizacji rekrutować jednostek Rohanu, na przykład, nie wiem, na terenie regionu innego przyjaznego kraju, tam obojętnie czy elfów, czy narodu północy, czy Gondoru. Więc to raz. Teraz tak. Co jest ważne, że podczas wszelkich walk, gdy będą z gry eliminowane jednostki, czyli jakieś figurki, gracz cienia ma jakby nieograniczone posiłki. To znaczy, jeśli gracz cienia straci jakieś w wyniku walk, straci jakieś figurki, jakieś armie, one są odkładane do jego posiłków, gdzieś tam poza planszy i w późniejszym czasie będzie mógł je z powrotem zrekrutować. Natomiast w przypadku gracza wolnych ludów nie. Wszelkie jednostki gracza wolnych ludów, jeśli zginą, obojętnie dotyczy to wszystkich jednostek elitarnych, regularnych, dowódców, jeśli zginą, one są odkładane już zupełnie poza grę i nie mogą wrócić do gry. Jest jeden wyjątek od tej reguły, to znaczy,
Jeśli gracz, za każdym razem, gdy są ponoszone straty, gdy gracz Wolnych Ludów ponosi straty i ma i degraduje jednostkę elitarną do regularnej, bo przydziela na sobie jedno obrażenie. Ja to obrażenie później wytłumaczę, ale teraz tak muszę to powiedzieć. To w każdym razie, to jeśli degraduje elitarną ściąga, to ta elitarna ściąga już idzie poza grę, ale w tym momencie ma możliwość, by wziąć tą regularną już z tej puli gdzieś tam z pudełka, spoza gry, z tej puli, która już zginęła. To jest jedyny moment. Po prostu zawsze, po prostu w momencie, gdy degraduje jednostkę elitarną do regularnej, może wziąć tą regularną z tych już jednostek, które tam zginęły. A degradować jednostkę elitarną do regularnej może w przypadku dwóch akcji. Albo gdy po prostu gdy przydziela sobie obrażenia gdzieś tam podczas walki, albo podczas oblężenia, bo w tej grze, żeby oblężyć, żeby bitwa oblężnicza, czyli tak zwany w polskiej instrukcji zostało to przetłumaczone atak na mury, żeby przedłużyć o kolejną rundę, trzeba zdegradować, czy atakująca armia musi zdegradować jedną jednostkę elitarną do regularnej, czyli jeśli będzie to robił gracz Wolnych Ludów, może tą regularną wziąć już z tych strat swoich, z tych jednostek, które poległy. Wszystkie postacie z kolei, zarówno gracza Wolnych Ludów, jak i cienia, czyli te wszystkie sługi cienia, wszyscy towarzysze, gdy zginą, to zginą, są dead, nie ma, nie wracają. Oczywiście z jednym wyjątkiem, jakim jest Gandalf, który no, nawet gdy zginie Gandalf szary, to on wtedy może wejść do gry jako Gandalf biały. No ale to nawet nie jest wyjątek, to chyba jest reguła po prostu. Nieważne. Dalej. Co powiedziałem o rekrutacji. Przypomnę, że nie można rekrutować twierdzy, która jest obrażona, chociaż już chyba to mówiłem. Wszystkie Nazgule są rekrutowane w twierdzach cienia. Jeszcze jest właśnie ważna rzecz, że wszystkie postacie zarówno gracza Wolnych Ludów, jak i gracza cienia, i tak samo Nazgule i dowódcy Wolnych Ludów, oni jakby nie są zależni od polityki. Chodzi o to, że Nazgule, mimo że na przykład Nazgule należą do narodu Saurona, możesz je rekrutować tylko w twierdzach narodu Saurona. I mimo że naród Saurona nie będzie w stanie wojny, no to okej, nie będziesz mógł ich rekrutować wtedy jeszcze, ale na początku gry od razu, w początkowym rozstawieniu masz 4 Nazgule. I te Nazgule na przykład, załóżmy, masz Isengard, gracz cienia sobie wprowadzi Isengard w stan wojny, poleci tam Nazgulami i te Nazgule już mogą uczestniczyć w tej bitwie, czy w ogóle w wojnie, w atakach i tak dalej. Tak samo z kolei dotyczy to też gracza Wolnych Ludów. Gdyby na przykład spotkały mu się dwie armie gdzieś, połączyłby gdzieś dwie armie należące do dwóch różnych narodów i jeden z tych narodów, w którym nie należy, który jeszcze nie jest w stanie wojny, a drugi jest w stanie wojny. I jeśli w tym narodzie, który nie jest w stanie wojny, jest dowódca, to gdyby na przykład ta armia atakowała jakąś armię w sąsiedztwie, to jednostki, które należą do narodu, który nie jest w stanie wojny, nie mogą atakować, ale jego dowódcy już mogą. Oni już uczestniczą w walce. Dowódcy tak, dowódców to nie obowiązuje. Okej. Okay. Dalej. Ogólnie posiłki, czyli te posiłki, te armie, które stoją tu z boku, z których możemy rekrutować, są ograniczone dostępnością figurek. I to dotyczy gracza cienia, bo tak jak powiedziałem, raczej Wolnych Ludów te figurki w ogóle wchodzą poza grę, ale gracz cienia, te poległe, jeśli mu zginą jakieś armie, one z powrotem wracają do posiłków, ale jeśli gracz cienia byłby w sytuacji, i często w takiej sytuacji będzie, jeśli może doprowadzić często do takiej sytuacji, co jest bardzo dla niego niebezpieczne na przykład, i to jest nieraz prowadzi do, umożliwia jakby wygraną militarną Wolnym Ludom, dla przykładu, że zrekrutuje, ma na planszy już wszystkie jednostki, na przykład Saurona, to wtedy nie może ich rekrutować, nie może użyć w wyniku na przykład mobilizacji i wziąć jednostkę z jakiegoś regionu planszy i powiedzieć, że on ją rekrutuje tutaj. Nie może. I jeśli nie ma żadnych jednostek dostępnych w posiłkach, to nie może ich rekrutować. Okej. Okay. Powiem teraz o ruchu wojsk, ogólnie o armiach. Wcześniej już pokazywałem, jak ten ruch może wyglądać, że przy ruchu te armie można dowolnie dzielić
i to dowolnie, w sensie na przykład wykorzystujący ruch, wynik armii dla kości, prawda? A wezmę teraz cień, wykorzystamy armię, wykorzystując ten wynik, mogę ruszyć się dwoma armiami, bądź zaatakować jedną armią. Zastanawiam się, to wcześniej powiedziałem, nieważne, powiem teraz. Możesz się ruszyć dwoma armiami, tak jak mówiłem, dowolne mogą to być armie. Oczywiście musisz zachować te zasady dotyczące polityki, czyli jeśli masz ten naród, nie jest w stanie wojny, nie może przekraczać granic innego narodu, nie może atakować i tak dalej, ale możesz ruszyć się, możesz dowolnie podczas tego ruchu dzielić, czyli może być kawałek armii, jakieś jednostki z jednej armii, później gdzieś w innym regionie, gdzieś dalej na planszy może się ruszyć druga armia, mogą z jednej istniejącej armii możesz tworzyć dwie kolejne, czyli wyjść po kilka jednostek w jedną, w drugą stronę i tego typu rzeczy możesz robić. Jeśli są w tej armii, jeśli ruszasz się, o to jest ważne, jeśli ruszasz się wynikiem armii, to tak samo za armię, co rozumiesz przez armię? Rozumiesz to jakieś jednostki, które są na danym terytorium, łącznie z tą armią, wykorzystując ruch, jeśli ruszasz się tą armią, z tą armią mogą się ruszyć także wszystkie postacie, jakie tam są w danym regionie, czyli na przykład Nazgule, czy jakieś tam sługi, czy w tym wypadku jeden sługa, bo drugi się nie może ruszać, Saruman się nie może ruszać, czy ewentualnie oprócz Nazgule jest jeszcze Czaroksiężnik Zangbaru, czy w przypadku Wolnych Ludów, towarzysze, jeśli ruszasz armią i w tym regionie, gdzie jest armia, są na przykład jacyś towarzysze czy jakieś postacie, to możesz ruszyć od razu z tą armią, tymi postaciami, ale nie musisz. Tak samo gdy dzielisz jakoś tą armię, to dowolnie przydzielasz te postacie czy sługi do jednej czy do drugiej armii. Jest jeden warunek, że jeśli ruszasz armią, ale używając wyniku postaci, to w tej poruszanej armii musi być jakaś postać, czy to jest sługa, czy towarzysz, czy nazgul, czy dowódca. Tak samo, czy ruszasz, czy tak samo jak atakujesz, to w tej atakującej armii musi być postać. Teraz, co powiem o armiach? Chyba powiem o bitwach, jak się atakuje. Jak się atakuje w tej grze? Pokażę taki ogólny przykład, później będę różne inne rzeczy pokazywał. Mamy różne rodzaje ataku. Załóżmy, że tu mamy elfy. Przykładowa sytuacja. Tu mamy armię cienia. I teraz gracz cienia może wykorzystać wynik armii lub wynik postaci, w tym wypadku może, bo ma tu Nazgula, wynik postaci, by powiedzieć, że atakuje tą armią. Obojętnie, czy wykorzystuje wynik postaci czy armii, atak zawsze może wykonać tylko jeden. Nie można wykonać kilku ataków naraz. I teraz, gdy atakuje tą armię, to nie przenosuwa jeszcze tych jednostek tutaj na to pole, tylko mówi, że atakuje. I jak wygląda bitwa? Na początku obaj gracze zagrywają karty, jeśli chcą. Pierwszy decyduje się, czy zagrywa kartę gracz atakujący. Zawsze gracz atakujący decyduje pierwszy. I mówi, czy zagrywa kartę, czy nie, jako kartę bitwy. Czyli to wykorzystuje tą dolną jej część. Jeśli ją zagrywa, to załóżmy, że jakoś tam bierze kartę, załóżmy sobie, jeśli zagram. W tym wypadku akurat, załóżmy, że tam, nie wiem. Okej. Okay. Zagrywa kartę, kładzie ją zakrytą. Gracz wolnych lub przeciwnik, bo to przeciwnik, czyli broniący się, decyduje wtedy, czy on zagrywa kartę, czy nie zagrywa. Widzi tylko, do jakiej z talii należy zagrana karta przez przeciwnika, bo widzi zawsze z tyłu ten symbol. Teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Walka zawsze ma miejsce w regionie, w którym jest broniąca się armia. Tej armii atakującej jeszcze tu nie przesuwamy, ale za region, w którym jest walka, uważa się region, w którym się jest ta broniąca się armia. Teraz, załóżmy, że tam przeciwnik broniący się też coś zagrał, tu znajdę coś adekwatnego. No dobra. Teraz, jeśli przeciwnik zagrał kartę, no to odkrywamy te karty. No i teraz tak.
karty bitwy, prawda, tutaj w rogu, dolnym lewym rogu karty jest wartość inicjatywy. Jako pierwszą zawsze zagrywa się kartę o niższym numerze inicjatywy. Czyli tu mamy trójkę, tu mamy piątkę, zagrywamy trójkę, pierwsza jest rozpatrywana. Jeśli obie karty miałyby taką samą wartość inicjatywy, zawsze jako pierwszą rozpatruje się kartę obrońcy. No i teraz tak, mamy, czytamy, jakie mogą być te karty. Na karcie może być, tutaj na przykład jest tylko tytuł tej karty, zawsze jest jakiś tam tytuł, prawda? I od razu co ona robi? Nie ma żadnego warunku zagrania. Jeśli jest warunek zagrania, to on jest napisany zaraz tutaj pod tytułem tej karty i jest on napisany grubą czcionką. I żeby zagrać tą kartę, musisz spełnić ten warunek zagrania. I te karty przeważnie coś tam powodują, dają ci jakieś modyfikatory do rzutu czy podczas bitwy. Zaraz jeszcze wrócę do tych kart, dlatego że jeszcze coś powiem, ale następuje rzut bitwy, bo w tej grze podczas bitew mamy rzut bitwy, a następnie przerzut dowódców. I jest to ważne z kilku względów. Między innymi bardzo często, gdy dana karta dająca, zagrana jako karta bitwy, daje ci jakiś modyfikator, ale nie w całej walce, tylko albo w rzucie bitwy, albo w przerzucie dowódców. Czasem i tu, ale przeważnie tylko w jednej z tych części. Dlatego to jest ważne, żeby bardzo uważnie przeczytać tą kartę i zastosować w odpowiednim momencie. Czasem taka karta pozwala ci, karta użyta właśnie jako karta bitwy, pozwala ci wykonać dodatkowy atak. I może być na przykład na takiej karcie napisane, że wykonaj przed rzutem bitwy, wykonaj dodatkowy atak i natychmiast wprowadź w życie efekty tego rzutu. To znaczy, że na przykład jeśli gracz by zagrał taką kartę, wykonuje atak, wprowadza efekty, czyli efekty są zależne od tego, jaką wartość musi uzyskać, zaraz o tym powiem, i od razu na przykład może przeciwnikowi usuwać straty. Gdy wykonujemy rzut bitwy, czyli tak zagrywamy, jak już załóżmy, zagrywamy kartę, wykonujemy rzut bitwy, to rzut bitwy obaj gracze wykonują jednocześnie. W podstawce, tutaj w tej normalnej wersji, w normalnej wersji gry jest tylko 5 kości K6, dlatego że nigdy więcej niż 5 kośćmi nie rzucamy. Obojętnie jaka, gdy jest bitwa, gdy gracze rzucają kośćmi, obojętnie który z nich pierwszy rzuci, który drugi, i tak straty są przyjmowane jakby jednocześnie, czyli na końcu się rozpatruje. Natomiast każdy gracz rzuca jedną kością za każdą jednostkę swojej armii. Obojętnie czy jednostka jest regularna czy elitarna, ona daje jedną kość, ale zawsze rzuca się góra 5 kośćmi. Kośćmi bitwy, czyli tymi kośćmi K6. Nawet jeśli masz więcej jednostek niż 5, i tak rzucasz tylko 5. Czyli więcej jednostek umożliwia jakby dłuższą żywotność armii, jest ona w ten sposób tam silniejsza, dłużej będzie żyła. I teraz, jeśli zwykły atak, czyli taki atak, tak zwana bitwa w polu, wygląda tak, że po zagraniu tych kart obaj gracze rzucają tymi kośćmi i sukcesy to są 5+, czyli piątki i szóstki. Oczywiście uwzględniamy modyfikatory wynikające z karty. Jeśli na przykład na karcie pisze, na karcie cienia na przykład, że dodaj 1 do swojego rzutu bitwy. No to załóżmy, rzuciłem tak kośćmi. Okej, rozpatrzmy ten akurat przypadek. Znaczy, tutaj mam akurat z wersji tam rocznicowej, mam kości dla gracza cienia i dla gracza Bożych Ludów. Jeszcze raz to rzucę, żeby było jasne. Patrzymy, zagraliśmy takie karty. Ta karta na przykład warunek miała zagraj, jeśli suma zdolności przywódczych Nazgûli wynosi 2 lub więcej. I teraz, każdy Nazgûl ma 1 zdolności przywódczych. Zdolność przywódcza jest to cecha umożliwiająca po prostu przerzut. 1 Nazgûl to 1 zdolności przywódczych. 1 dowódca to 1 zdolności przywódczych. Każdy dowódca Wolnych Ludów ma 1 zdolności przywódczych i każdy Nazgûl ma 1 zdolności przywódczych. Jeśli w bitwie to uczestniczą jakieś postacie, czy to towarzysze, czy sługi cienia, to te postacie mają na swoich kartach napisaną wartość, ile mają zdolności przywódczych. Ta wartość jest określona tutaj, jeszcze raz pokażę, pod taką tarczą. Nie wiem, czy to się nie odbije za bardzo, ale jest tarcza. I teraz tak, w tym przypadku, w
A tej armii są dwa na z góry, czyli jest dwa zdolności przywódczych. Warunek zagrania tej karty: zagraj, jeśli suma zdolności przywódczych na z góry wynosi dwa lub więcej. Można było zagrać. I tu pisze tak. Odejmij dwa od sumy zdolności przywódczych na z góry, aby dodać jeden do wyniku wszystkich kości podczas swojego rzutu bitwy. To jest tekst tej karty. Czyli suma zdolności przywódczych w sumie wynosi 2. I tu pisz odejmij 2, czyli przerzut wynosi w tym momencie już 0, czyli nie będzie przerzutu. Iloma kośćmi rzucamy? Cień ma tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 jednostek, czyli rzuca maksymalną liczbę kości, czyli 5. Rzuca. Taki rzut uzyskał. Normalnie wchodziłyby 5 i 6, ale zagrał tu kartę, która mu dodaje 1 podczas rzutu bitwy, czyli wchodzą też 4. Te dwie kości weszły. Nie ma więcej na zguli, nie ma przerzutu. Gdyby miał tu więcej na zguli, na przykład miałby jeszcze, nie wiem, jednego na zgula, to by oczywiście jakąś kość sobie przerzucił, ale musiałby wtedy pamiętać, że już wtedy by mu wchodziły tylko 5 i 6, bo ten modyfikator dotyczył tylko rzutu walki, tak, czy bitwy. Rzutu bitwy. Teraz, gracz wolnych ludów z kolei zagrał kartę bez litości. Nie ma żadnego warunku zagrania. Pisze, jeśli podczas swojego rzutu bitwy lub przerzutu dowódców uzyskasz przynajmniej jedno trafienie, uzyskujesz jedno dodatkowe trafienie. Gracz wolnych ludów ma tu tak, dowódcę, a Nazgul i czy dowódca nie dają kości żadnej w bitwie, dają je tylko jednostki armii. Gracz wolnych ludów ma tu 3 jednostki armii, nieważne, że są to 2 elitarne, 1 regularna, 3 jednostki, czyli rzuca 3 kośćmi. Ma jednego dowódcę, czyli jeden z wolności przywódczych. Rzuca 3 kośćmi, wchodzą mu 5 i 6. Rzuca. Żadnego trafienia. Przerzutu ma jeden dowódca, jeden przerzut. Przerzuca. Żadnego trafienia. Niestety, tutaj ma... Gdyby ta karta się zmarnowała, gdyby uzyskał chociaż jedno trafienie, to dzięki tej karcie miałby dodatkowe trafienie. Ale załóżmy, że miał trafienie, wypadła 6, miał gracz wolnych ludów trafienie. Gracz cienia miał 2 trafienia dzięki tym swoim modyfikatorom. Wtedy obaj, jak się podnosi straty? Po pierwsze, jest taka reguła, że najpierw gracz atakujący ponosi swoje straty, pokazuje w jaki sposób poniesie te straty, a następnie gracz wolnych ludów. Bardzo często przeważnie będziecie robić to jednocześnie, tylko w momencie, gdyby to miało znaczenie, chociaż często będzie miało to znaczenie, to wtedy rzeczywiście atakujący pierwszy ponosi straty. Dlaczego może mieć to znaczenie? Dlatego, że jeśli masz usunąć stratę, to jedna strata to jest ściągnięcie jednej jednostki regularnej lub zdegradowanie jednostki elitarnej do regularnej, czyli 2 straty, gdybyś miał przypisać swoim jednostkom 2 straty, to możesz albo ściągnąć 2 jednostki regularne, albo jedną jednostkę elitarną. I zobaczcie, że ma to znaczenie, dlatego że popatrzmy na elfy. Mają tutaj 3 jednostki. Od razu powiem, że my rozpatrujemy jedną rundę bitwy, runda bitwy wygląda tak. Najpierw zagranie karty, jeśli gracze chcą. Pierwszy gracz atakujący, później broniący się. Później są rzuty bitwy, przerzut dowódców. Oczywiście przed rzutem bitwy, czasem po przerzucie dowódców mogą być jakieś dodatkowe rzuty wynikłe z zagranych wcześniej kart. Następnie jest poniesienie strat, a następnie gracze mogą... atakujący decyduje, czy kontynuuje atak, a obrońca się wycofuje. I chodzi o to, że jeśli ta walka może trwać kolejną rundę i kolejną, jeśli bitwa ma miejsce w polu, bo w przypadku oblężeń jest inaczej. I teraz wrzućmy do tych strat. Jeśli gracz wolnych ludów miał ściągnąć teraz dwie straty, to jest różnica dla niego, czy on może ściągnąć sobie jedną jednostkę elitarną, ale wtedy zostają mu 2 jednostki i w przyszłej rundzie bitwy rzuci 2 kośćmi. Jeśli natomiast, żeby ponieść 2 straty, ściągnie 2 elitarne, daje już do strat, przepadają z gry, a w ich miejsce weźmie, gdyby miał jakieś
w stratach jednostki regularne, mógłby wziąć się stamtąd, jeśli nie ma, musi je wziąć z posiłków i weźmie, czyli zamieni te dwie elitarne na dwie regularne, to w tym przypadku w następnej rundzie rzuci trzema kośćmi. Czyli ma znaczenie to, w jaki sposób usuwasz swoje, w jaki sposób przydzielasz straty. Ma to też duże znaczenie z kolei w przypadku oblężeń, bo tam widać, że po prostu w armii, która oblega daną twierdzę, ta armia potrzebuje jednostek elitarnych po to, by je degradować, by móc kontynuować to oblężenie. Okej. Załóżmy, że ci dostali dwie straty w ten sposób, sobie przydzielili. Ci mają, załóżmy, uzyskali jedno trafienie, wolny lud uzyskał jedno trafienie, no to mogą albo ściągnąć jedną regularną, albo ściągnąć sobie tego, zamienić go na regularnego, jakoś tam robią. Załóżmy, że ściągną, tutaj prowadzą tak. I teraz, po tej, przydzielili te straty i teraz atakujący decyduje, czy kontynuuje atak. Mówi, tak, kontynuuje. Jeśli przestaje atakować, to natychmiast bitwa ma koniec i tyle. Jest koniec walki, nic się więcej nie dzieje. Załóżmy, że atakujący mówi, że kontynuuje atak, wtedy broniąca się armia decyduje, czy walczy, czy się wycofuje. Wycofać można się tylko na sąsiedni wolny region, czyli przypomnę, czyli na wolny region to region, który nie ma żadnych osad kontrolowanych przez przeciwnika, ani żadnych wrogich jednostek. Jeśli ta armia, załóżmy, się wycofa, tak naprawdę obojętnie, czy ta armia się wycofa, czy zostanie całkowicie zniszczona, jeśli armia atakująca wygrała bitwę, załóżmy, że wygrała, jeśli atakująca armia wygrała bitwę, może, ale nie musi, wejść na ten teren, na którym była broniąca się armia. I teraz, jeśli tutaj byłaby jakaś osada należąca do tego, do gracza, który się tu bronił, to żeby przejąć tą osadę, atakujący musi tam wejść co najmniej jedną jednostką, żeby położyć na niej swój znacznik kontroli. Tu w tym wypadku akurat taki przykład, tu nie ma tej żadnej osady, ale gdyby była, to gdyby wygrał tą bitwę, musi, żeby ją zająć, tą osadę musi tam wejść. I teraz tak. Wchodząc może wejść tu całą armią, która uczestniczyła w walce, może wejść kawałkiem tylko, lub może wejść tylko częścią tej armii. On już sam decyduje. Ważna rzecz, o której zapomniałem wcześniej powiedzieć. Na początku bitwy atakujący gracz decyduje, czy w ataku uczestniczy cała ta armia z tego regionu, z którego następuje atak. Może zostawić część armii jako tak zwaną tylną straż. I chodzi o to, po co to się robi. Może być taka na przykład sytuacja, że są dwie armie, prawda, jedna, tak jak przed chwilą, nie? Tu jest armia cienia, a tu armia wolnych ludów. I może być tak, że na przykład załóżmy tutaj w tej armii jest obieży świat, a w tej, czy później Aragorn, nieważne, a w tej armii na przykład jest rzecznik Saurona. I teraz tak, załóżmy, że tych jednostek jest trzy, tak robię taki bardziej, zrobię realny, ten prawdziwy ten przypadek. I w tej armii jest, a w tej armii jest na przykład cztery. No niech tak będzie, okej. I teraz tak. Gracz cienia mówi, że atakuje tą armię. I dla gracza cienia bardzo dużym sukcesem by było, gdyby zniszczył tą armię, dlatego że zabiłby przede wszystkim tutaj obieży świata. A jeśli to już jest Aragorn, bo może, chyba, że to jest Aragorn, już może był wcześniej zamieniony na Aragorna i że to jest Aragorn. Ja mówię tak, chyba, że to jak się zamienia. Nie opisywałem sposobów, w który zamieniamy te postacie, dlatego że te sposoby są opisane po prostu na kartach postaci. Nie ma sensu, bym to mówił. Załóżmy, że to jest Aragorn. Załóżmy, że dzięki Aragornowi gracz ma dodatkową kość. I jeśli cień zabije tą armię, to zawsze, gdy atakuje się,
to zaatakowana armia, czyli ta, która się broni, jest zaatakowana w całości. Nie może powiedzieć, że gracz broniąc się nie może powiedzieć, że tam część jednostek nie uczestniczy w bitwie, czy że ta postać nie uczestniczy w bitwie. I ta, mówiąc, ja mówię, że ta armia jest zaatakowana w całości, mam na myśli wszystkie jednostki i wszystkie postacie zaatakowanego gracza, które są w tym zaatakowanym regionie. Czyli w tym wypadku byłoby bardzo cenne dla gracza cienia zabić tą, zniszczyć tą armię, bo jeśli ta armia zginie, to jednocześnie giną wszystkie te postacie, które z tą armią były. Jeśli w wyniku normalnego takiego ataku kością ginie armia, giną wszystkie znajdujące się w tej armii postacie. I teraz, ale gracz wolny cienia może być, ma tutaj też swoją postać, ma rzecznika Saurona, on daje mu też dodatkową kość. I dla niego jest trochę ryzyko, bo gdyby podczas tej walki jakimś cudem, mimo że ta armia jest teoretycznie słabsza, ale kurczę, gracz miał jakieś tam wolnych ludów, dobre karty, i gdyby zniszczona została ta atakująca armia, wtedy gracz cienia, kurczę, straciłby rzecznika Saurona w tym wypadku i straciłby kość, którą dawał mu ten rzecznik Saurona. Dlatego gracz cienia, czy obojętnie w każdej sytuacji atakujący gracz, może się zdecydować, że pozostawia tylną straż, czyli są to jednostki, które nie uczestniczą w walce. Nie można zostawić samej postaci na przykład nie uczestniczącej w walce. Jeśli jednostki, które są w tym regionie, atakują jednostki w tym regionie, to jeśli w tej atakującej armii ma zostać tylna straż, czyli jednostki, które nie uczestniczą, czy w ogóle figurki, które nie uczestniczą w tej walce, to musi zostać co najmniej jedna jednostka armii. Czyli nie może zostać sam Nazgul, czy same Nazgule, czy sam towarzysz, czy sam sługa ewentualnie. Po prostu, że musi zostać zawsze jedna jednostka i ewentualnie z nią, co najmniej mówię, jedna jednostka i z nią ewentualnie jakieś sługi, czy jakieś towarzysze. I teraz, po wygraniu, jeśli, tak jak przedtem pokazywałem ten przypadek, że jeśli załóżmy, że ta armia by wygrała, to na teren, który, na ten zdobyczny teren mogą wejść tylko jednostki te, które uczestniczyły w tej walce, czyli tylna straż nie może tam wejść. Nie może przejść, ona zostaje, ona nie brała udziału w walce i nie może tam dalej pójść. Natomiast spośród tych jednostek, które brały udział w walce, to atakujący decyduje, ile ich tam wejdzie, czy w ogóle jakieś wejdą i jak to zrobi, jak to rozwiąże. Teraz tak, powiem ważną rzecz, bo troszkę z innej bajki znowu, bo chyba nie powiedziałem bardzo ważnej rzeczy wcześniej, natomiast o kościach poszukiwań, nie kościach, tylko o kościach za towarzyszy, które dostajemy. To powiem tak trochę na marginesie, ale niestety teraz. Jeśli wprowadzamy do gry jakiegoś towarzysza, który nam daje kość, to tą kość, którą on nam daje, nie dajemy od razu sobie, nią nie rzucamy, tylko wykorzystamy ją dopiero od przyszłej tury. O ile ten towarzysz, czy tam dana postać, ciągle będzie żyła, bo może być tak, że wprowadzimy ją w jakiejś turze, ona w tej samej turze zginie. No to jak ginie, to już nie ma kości. Czyli tą kość, jeśli wprowadzamy jakąś postać do gry, która daje nam kość, to jej kość bierzemy sobie gdzieś tam z boku, wcześniej czekała razem pewnie na karcie tej postaci, która jest dopiero miała być zrekrutowana. Rekrutujemy tą postać, wprowadzamy do gry, bierzemy sobie tą kość i dajemy gdzieś tam z boku. Ona w następnym rzucie kośćmi akcji, w fazie rzutu kośćmi akcji, będzie wykorzystana i dopiero wtedy w nią rzucimy. Tak samo, jeśli zginie jakaś postać, która daje nam kość, mamy już tą kość w grze, postać ginie, idzie poza grę, a kość, którą ona nam dawała, stracimy dopiero podczas następnej tury, czyli w fazie tej odzyskiwania bądź dobierania odzyskiwania kości i dobierania kart. W tej fazie tak naprawdę albo dokładamy tą kość, która dochodzi w wyniku tego, że wprowadziliśmy jakąś postać i tak samo w tej fazie ściągamy kość, jeśli odpowiadająca tej kości postać zginęła. Ok, wracamy do armii. Teraz przedstawiłem przykład, który odnosił się do bitwy, tak zwanej bitwy w polu. Te bitwy wszędzie wyglądają mniej więcej tak samo. Różnica jest tylko przy twierdzach oraz to jest taka olbrzymia różnica, a taka delikatna różnica jest, gdy atakujemy miasto.
Dlatego, że atakując miasto w pierwszej rundzie tej bitwy, tylko w pierwszej rundzie bitwy, atakującemu wchodzą tylko szóstki. Normalny sukces w normalnych bitwach gdzieś tam w polu, powiedzmy, to wchodzą piątki i szóstki. Gdy atakujemy region i broniąca się armia jest w regionie z miastem, wtedy w pierwszej rundzie bitwy wchodzą tylko, atakującemu wchodzą tylko szóstki. Jeśli to armia, która jest w regionie z miastem, atakowałaby sąsiedni region, gdzie nie ma miasta, nigdy miasto koło miasta nie sąsiaduje, ani miasto koło twierdzy, czyli gdyby atak nastąpił z regionu z miastem, czyli tak naprawdę bitwa by miała miejsce w regionie obok, gdzie nie ma miasta, to i atakującemu, i broniącemu się wchodzą cały czas i piątki, i szóstki. Czyli teraz tak, atakując na miasto, tylko w pierwszej rundzie atakującemu wchodzą tylko szóstki, broniącemu się wchodzą piątki i szóstki. Dwa regiony, na całej planszy są dwa regiony, gdzie są fortyfikacje. Są to Brody na Isenie i Osgiliad. Brody na Isenie tu zaraz pod Ortankiem i Osgiliad zaraz przed Minas Tirith, odgradzającą ich od Mordoru jakby. I te dwa regiony to fortyfikacja, jest to region, którego funkcją jest dokładnie to samo, taka sama funkcja obronna jak miasta, czyli on powoduje, że atakując na fortyfikację, atakując region z fortyfikacją, atakującemu w pierwszej rundzie bitwy wchodzą tylko szóstki, broniącemu się piątki i szóstki. Oczywiście zawsze uwzględniamy wszystkie modyfikatory. Tu od razu powiem, że nieważne od modyfikatoru, jedynki w tej grze są zawsze pudłem. Jedynka to zawsze pudło. Teoretycznie mogła być sytuacja bardzo rzadka, gdy modyfikatory były, na przykład gracz Wolnych Ludów zagrał kartę, która mu daje plus 2, a gracz Cienia zagrał ma takie karty, gdzie obaj gracze dają sobie plus 2, więc na przykład więc teoretycznie gracz Wolnych Ludów miałby plus 4, jeśli atak byłby na przykład, nie wiem, już któraś runda walki tam przeciwko miastu, czy bitwa w polu, że wystarczyłby mu 5, 1 plus 4 ma 5, ale jedynka mimo wszystko jest zawsze pudłem, szóstka jest zawsze sukcesem. Teraz tak, tak jak powiedziałem, funkcją Osgiliad ma tylko funkcję obronną, tak jak miasto, to znaczy miasto oprócz funkcji obronnej ma to, że jest warte w ogóle dla przeciwnika 2 punkty zwycięstwa i w mieście można, miasto jest osadą, czyli można w nim rekrutować, ale obojętnie czy walka się odbywa w mieście, czy w regionie z fortyfikacją, czy w polu, są to na przemian rundy tych bitew. I one tak trwają, dopóki albo jedna armia nie zginie, albo atakując nie zaprzestanie ataku, albo obrońca się nie wycofa. Zupełnie inną bajką są oblężenia. Dlatego, że atakując region, w którym jest twierdza, broniąca się armia, ta, która ma kontrolę nad tą twierdzą, która jest w tym regionie z twierdzą, przy każdej rundzie bitwy może zdecydować, że wchodzi do twierdzy, łącznie z tą pierwszą, na samym początku, czyli w praktyce, jeśli atakujemy, na przykład, tak jak tutaj była taka sytuacja, załóżmy, że to jeszcze jest tak, załóżmy, że tu mamy w Helmowym Jarze są trzy jednostki tego Rohanu, tu mamy jakąś armię Isengardu i załóżmy, że gracz Cienia mówi, że atakuje tą armią, to pierwsze, skoro tu jest twierdza, to gracz Wolnych Ludów decyduje, czy te jednostki wejdą do twierdzy. Jeśli mówi, że tak, to umieszcza te jednostki na polu odpowiadającym danej twierdzy, w tym wypadku tam Helmowy Jar, a wtedy gracz Cienia przesuwa te jednostki stąd tu. Sam decyduje, ile tych jednostek tutaj wejdzie. Załóżmy, że pójdzie wszystkimi. I w tym momencie rozpoczyna się oblężenie, ale jakby bitwa jest przerwana. Czyli nie ma zagrywania kart. Jeśli jednostka wchodzi do twierdzy, zawsze to wejście jakby przerywa bitwę. No w praktyce to nie było bitwy. Ale mogła być, bo na przykład gracz Wolnych Ludów, przeważnie musiałby mieć tutaj wtedy więcej jednostek, jest taka właśnie zasada, że gdy
wchodzi się do twierdzy, limit jednostek, które mogą się zmieścić w twierdzy, to 5. Tylko 5 jednostek zmieści się w twierdzy. Dowolna ilość towarzyszy, czy sług, dowolna ilość, czy nazguli, czy dowódców, ale jednostek armii, obojętnych, czy elitarnych, czy regularnych, zmieści się co najwyżej 5. Jeśli byłoby tu więcej niż 5 jednostek, a ten broniący stwierdziłby, że wchodzi do twierdzy, to te nadmiarowe jednostki wracają do posiłków. Nie idą jako straty, tylko wracają do posiłków i będzie można je później jeszcze znowu rekrutować. Tak samo, od razu też wrócę troszkę, że gdyby w wyniku ruchu armii połączyły się dwie przyjazne armie na jednym terenie i pod koniec tej akcji byłoby więcej niż 10 jednostek na tym terenie, to gracz, który właściciel tej, a kontrolujący tę armię, prawda, musiałby usunąć te nadmiarowe jednostki, ale one nie idą jako straty, tylko z powrotem do puli posiłków. Czyli może być taka akcja, czasem się to opłaca zrobić, przeważnie zrobisz taki ruch, żeby nie usuwać tych armii, jak już masz tych jednostek, jak już masz je na planszy, czyli nie będziesz wchodził tak, by usuwać, ale notabene mogą być sytuacje naprawdę, w których może ci się to opłacać zrobić, żeby mimo wszystko ściągnąć z planszy po połączeniu i dać do posiłków. Teraz dalej. Tutaj, załóżmy, że jest taka sytuacja, wracamy do tych oblężeń. Jeszcze nie ma oblężenia. Załóżmy, że ta armia, tutaj ta armia atakuje tą i pyta się, czy ta armia wchodzi do twierdzy. Wtedy broniący powie, że nie, jeszcze nie wchodzę. Wtedy ma miejsce bitwa w polu, gdzieś przed tą twierdzą i rozgrywana jest na tych samych zasadach, co bitwa w polu. Ale po skończeniu każdej rundy atakujący pierwszy mówi, czy kontynuuje atak. Jeśli kontynuuje atak, to broniąca się armia mówi, czy walczy dalej w tym polu, czy się wycofuje. I może się pamiętać należy to, że gdy się armia wycofuje, musi się cała wycofać na ten sam region. I teraz wycofa się, tak jak mówiłem, może się tylko na wolny region, czyli gdyby tutaj nie było, załóżmy, że jest taka sytuacja, ta armia może powiedzieć, że wycofujemy się i póki twierdza nie jest oblężona, oni mogliby się nawet wycofać tu z boku. W praktyce oczywiście by tego nie zrobili, bo nie oddadzą twierdzy, bo twierdze mają największą wartość. Ale w każdym razie po każdej rundzie bitwy ta armia może wejść do twierdzy i to natychmiast kończy tą bitwę. Oczywiście gdyby ta armia weszła do tej twierdzy, to te nadmiarowe jednostki powyżej 5, czyli 1, 2, 3, 4, 5, te dwie idą z powrotem do posiłków. Gracz wolnych ludów, znaczy gracz broniący się w regionie z twierdzą może właśnie na początku nie wchodzić do twierdzy przede wszystkim po to, żeby wykorzystać już te nadmiarowe jednostki, które ma, żeby one tam coś tam zdziałały, a nawet jak poniesie straty, no to okej, on straci je, ale sobie wtedy po jakiejś tam rundzie stwierdza, że wchodzę do twierdzy i bitwa się przerywa. Załóżmy, że ta armia wchodzi do twierdzy. I następuje koniec bitwy, ale ta twierdza jest oblężona. I teraz, co się dzieje? Oblężona armia nigdy nie może, tak już wcześniej powiedziałem, przypomnę, nie można rekrutować w oblężonej twierdzy żadnych jednostek. Oprócz tego z tej armii nie można wyjść. Wyjść i nie mogą wyjść żadni towarzysze czy postacie, które by były w tej oblężonej twierdzy, chyba że to oblężona jest twierdza cienia i tam ona z góry mogą latać, mogą wylecieć z tej twierdzy. I teraz tak, żeby dalej kontynuować ten atak, to oblężenie, to atakujący, ten oblegający gracz, ten, który ma tą armię, która oblega, w tym wypadku tą armię cienia, musi znowu wykorzystać jakiś wynik kości, żeby zaatakować, czyli atakuje wynikiem armii lub wynikiem postaci, jeśli w tej armii są tam jakieś postacie, tudzież nazgule czy inne, załóżmy, że tu jest nazwą, leci sobie nazwą tutaj, nieważne, czyli można czy postacią, czy armią zaatakować. Jeśli do tego dojdzie, załóżmy tutaj gracz decyduje się, że atakuje tą twierdzę. W polskiej instytucji zostało to nazwane atak na mury. W angielskiej jest bodajże siege battle. No i może to w sumie dobrze to przetłumaczyli, znaczy atak to nie jest dokładne tłumaczenie, ale nieważne, ciężko było to inaczej przetłumaczyć. Nieważne, nie ma to znaczenia. W każdym razie jest ten atak na mury
to bitwa rozgrywana jest na takich samych zasadach, jak wcześniej pokazywałem, czyli jak ta bitwa w tym polu, tylko że z dwoma różnicami kolosalnymi. Pierwsza jest taka, że atakującemu zawsze wchodzą tylko szóstki. Oczywiście nieważny jest modyfikator. Znaczy, przepraszam, oczywiście uwzględnia się modyfikatory. Broniącemu się wchodzą piątki i szóstki. Broniącemu wchodzą piątki i szóstki. Też oczywiście uwzględnia modyfikatory z kart. Natomiast drugą różnicą, tą olbrzymią różnicą jest to, że gdy runda dojdzie do końca, to bitwa jest przerywana. Żeby atakujący mógł kontynuować tą bitwę, musi zdegradować jedną elitarną jednostkę, która bierze udział w walce, do regularnej. W ten sposób może kontynuować tą bitwę, przedłużać ją na wiele rund, tylko za każdym razem musi zdegradować jednostkę elitarną do regularnej. To jest różnica. W praktyce oznacza to, że takie oblężenia mogą trwać bardzo dużo. Są strasznie... zależy oczywiście, jak wielka jest, jaką siłę ma broniąca się armia, z jaką siłą atakuje... jaką siłę ma atakujący. O, przy okazji powiem, bo nie powiedziałem tego przedtem, że tak powiedziałem tylko, że podczas bitwy wrzuca się kością za każdą jednostkę. Określa się siłę armii. Jest to takie pojęcie jak siła armii, czyli iloma kośćmi rzuci dany gracz, a rzuci ta siła odpowiada ilości po prostu jego jednostek. I teraz okej. Teraz tak. Dalej. Tutaj, jeśli jest taka sytuacja, to opisałem, że powiedziałem właśnie, że atakujący może właśnie przy użyciu wyniku postaci tam armii zaatakować tą twierdzę. Później może degradując kontynuować tą bitwę. Natomiast gracz, który jest w twierdzy, może zrobić też tak zwany wypad, czyli zrobić atak z tej twierdzy na tą armię. Tyle, że co wtedy się dzieje? Jeśli ten gracz, który jest w twierdzy, zdecyduje się przeprowadzić taki atak, wtedy te obu graczom, zarówno temu, który był w twierdzy, jak i temu, w tym wypadku broniącemu się temu, który oblega tą twierdzę, wchodzą i piątki, i szóstki, bo to jest wypad z twierdzy i bitwa ma miejsce, jakby miała miejsce w polu. Tyle, że jeśli ten gracz, który ma te swoje wojska w twierdzy, przeprowadzi ten wypad, to on po jednej rundzie, gdzie po rundzie bitwy może stwierdzić, że z powrotem cofa się do tej twierdzy. Nie może wtedy wycofać się na sąsiedni region. On jest oblężony, on zrobi wypad i jeśli robi wycofanie, czyli przerywa atak, wraca do twierdzy. Nie może zaatakować armii, która go oblega, a później iść sobie dalej. Tak nie może zrobić. Dalej, inne możliwości. Można oczywiście, jeśli by tu załóżmy, ta armia cienia oblega tutaj twierdzę, a tu z boku mamy armię wolnych ludów. Ta armia wolnych ludów, gracz wolnych ludów może zaatakować tą armią, tą oblegającą armię. I wtedy znowu bitwa będzie przebiegała na zasadach bitwy w polu, czyli obu grającym i atakującemu i broniącemu się wchodzą i piątki i szóstki. Będzie ona trwała tyle rund, aż jedna z tych armii nie zginie, albo atakujący powie, że po jakiejś rundzie walki powie, że przerywa atak, tudzież broniący się w tym wypadku może się wycofać. Oczywiście, gdyby na przykład to była taka sytuacja, a tutaj też były jedno, na przykład to tak nigdy tam pewnie nie będą krasnoludy, ale gdyby były, to oni by się nie mogli tu wycofać, no to jeśli oni mówią, że kontynuują atak, to ci nie mogą się wycofać, bo nie mają gdzie. W takiej bitwie, gdy ta armia gra, tak jak w tym przykładzie, że wolne ludy mają tutaj w Helmowym Jarze, w tej twierdzy, armię, która jest oblężona, tu ją oblega armia Isengardu, a tu z boku atakują elfy, to przy tym ataku elfów armia, która jest w tej twierdzy, nie uczestniczy zupełnie. Czyli po prostu to, gdy z boku, to jest tak zwana odsiecz, przybywa ta armia i przybywa z odsieczą, ale w praktyce odsiecz jest zwykłą bitwą w polu, tylko uczestniczą w niej te jednostki tutaj i te jednostki oblegające armię. Armia, która jest w oblężonej twierdzy, nie uczestniczy. Tak samo, gdyby ta armia w takiej sytuacji, w oblężonej twierdzy, zrobiła wypad z tej twierdzy i tą armią stwierdza, tylko mogłyby te jednostki, które ją oblegają, to te jednostki, te, które są tam z boku, w sąsiednim regionie, się mają nijak, nie uczestniczą w tej bitwie. Gracz
kontrolujący oblegającą twierdzę jakąś armię może zdecydować zwyczajnie, że przy użyciu ruchu, że rusza się tą armią z tego regionu, w którym jest twierdza. Jeśli gracz ruszy się z tego regionu, nie pozostawi tam żadnych jednostek, po prostu wyjdzie z tego regionu do innego, natychmiast armia, która była w tej twierdzy, przechodzi z powrotem na to pole i nie ma już oblężenia. Oblężenie jest przerwane. Jeśli trwa oblężenie danej twierdzy, załóżmy tak jak tutaj, to armia, która jest oblężniczą armią, ta, która oblega tą twierdzę, może być wzmacniana, to znaczy do niej mogą dochodzić inne jednostki po prostu. Może gracz przy użyciu zwykłego ruchu dołożyć tutaj jednostki. Ta armia, która jest armią oblężniczą, ona jest w tym całym regionie, więc ją obowiązuje ograniczenie 10 jednostek. To tą armię, która jest w twierdzy, obowiązuje ograniczenie 5 jednostek. O, tu kolejny motyw powiem, który mi się teraz przypomniał. Gracz wolnych ludów może podczas fazy drużyny pierścienia, gdy może ujawniać drużynę pierścienia, może ujawnić ją w oblężonej twierdzy. Tak samo może opuścić wtedy oblężoną twierdzę. I teraz może być taka sytuacja, że na przykład podczas fazy drużyny pierścienia gracz wolnych ludów ujawnia drużynę w tej oblężonej twierdzy, w regionie z oblężoną twierdzą, ona jest w tym regionie, a podczas akcji, podczas wykonywania akcji, ten gracz użyje wyniku postaci i wyjdzie z tej drużyny pierścienia jedną bądź kilkoma postaciami, tyle że wtedy te postacie nie mogą opuścić tego regionu z oblężoną twierdzą, tylko wtedy one są automatycznie przenoszone do tej twierdzy. I to jest na przykład sposób, jak wzmocnić tą twierdzę, by na przykład właśnie, bo postacie takie jak właśnie Gimli, czy tam Legolas, czy Boromir mają taką cechę Kapitan Zachodu, która powoduje, że dodają kość podczas walki. Oprócz tego mają zdolności też przewódcze. Czyli tak jak mówię, nie mogą oni już opuścić tego regionu, ale mogą wchodzić wtedy do twierdzy. Drużyna pierścienia może sobie później gdzieś w następnej fazie, czy może iść dalej. W ogóle drużyna pierścienia, gdyby na przykład była taka rzeczywiście sytuacja i ta drużyna jest tutaj w tym regionie, gdyby podczas jakiegoś ataku w końcu, tak jak tutaj ten Isengard zdobył tą, jednostki Isengardu zdobyły tą twierdzę, wszystkie jednostki w tej twierdze, wszyscy towarzysze giną, ale do tej figurki ma się to nijak. Ona nic, na nią w ogóle nie działają, żadne armie, nic. Ona jest w tym regionie, gdzie jest walka, ale ona ma się... Tutaj nie ma żadnego wpływu i oni nie mogą jakoś zginąć, czy coś takiego. To jedna rzecz. Dodam tutaj też, że jeszcze wrócę, jak omawiałem, że walkę ogólnie nawet w polu czy gdzieś i mówiłem o tej tylnej straży, że zawsze atakujący może zostawić tylną straż, to trzeba pamiętać o tym, że jeśli do ataku użyty został symbol postaci na kości akcji, a wydzielamy tylną straż z atakującej armii, to ta armia, która w tej atakującej armii musi być co najmniej jedna postać, nazwą, towarzysz, zależy. Ale musi, jeśli tym wynikiem atakujemy, to musi taka postać tam w tej atakującej armii być. Teraz kolejna sprawa. Jeśli jakaś osada, obojętnie wioska, miasto czy twierdza jest niebroniona zupełnie, to można ją zdobyć po prostu wchodząc na nią. I teraz może być na przykład teoretycznie taka sytuacja, że mamy tutaj armię cienia, prawda? I jednym wynikiem armii gracz cienia może ruszyć dwoma armiami. I wtedy pierwsza armia idzie tu, a druga armia na przykład idzie tu od razu, zdobywa kontrolę, tutaj nie zaznaczyłem wcześniej, powinna być, o, zdobywa to i to, czyli samym ruchem. I ten ruch nie jest wtedy liczony jako żadna, jako bitwa, nie jest to atak. Po prostu jest to przejęcie kontroli i bardzo często w tej grze tak się zdarza, bo no, zobaczycie podczas rozgrywek. W każdym razie, jeśli jest coś niebronione, to zwyczajnie ruchem się to zdobywa. Tak samo, gdyby była taka sytuacja, na przykład, o, tu by była armia cienia, załóżmy.
i można, gracz cienia zagrałby tam kartę, która pozwala mu, w takiej sytuacji jak tu jest, która pozwala mu przejść na przykład o 3 pola, załóżmy, on może przejść tak, raz, dwa, trzy i wszystkie pola, przez które przechodzi, jeśli są puste, automatycznie oczywiście zdobywa kontrolę nad nimi. Jeśli byłyby tu jednostki przeciwnika, to oczywiście nie mógłby przez te pola tak przejść, ale chodzi o to, że już tym jednym ruchem, jeśli przechodzi przez pustą osadę przeciwnika, to po prostu zdobywa nad nią kontrolę. Jeszcze przypomnę, mówiłem to już przedtem, ale jeśli oblegasz twierdzę przeciwnikowi, to region, w którym oblegasz tą twierdzę, jest dla ciebie wolnym regionem. I jeśli na przykład dochodzisz tam jednostkami, wzmacniasz to oblężenie, czyli dokładasz swoje jednostki do tej armii, którą oblegasz tą inną armię, no to to jest jeden ruch armią, jeśli robisz to wynikiem armii, możesz gdzieś tam ruszyć się też drugą armią. Teraz powiem też taki inny, taki ciekawy w ogóle przypadek i możliwość. Chodzi o to, że i związany właśnie z oblężeniami. Chodzi o to, że ruch, tak jak już wcześniej powiedziałem, akcję uważa się za zakończoną, gdy wszystkie, na przykład jeśli można zrobić dwa ruchy, gdy oba ruchy są zakończone, tak samo limit wielkości armii sprawdza się na końcu ruchu. I to oznacza, że tutaj mamy taki przykład, gdzie dzielna armia Gondoru oblega Minas Morgul. Tutaj jednostki z Minas Morgul poszły do armii, na takie pole cienia, że są oblężone. A tutaj z boku jest kolejna armia Gondoru. Teraz tak, gracz Wolnych Ludów w tym momencie ma już mega ciśnienie, chce tu iść dalej, chce zdobyć Barad-dûr, tudzież jakieś Murannon, nieważne. Więc chciałby iść dalej. Chciałby iść oczywiście jak najmocniejszą armią, a tutaj mieć jak najmocniejszą armię, więc tak samo. Więc jednym wynikiem armii można by zrobić tak, że ta armia idzie tu, dalej, cała, a ta armia idzie tu i bez przerwania oblężenia. Nie było przerwania oblężenia, dlatego że tutaj trochę to tak wyglądało, jakby mogło być, bo przecież armia wyszła, więc tu nie było żadnej armii, ale chodzi o to, że w praktyce, że można było pierwsze te figurki stąd przesunąć tu, a później stąd przesunąć tu. Że nawet gdyby te figurki po przesunięciu tutaj był przekroczony limit wielkości armii, to dopiero ten limit sprawdza się po całym ruchu, czyli można było tak zrobić. Nie ma przerwania oblężenia, oblężenie dalej trwa. Jest to ważne i szczególnie to jest tak szczególnie ważne właśnie w tym regionie, gdyby ktoś zdecydował się robić blitz w Mordorze. Opiszę teraz specjalne żetony poszukiwań. Te żetony niebieskie, czyli żetony, które może gracz Wolnych Ludów może wrzucić do puli poszukiwań, oznaczają, że po wylosowaniu ten żeton po prostu super Wolnym Ludom się udało, zero, nic się nie dzieje. Ten to jest najlepszy możliwy żeton dla Wolnych Ludów, czyli on zmniejsza zepsucie tutaj. Oni się leczą o 2. I to jest najlepszy możliwy żeton, dlatego że to nie jest wtedy ciężarem brzemienia, tylko to jest zmniejszenie zepsucia. Tak samo jak to jest zmniejszeniem zepsucia, tylko tutaj o 1, tutaj o 2, czyli przesuwamy ten wskaźnik zepsucia, załóżmy, że był na 5, wylosowaliśmy, podczas poszukiwań został wylosowany ten żeton, idealna sytuacja, zmniejszamy o 2 zepsucie. Natomiast te czerwone żetony, no to one są w miarę jasne, to znaczy każdy z nich, ten mały symbol w rogu, to jest symbol zatrzymania, każdy z nich po prostu powoduje, że drużyna się nie ruszy. Przypominam, że te żetony w specjalne są w tej puli poszukiwań dopiero jak drużyna jest na torze Mordoru, więc każdy wylosowany taki żeton powoduje, że drużyna się nie ruszy. Oko, no to tak jak normalne oko, czyli w tym wypadku na torze Mordoru powoduje, że ciężar brzemienia wynosi tyle, ile jest kości w polu poszukiwań. Tu wiadomo, natomiast to jest po prostu rzut kością. Gracz cienia po wylosowaniu tego żetonu rzuca kością i tyle, ile jest wynik, tak tyle wynosi ciężar brzemienia. I dla ten żeton, tak dodam jeszcze, że ten żeton z kością jest traktowany jak ponumerowany żeton. Tam gdyby była jakaś tam karta, bo czasem są zagrywane różne karty, które powodują losowanie żetonów, że więc on jest traktowany jak ponumerowany żeton, tylko że z wartością, którą się uzyska po rzuceniu kością.
Okej, okay, to chyba już wszystko, to znaczy wszystko, co powiedziałem, bo na pewno pominąłem różne rzeczy, po prostu ja to wszystko znam, ale pamięta się o tym w momencie, gdy dana sytuacja zaistnieje na planszy, więc na 100% coś pominąłem. Mam nadzieję, że nie jakieś ważne rzeczy. Tak czy inaczej, jeszcze raz zachęcam Was do przeczytania instrukcji. No, nie jest możliwe według mnie zagranie w tą grę tylko po oglądnięciu tego materiału wideo, chyba że nie wiem, obaj gracze oglądną go kilkukrotnie, po czym rano zasiądą do gry i sobie będą co chwilę przerywali grę i zaglądać do instrukcji, ale i tak nawet nieznajomość tej instrukcji, gdzie co jest, to będzie powodowała, że raczej się nie da. Jeszcze jedna sprawa jest taka, że bardzo, bardzo zachęcam Was do tego, że jeśli nawet rozegracie już kilka partii, nawet tam nie wiem, 5 czy 10, jeszcze raz sobie wtedy przeczytajcie instrukcję, dlatego że po pierwsze będzie to bardzo łatwo się Wam wtedy czytało, gdy już znacie grę, ale cel tego jest taki, że zawsze po tych nawet tych, nie wiem, 10 czy czasem kilkunastu partiach, czy nawet teoretycznie po wielu, zawsze coś znajdziecie, co żeście robili źle lub czego żeście nie robili. Na przykład nie robiliście, zapomnieliście o jakiejś tam zasadzie, czy jakimś, no czymś, o czym po prostu, czego nie braliście pod uwagę. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że będzie Wam się grało super. Szczerze, mam nadzieję, że będzie Wam się grało rewelacyjnie, bo super w przypadku tej gry to za mało.